Agnieszka Osiecka Salon gier. Czyta Barbara Kobrzyńska. Rozdział pierwszy. Było jej przykro. Przez całą zimę chodziła w starych Adidasach, żeby móc wyjechać na te wakacje. A teraz co? Leży na piasku sama, bawi się suchym wyblakłym kamykiem i najwyraźniej zbiera się jej na płacz. W dodatku dziś rano przed namiotem zobaczyła martwego ślimaka. Niechybnie zły znak. No nic. Trzeba to jakoś przemóc. Ma dopiero siedemnaście lat, a tyle już za nią tych złych znaków i tych lodowatych, krótkich dreszczyków, ni to spazmów, ni to niedobrych przeczuć. Mijały prędko, ale za każdym razem zostawiały jakiś zamazany ciemny ślad, jak od zepsutego długopisu. Albo to imię Lorentyna. Rodzice musieli być w świetnych humorach, kiedy wybierali jej to dziwne, obco brzmiące imię, ale dla niej zostały same komplikacje. Babcia mówiła na nią Lorcia, ale babci wszystko wolno. W szkole była oczywiście Lorką, ale ten, na którym najbardziej jej zależało, jedyny blondyn w całej klasie, mówił do niej Lora. Zresztą nie ma o czym mówić, wszystko jest między nimi dawno skończone. Poza tym od jakiegoś czasu chciałaby, żeby nazywano ją Tiną, nie ze względu na Tinę Turner, ale w ogóle brzmiało to jakoś dorośle i odrobinę tajemniczo. Narzucało wizję kobiety szczupłej, a nawet zwiewnej. Tymczasem z tą zwiewnością sprawa przedstawiała się nie najlepiej. Lorentyna krytycznie przyjrzała się swoim nogom i okrągłemu, dziecinnemu pępkowi. Jeszcze parę lat temu na wszystkich zdjęciach wyglądała wręcz denerwująco, nosiła wszystkie cechy pulpeta. Teraz, na szczęście, dzięki pokrzywowej diecie Joanny, sprawy przedstawiały się znacznie lepiej. Ach. Ach, ta Joanna, ileż Lorentyna jej zawdzięczała! Ściągawki z fizyki, pierwszy kontakt z trawą, wizyta u dorosłego mężczyzny imieniem Miki, wyzwolenie spod tyranii Gośki, a nawet to, że w końcu wszyscy zaczęli nazywać ją po prostu Lorentyną. To Joanna, wszystko Joanna. Nie. Teraz Lorentyna nie chce o niej myśleć. Joanna ją zdradziła, nie ma jej i długo nie będzie. To przez nią te samotne długie wakacje i to nieznośne drapanie w gardle. Lorentyna gniewnie odrzuciła wyblakły smętny kamyk i z determinacją przewróciła się na plecy. Słońce wałęsało się między białymi, niechlujnymi kosmykami chmur, jak złota spinka do włosów. Czy należy opalać się nago? Decyzję trzeba było podjąć natychmiast. Jeśli dziś zostanie w kostiumie, to potem całe ciało będzie miała w paski. Poza tym jej piersi nienawykłe do słońca, później kiedyś raptownie odsłonięte, mogą przejść w strząs termiczny. Tak w każdym razie twierdziła Joanna. Znowu ta Joanna, dosyć tego. Lorentyna uniosła się na łokciu i szybkim ruchem zrzuciła kostium. Było ciepło. Młody brzoskwiniowy puszek na jej udach i ramionach spokojnie czekał na słońce. Rudawy piesek wyrwał się z sąsiedniego grajdoła i truchtem ruszył w stronę morza. Po drodze trącił ją wilgotnym noskiem i zatoczył się śmiesznie jak bąk. Po chwili słyszała już, jak z zapałem szczeka na fale. Może pora popływać? Czuła, jak na jej plecach zbierają się koraliki potu. Przymknęła oczy. Wąską kolejną ręcznika nieśpiesznie paradowała biedronka. Boża krówko leć do nieba, przynieź mi kawałek chleba. Przeciągnęła się nieśmiało, jak dziecko w nowym łóżeczku. Może nie będzie tak źle. Przecież Joanna nie ma monopolu na szczęśliwe wakacje. Ale Lorentyna nie wie, jak długo spała. Najpierw śniły jej się kafelki, wszystkie obrzeżone delikatnym, jakby haftowanym wzorem. Później kafelki zamieniły się w pocztówki i same ustawiły się w porządne, długie rządki. Takie pocztówki przysyłała mama, kiedy wyruszała w swoje dalekie podróże. Babcia czytała te kartki uważnie, potem odkładała na bok. Niech sobie tam Anka odpocznie od tego wszystkiego. Lorentyna nie lubiła pocztówek. Na szczęście pachnący wiatr rychło je rozwiał, a na ich miejscu pojawił się znajomy rudy piesek z czarnym noskiem. Piesek zaczął rosnąć, i wkrótce Lorentyna poczuła, jak rudy głaszcze ją po głowie, a potem przytula nos do jej ramion i łagodnie, spokojnie zaczyna się układać do snu. Po chwili okazało się, że ma skrzydła. Była to obszerna, wygodna płachta, jakby znana z jakiegoś innego snu. Czerwona, lekko przeźroczysta i nakrapiana, niczym rozwinięte skrzydło olbrzymiej biedronki. Najwyraźniej było spragnione lub głodne i chciało się pożywić, ponieważ przylgnęło do pleców Lorentyny i zaczęło łagodnie zgarniać i połykać maleńkie krople potu, które pojawiły się na jej skórze. Przypomniało to łaskotki, ale nie było nieprzyjemne. Szkoda tylko... Szkoda tylko, Lorentyna bardzo chciała dokończyć jakieś zdanie, ale czuła, że we śnie jej się to nie uda. Muszę stąd wyjść, pomyślała i zerwała się gwałtownie. Tuż przed sobą. Przerażająco blisko ujrzała zdumione oczy obcego mężczyzny. Trwała nieruchomo w jakimś dziecinnym, niezgrabnym przyklęku i wpatrywała się w oczy równie bezradnego mężczyzny, chłopca. Domyślała się, że to on przed chwilą ją całował i że pomylił ją z inną dziewczyną, ale jeśli nawet tak było, to jego zachowanie uznać należało. No właśnie, za jakie uznać należało jego zachowanie? Chyba co najmniej za dziwne. Albo może za straszne, za potworne. A może należało uderzyć go w twarz? Ba, ale czy to nie byłoby zbyt pompatyczne? Uderzyć nagiego człowieka w twarz? Jedno jest pewne, że nawet do znajomej dziewczyny, która dopiero co zdążyła usnąć pod skrzydłami biedronki, porządny mężczyzna nie skrada się cichutko, nie kładzie się przy niej i nie zlizuje kropelek z jej ramion o tak na dzień dobry. Mężczyzna ładnie pachniał. Myśli w głowie lorentyny snuły się coraz wolniej, jak stróżki płynnego miodu. Oczy mężczyzny też zaczęły się uspokajać. Były granatowe, ciemniejsze od nieba. Kości policzkowe, skośne jak u smagłego Chińczyka, a włosy brązowe, poddające się lekko wiatrowi. Ramiona, ręce i piersi także brązowe, prawie jak włosy. Musiał już dawno być nad morzem typowy mister Czekoladka albo jakiś nierób, typ ratownika intelektualisty. Lorentyna uśmiechnęła się jakoś psotnie. Mógł mieć 30 lat, może 35. Czasem trudno jej było rozpoznać wiek dorosłych. Wydawali się jedną bezkształtną masą składającą się z powiedzonek, ubrań i papierosów. To jednak, że nie mówił nic, upodobniało go do chłopaka. No, bo cóż tu powiedzieć? Lorentyna nie zdziwiłaby się, gdyby wydukał jakieś przepraszam, ale i to mogłoby mu się wydać bez sensu. Jej też. Więc lepiej już nic nie mówić. Takie i podobne myśli. Musiały mu przecież przelatywać przez głowę, Lorentyna była tego pewna. Już w dzieciństwie umiała się bez słów domyślić, co ktoś czuje lub co by powiedział w takiej czy innej sytuacji. Umiała przy odrobinie skupienia postawić się w czyjejś roli. Potrafiła zrozumieć nawet kogoś, kto jej nie lubił, była z tego znana. Kiedyś słyszała, jak jakiś znajomy mamy powiedział masz inteligentną córkę, a mama roześmiała się i odparowała. W każdym razie ma swój sprycik. Nie powinnaś sama chodzić na plażę, powiedział mężczyzna matowym, niepewnym głosem, niezbyt chyba podobnym do jego głosu na co dzień, tego, którym mówi w biurze, w sportowej szatni czy gdzieś tam u siebie. Lorentyna grzecznie kiwnęła głową i nagle poczuła miłe, pozbawione trwogi zmęczenie. Leniwie odwróciła się od granatowych oczu mężczyzny i położyła się na brzuchu. W milczeniu przyglądała się zapiaszczonej koleinie ręcznika. Biedronka wciąż tam była. Rozpościerała czerwonawe skrzydła i szykowała się do lotu. Obserwujesz biedronki? Powiedział mężczyzna i położył się obok. Wtedy opowiedziała mu nieskładnie swój sen. Czerwone skrzydło na pewno miało związek z tym, jak się poznali, ale jaki? Nie chciało jej się tyle mówić. W każdym razie dobrze by było obejrzeć je pod mikroskopem, skonkludowała. Granatowy nie odpowiedział. Może spał, jak duże nieruchome zwierzę. O Lorentynie nie można było powiedzieć z całą pewnością, żeby spała. Przebywała w jakiejś przeźroczystej przestrzeni między niebem a mączystym piaskiem plaży. Słońce prażyło coraz mocniej i nagrzewało jej suche słomiane włosy nieokreślonej długości. Może będę chora, pomyślała z nagłym przypływem radości. Lorentyna od dziecka lubiła chorować wiązało jej się z tym błogie wspomnienie – mama. Leżało się w upalnej gorączce, na przykład w Anginie, odbywało się jakieś zawiłe, purpurowe podróże, a mama mozoliła się z prześcieradłami. Mama była wysoka i popielata. Wprawnymi ruchami wąskich rąk wyciągała spod Lorentyny zmiętą, przegrzaną pościel i rozpościerała nową, chłodną i białą. Czasem, kiedy Lorentyna była naprawdę słaba, mama mówiła – weź mnie za szyję – Wtedy można było skwapliwie wtulić się w nią w bezpiecznym uścisku, a kiedy opadło się na dół, nowe prześcieradło już było na miejscu. Raz, gdy Lorentyna niezgrabnie się osunęła, prześcieradło zakołysało się jak hamak, a mama powiedziała: To nic, wyobraź sobie, że jesteś na łodzi. Tak sobie czasem Lorentyna myślała w tańcu. Dobrze było być z mamą, dobrze było jej dotykać, ale to nie było takie proste. Podróżowała, zamykała się w sobie, Mówiła, ty jesteś taka, ja jestem taka. Lubiła wydłużać dystans. Raz, kiedy miały spędzić sylwestra we dwie, w mamy planach coś się zmieniło i Lorentyna zamiast pachnącej makowej strucli zastała w domu talerz pełen włoskich orzechów i marcepanowych wiśni i list, który nic nie znaczył. Ona w taki ładny sposób umie być nieobecna, powiedziała kiedyś zgryźliwie siostra ojca, która niczego nie umiała mamie wybaczyć. Tymczasem, jak podejrzewała Lorentyna, mama była prawdziwą damą. Spytała kiedyś o te rzeczy kucharkę na koloniach, na tych jedynych w życiu koloniach, na których dostała kokluszu. Kucharka powiedziała, że dama nosi kapelusz, a zwykła kobieta chustkę. Mama nie śmiała się z tego rozróżnienia i po co zawracasz sobie głowę nieistotnymi rzeczami. Zabrzmiało to chłodno i opryskliwie. Lorentyna zaczęła podejrzewać, że w życiu mamy ona sama jest nieistotną rzeczą. Dobrze jednak było rozmyślać sobie o tym wszystkim w półśnie. Dobrze było mieć leciutką plażową gorączkę i dobrze było pachnieć, tak jak mama, młodymi, niedojrzałymi migdałami. Lorentyna wiedziała, że nie ma się czym chwalić. Jest dzieckiem lat osiemdziesiątych, samotnym i obrzuconym przedmiotami. Ale z tej jednej sprawy była dumna ze wspólnego z mamą zapachu. Czy wiesz, że zapach jest dziedziczny? A czy wiesz, co to jest ptasia część świata? Odpowiedział pytaniem na pytanie mężczyzna. Nie wiem, mruknęła zaciekawiona. Może ci kiedyś o tym opowiem. Lorentyna przyjrzała mu się uważnie, zarumieniła się. Jakoś przedtem nie myślała o tym, że jest nagi. Myślała grzecznie o jego oczach. Odwróciła się, a on wstał i pośpiesznie pobiegł w tę samą stronę, z której przyszedł. Słyszała, jak trzasnęły suche patyki na wydmach, a kiedy uniosła głowę, nie było go już widać. Postanowiła się wykąpać. Spłoszyła ławicę małych rybek i z rozmachem zanurzyła się w chłodnej wodzie. Przez chwilę płynęła parskając i prychając jak szczeniak. Zresztą jestem przecież szczeniakiem, pomyślała, zadowolona z siebie. Kiedy wróciła do legowiska, uważnie przyjrzała się swoim piersiom. Powoli zaczynały brązowieć. Inna dziewczyna przyniosłaby sobie olejek z drogerii, butelkę lemoniady albo może jabłko, ale Lorentyna miała tylko ten biały ręcznik, ozdobiony blaknącym wizerunkiem wyspy. Ta zgrzebność to po mamie, ona zawsze zabierała ze sobą mało rzeczy, za mało. Kiedyś zabrała Lorentynę na wycieczkę. To była wycieczka z matczynego zakładu pracy, z redakcji kobiecego pisma. Dawno kiedy była mała. Ludzie mieli ze sobą jakieś grzałki, pledy, parasole, termosy, tylko nie one. One jedyne nic. Wciąż musiały coś od kogoś pożyczać. Lorentyna wstydziła się za mamę. Wieczorem wszyscy wsiedli do autokaru i pojechali na sztukę pod tytułem Wiśniowy Sad. Lorentynę rozbolała głowa. Dlaczego oni wszyscy są nieszczęśliwi i tak strasznie nienawidzą chłopów? spytała na cały głos. Chodźmy, jesteś zagłupia, na Czechowa. Mama wzięła ją za rękę i pośpiesznie wyciągnęła z teatru, potrącając rzędy zmęczonych dzieci. Znowu straszny wstyd. Za to w hotelu, w tym jedynym hotelu w mieście, czuła się bardzo szczęśliwa. Potem już nie było wycieczek z matczynym zakładem pracy, ani w ogóle z mamą. Raz tylko mama obiecała, że zrobią sobie piknik nad rzeką, ani nawet z ojcem. Ojciec zresztą wcześniej przeniósł się do tej zacnej kobiety i to właśnie wcale nie było złe. W każdym razie w domu zapanował spokój, może trochę podobny do smutku, ale zawsze. Lorentyna wolniutko wracała z plaży. Zmęczył ją miękki biały piasek, zryty dziecięcymi łopatkami i nieustępliwy blask, bijący z morza, jak z jarzeniowej lampy w gabinecie dentystycznym. Postarzałam się, pomyślała. W końcu mieć siedemnaście lat to nie to samo co szesnaście. Już się nie jest tym człowiekiem, który ni stąd, ni zowąd, zaczyna biec w podskokach albo przykleja do szyby napoczętą gumę. Taki człowiek nawet nie próbuje regulować sobie brwi i nie zamartwia się, że suche, słomiane włosy nie chcą w żaden sposób się ułożyć. Taki człowiek miewa może zły sny, śni mu się na przykład, że jest małpą i spada do przepaści. Ale jeśli nawet się martwi, to krótko. Na pierwszej, wysokiej sośnie. Znaczącej wejście do wsi Lorentyna zobaczyła napis Sprzedam smażalnię bursztynek. Znów zrobiło się jej przykro. Oto umykał ślad zeszłych wakacji z Joanną. Ta zawsze wiedziała, co robić i dokąd pójść. Umiała wypożyczyć rowery, znaleźć miejsce, gdzie rosną grube i słodkie maliny. W odpowiednim momencie pomyśleć o małym piwie albo po prostu pogłaskać ją po głowie, jak, jak wszystko jedno kto. Ale co tam, Lorentyna uśmiechnęła się. Z głębi pola namiotowego nadciągała czerda bosych dzieciaków. Niosły w rękach czerwone, żółte i pomarańczowe lizaki, chrupały je i pożerały namiętnie. Wydawało się, że pochłoną je razem z patykami. Nagle bardzo zapragnęła takiego lizaka. Bardzo. Jej apetyty od jakiegoś czasu graniczyły z histerią. Joanna potrafiła się z nią na ten temat drażnić, albo po prostu wzruszała ramionami. Peweksowskie dzieci dostają zawsze wszystko oprócz miłości. Parskała pod nosem, ale w takie rzeczy przecież nikt nie chce wierzyć. Rozdział drugi. Lorentyna zobaczyła go jeszcze tego samego wieczora. Siedział na odwróconej łodzi koło budki ratownika na kolanach miał książkę, ale z nadrozłożonych stronic w nieruchomym skupieniu spoglądał na dziewczyny snujące się brzegiem morza. Siadła blisko niego, tak blisko, aż poczuła znajomy zapach olejku. Z uwagą przyglądała się swojej lewej stopie. Z mozołem, jak po lodowej górze, wspinały się po niej biedronki. Tym razem już dwie. Rozpościerały skrzydła, a potem składały je na powrót i znów podejmowały wędrówkę. Pomyślała, że to biedronka przyniosła jej tego mężczyznę, ale pomyślała bez sentymentu, bała się trochę. Chyba nawet dostała gęsiej skórki. Zimno? spytał. Dam ci szlafrok? Nie. Zaśmiał się krótko i sięgnął do plecaka. Szlafrok był szary i wymięty, ale Lorentyna dobrze się w nim czuła. Rękawy sięgały jej do kolan i dzięki temu stawała się pajacem. To jej odpowiadało, była bezpieczna. Siedzieli w milczeniu i obserwowali plażę. Horyzont robił się już popielaty z lekkim tylko podszyciem czerwieni i fioletu. Na brzegu morza, w tym lekkim, jakby kinowym świetle odbywała się parada dziewczyn, duże i małe, te narysowane chińską kreską i te bezkształtne jak szmaciane lalki, w długich szatach te przeraźliwie smutne i te olśniewające. Całe korowody dziewczyn przeciągały przed nimi w rytualnym, półlunatycznym pochodzie w marszu ku zachodzącemu słońcu, aż tam do ujścia rzeczkiej piaśnicy. Lubisz dziewczyny? Mężczyzna, który nie był ratownikiem, przyjrzał się Lorentynie, jak gdyby odpowiedź nie była łatwa. Albo, czy warto w ogóle jej odpowiadać? Pomyślała o swoich dziecinnych, żeby nie powiedzieć pucułowatych policzkach, o orzechowych oczach i włosach ze słomy. Nie wiedziała, jak wypadną jej teksty. W każdym razie szlafrok pajaca użyczał jej schronienia. Zawsze mogła zacząć śmiesznie podskakiwać i wszystko obrócić w żart. – Czy lubię dziewczyny? – W każdym razie patrzę. – Wolisz to niż czytać? – Och ty, detektywie! Chciałabyś być detektywem, jak dorośniesz? Granatowe oczy skośne zwęziły się w uśmiechu. Nie jestem osłem. Jeśli już, to oślicą. Lorentynie przyszło na myśl, że mężczyzna może być nauczycielem. Ale nie powiedziała tego. Była jeszcze obrażona za detektywa. Nie lubiła, kiedy z niej żartowano. W każdym razie, gdy mówiono do niej w pewien sposób, nie chciała być traktowana jak dziecko. Nie dzisiaj. Najbardziej ze wszystkich wieczornych plażowych wędrowniczek zazdrościła tym dziewczynom w długich, szaroliliowych spódnicach. Snuły się szczególnie godnie, i niemal za każdą podążał równie dostojny i wypielęgnowany pies. Ociężały brodacz, lub zwinny doberman, lub chytry jamnik bez ogona podążał i niejako zabezpieczał przed życiem. Do takiej dziewczyny, powiedziała, nie przesiądzie się ni stąd ni zowąd obcy mężczyzna i nie zacznie. I taka dziewczyna nie przysiądzie się do obcego mężczyzny. Lorentyna zaśmiała się przez grzeczność. Gdyby chciała, mama na pewno kupiłaby jej takiego psa. Gdyby tylko chciała, nagle poczuła złość. Żal mi ich, powiedziała obłudnie. Wyglądają jak niewidome. Może są. Nie pomyślałaś o tym, mądralo? No, chodźmy już. Jestem Piotr. Lorentyna. Typowe. No, chodźmy już, chodźmy. Zabrali rzeczy i prawie biegiem na ukos przez wydmy ruszyli w stronę wsi, jakby bali się spóźnić na autobus. Lorentyny ogarnęła panika. Właściwie to chciała w czasie tych wakacji spotkać chłopca. Można powiedzieć, że nawet sekretnie to planowała, choćby na przekór Joannie. Ale w owych niejasnych planach chodziło jej przecież o chłopca, a nie o mężczyznę. Chłopiec, zwłaszcza rówieśnik, był czymś oswojonym, czasem nawet podobnym do dziewczyny przez to bliskim. Wprawdzie potrafił porykiwać na pauzie, kopać piłkę jak szczeniak i godzinami rzucić Donaldy, ale nie trzeba się było go bać. Mężczyzna natomiast nosił w sobie najwyraźniej tajemnice, pokłady nieokreślonych zapachów, a także coś, co zakrywało to świństwo. Lorentyna nie wiedziała, co to takiego mogłoby być, ale Joanna nazwałaby zapewne rzecz po imieniu, możliwość zdrady, zadatek na zdradę. Zdaniem Joanny, chłopak mógł człowieka najwyżej znudzić albo wygłupić się za mocno, mężczyzna zaś zranić. Joanna w ogóle miała skłonność do wygłaszania złotych myśli. Chowała się za takim zdankiem, jak za barykadą albo solidnym plażowym opłotkiem, i stamtąd obserwowała innych, mniej nieufnych lub po prostu skłonniejszych do ryzyka graczy. Zawsze zdążysz, mówiła. Trzeba się najpierw rozejrzeć w życiu. Joanna nie uległaby niejasnym i cichym rozkazom wydawanym przez stworzenie tak mizerne jak biedronka. Cóż to w końcu za świat. Ten mały świat w kropki. Pojawia się i ulatuje. No to co, że w niebo. Tymczasem Lorentyna coraz bardziej upewniała się w przekonaniu, że to właśnie u nich, u biedronek, albo raczej w czerwonym płócieniu ich skrzydeł. Rozpościerała się jakaś osobliwa, upalna polana, na której panowała aura miłego grzechu i przyzwolenia. Była prawie pewna, że Piotr myśli o tym samym, albo prawie o tym samym. I właśnie tego się przeraziła. Tu, na sennej, zapylonej drodze, ani na zatłoczonym namiotowisku, nie było przecież biedronek. Poza tym, Lorentyna miała poważne obawy, że dorosły mężczyzna może przy pocałunku kłóć. Oni wszyscy na wakacjach zapuszczają brody i pragną zmienić swoje życie. To także wiedziała od Joanny. No, dobranoc, mała, tu mieszkasz, prawda? Tu się rozbiłam. Nawet nieźle, nie ma żab. Spij dobrze, może jutro będę bardziej rozmowny. Lorentyna była mu z całego serca wdzięczna i za to szybkie pożegnanie, i za to jutro. Gdyby mogła. Rzuciłaby mu się na szyję. Zamiast tego wczołgała się do namiotu i skulona w kłębek rozmyślała. Najpierw żałowała, że nie kupiła sobie gofra z drzemem, a potem wyobrażała sobie przez chwilę, że jest wysoka i szczupła jak mama, że nie potrzeba jej wcale diety pokrzywowej, żeby schudnąć, i że kroczy przed nią uroczysty czarny owczarek z niebieskimi oczami. Czy pokazały się już gwiazdy? Lorentyna zdecydowała się wyjrzeć przez szparę. Piotr siedział przy wejściu do namiotu i gryzł źdźbło trawy czy jakąś słomkę, a robił to miarowo i pośpiesznie jak wszyscy dorośli, którzy rzucili palenie. Nagle jakby ze złością cisnął tę swoją zabawkę, jak Indianin, pomyślała i zaczęła się rozbierać. Sprawdziła, czy latarka leży na swoim miejscu, zaciągnęła suwak i wsunęła się w głąb śpiwora. Marzy o mnie! Wymamrotała z zadowoleniem i dopiero wtedy zdecydowała się zasnąć. Szkoda, że tego nie widzi Joanna. A może nie szkoda? Może przy niej to wszystko nie byłoby możliwe? Może ośmieszyłaby go, zanim cokolwiek by się zaczęło i zanim by padło jakże upragnione do jutra? Lorentyna instynktownie czuła, że Piotr pasował, jak ulał do tamtych rozmaitych teorii, które na prędce zwykła była układać Joanna. Obłożony, to był jej zdaniem każdy mężczyzna, na którego czekała gdzieś żona z dwójką dzieci, albo służbowy wyjazd, albo opłacona wycieczka zagraniczna, czy choćby zjazd koleżeński. Wszystkie te nudne okoliczności odnosiły się właściwie do każdego dorosłego mężczyzny. To też Joanna zakładała z góry, że stosunek tego gatunku ludzi do młodych dziewczyn jest od początku nacechowany nieuczciwością. Powiedzenie całej prawdy nie wchodziło w grę, ponieważ żaden nie próbował głębiej przyjrzeć się dziewczynie więc skąd mógł wiedzieć, czy zdolna jest cokolwiek pojąć. Z reguły stosowali taki na przykład repertuar środków, jak nagła ucieczka, krótki list pożegnalny i zamiana wszystkiego w żart. To ostatnie napawało Joannę szczególnym obrzydzeniem, ponieważ burzyło, a w każdym razie mąciło wszystko i nie pozostawiało nawet prawa do wspomnienia, do zasuszonego listka lub infantylnego wpisu do pamiętnika. Dranie. nie tam, powiedziałaby Joanna. Przecież nawet nie próbował wejść do namiotu. Może uważa, że jesteś za młoda na kochankę? Pouczałaby ją Joanna, ale jej łagodne, zielonkawe oczy, niekochanej jeszcze, pięknej dziewczyny, zaprzeczyłyby temu. Obie milczałyby do wieczora, a wczesną nocą poszłyby się wykąpać. Lorentyna przypomniała sobie, że nie umyła zębów, ale nie miała już siły się ruszyć. Po chwili mocno usnęła. Tymczasem osowiały księżyc schował się za wałem leniwych chmur i noc bardzo pociemniała. Spadł lekki, słonawy deszczyk i cicho mamrotał, uderzając w brezent namiotu. Półżywa biedronka wypełzła spod porzuconej, stygnącej już bluzki Lorentyny, i wolno poczłapała w stronę morza. Rozdział trzeci. Od paru dni mieli na plaży coś w rodzaju swojego miejsca. Tam, gdzie wydmy lekko łysieją, las rzednie, a plaża robi się szeroka jak pustynia i jak pustynia interesująca. W puszystym piasku można było znaleźć plastikowe foremki, łódeczki z sandały z lewej lub prawej nogi i pół nawleczone korale z jarzębiny. Piotr przychodził zazwyczaj później, a Lorentyna nie wyglądała go z niecierpliwością, wiedziała, że przyjdzie. Sprawa przychodzenia lub nieprzychodzenia wygląda u dorosłych prawie tak samo jak u dzieci – Podobnie też wygląda stosowana w tej sprawie dyplomacja: spóźnić się lekko, czy przyjść punktualnie, biec pędem, czy też nadciągać z wolna. Wszystko to znane i oswojone. Dopiero odchodzenie jest całkiem inne. Dorośli znikają boleśnie, mętnie i daleko, a chłopcy właściwie nie odchodzą nigdy. Wystarczy jedno mruknięcie. Jedno niezauważenie na przerwie, jedno nie pójście do kina w wolną sobotę, i dziewczyna już wie o co chodzi. Poza tym chłopcy nie mają pieniędzy na to, żeby odejść naprawdę daleko. Nie mogą odfrunąć na drugą półkulę, wziąć pracy w Indiach, czy wsiąść na rybacki szkuner, chociaż jeżeli bardzo chcą. Lorentyna nie miała w tych sprawach wielkiego doświadczenia. Cieszyła się, że Piotr przychodzi i że nie trzeba na niego długo czekać. Całowali się, ale nie tak jak aktorzy w filmach albo jak w dawniejszych czasach przywódcy. Ich pocałunki nie trwały długo. Dotykali się z pieczonymi, suchymi wargami lub muskali swoje rozgrzane jak sierść włosy i już po chwili odpoczywali od siebie albo biegli się wykąpać. Piotr pływał dobrze, ale po amatorsku. Jego kraul miał w sobie coś wojskowego – Lorentynie wystarczyło w tej sprawie jedno spojrzenie, ponieważ mama pływała kiedyś w klubie, i kwestia stylowej żabki zajęła im niejedną niedzielę krótkiego, średnio szczęśliwego dzieciństwa Lorentyny. W każdym razie drażniło ją, kiedy ktoś rozkładał się w żabce, jak Taliakart, albo kraulem płynął tak, jakby przed ramieniem chciał sobie urwać uszy. Właściwie przyjemniejsze niż pływanie. Były wodne zabawy z Piotrem, jej ręce nabierały śmiałości, wędrowały po całym jego mocnym ciele, to znów on unosił ją wysoko w górę i przez chwilę oglądał jak lalkę, a potem rzucał w dół niczym szalejącego z radości psa. Gdy może było spokojne i Piotr wypływał hen poza boje, Lorentyna krążyła dookoła niego i próbowała złowić jego stopy, musnąć głową biodra albo, zwyczajnie, przytopić go, jak się to robiło na legi. Potem odpoczywali na dużym, jakby szpitalnym prześcieradle, i to było ze wszystkiego najlepsze. Nieraz tulili się śmiało, oswojeni błazeńską kąpielą i zasypiali zaraz jak kocięta. Budzili się w kałuży wody, kichali, jedli wiśnie z papierowych, przemoczonych toreb, i wreszcie, jeśli chłód ich nie zmęczył, wpływali w drugą część popołudnia. Po paru dniach. Lorentyna wiedziała już o Piotrze niemało z tego, co chciał jej powiedzieć i całkiem sporo z tego, czego powiedzieć nie zamierzał. Najlepszy był początek całej historii. Piotr pochodził z jakiejś fantastycznej rodziny. Ich nazwisko figurowało w podręczniku historii i urodził się nie mniej, nie więcej tylko w Afryce, w Kenii. Jego dziadek, jego ojciec i mama, a nawet całe rzesze wujów i ciotek, przede wszystkim ciotek, wszyscy pracowali przy organizacji polowań fotograficznych. Przez większą część roku prowadzili taki tryb życia, jaki narzucali im turyści. Jeździli ciężkimi samochodami, spali w łodziach, trzaskali fleszami w oczy sów i wielkich nocnych motyli, leczyli się miejscowymi magicznymi lekami i nigdy nie siwieli. Jedna z ciotek, tej Lorentyna zazdrościła najbardziej, przemieszczała się nawet w tak zwanej latającej skrzyni. Był to mały helikopter napędzany silnikiem Volkswagena. Można było lecieć z nim bardzo nisko i obserwować poruszające się wśród gałęzi wyjce rude, czyli małpy szerokonose. Tak też ciotka czyniła, zabierając ze sobą szalejące z zachwytu obliczone aparatami dzieci i żony wiecznie zaziębionych Anglików. Z tych czasów zostało Piotrowi wiele bezcennych umiejętności. Tańczenie na rozżarzonych węglach, wspinanie się na wiotkie nawet konary, rzucanie lascem zrobionej z lada jakiej linii, a może nawet... Ta bezszelestna obława na dziewczynę śpiącą na plaży. W każdym razie, wypróbowane sztuczki. Wspaniale też Piotr opowiadał o zwierzętach, w których istnienie Lorentyna nie chciała nawet wierzyć. Dla niej, wychowanej w Europie, nawet żyrafa była bajką z tym swoim czarnym, drgającym języczkiem uwargi. A tu na przykład mogowa. Takich stworzeń nie ma. Próbowała się wspierać jak pewna siebie uczennica, ale zaraz, jak ziarnka piasku, sypała się na nią lawina wiadomości. Mgwa to niezwykle groźny drapieżnik, a właściwie drapieżnica. Przez setki lat wierzono, że pojawiła się ona na świecie w jednym, jedynym egzemplarzu. Polowała nocą, a zwłoki jej ofiar znajdowano rozszarpane na strzępy. Każda z ofiar mgwy dzierżyła w rękach, a raczej w resztkach rąk. Pęczek, wymiętoszonych, szarych kudłów, coś w rodzaju upiornej pamiątki. Straszne, upewniał się Piotr straszne odpowiadała Lorentyna zgodnie z rytuałem ich rozmów i dotykała pozłacanych chłopięcych jeszcze ramion. Czekała komię na następną opowieść i na miłość. W głębi serca żali było biednej mgwy, samotnicy stworzonej w jednym egzemplarzu może dlatego była taka wściekła. Zawsze to lepiej mieć matkę i ojca, choćby nie wiem jak nieobecnych i tak niedopasowanych, jak jej właśnie rodzice. Może to dzięki nim stała się półmgwą, jak, jak Joanna. Nie, o Joannie lepiej nie myśleć. Lorentyna lubiła o sobie opowiadać. Urodziła się 16 lub prawie 17 lat temu w starym domu swoich dziadków na Saskiej Kępie. Kiedyś był to jeden z dobrych warszawskich adresów. Po wojnie jednak, willę podzielono na kilka małych mieszkanek, a ich lokatorom powoli robiło się wszystko jedno. Bzy zdziczały, parapety pożółkły, a na schodach pachniało kapustą i mokrą kotką. Mama Lorentyny, właściwie jeszcze mama jej mamy, należała do korowodu dobrze utrzymanych urzędniczek, korektorek i kierowniczek czytelni, o których legenda rodzinna głosiła krótko: mogła zajść dalej. Z czasów świetności pozostało im upodobanie do popielatych spódnic, piękne ręce i skłonności do wykwintnej lektury. Kiedy mama była młoda, w latach sześćdziesiątych, łatwiej było o pocałunki niż o dobre książki. W każdym razie i pocałunkom, i książkom służyła stara, zmurszała altana, pamiętająca jeszcze przed wojnę i ozdobiona niejasnym napisem «Tutaj». Od strony Wisły nadciągali chłopcy w koszulach z krótkimi rękawami, najpierw chłopcy z imka, a potem chłopcy z jachtu. Na zieloną, drewnianą podłogę spadały książki z ilustracjami szancera i mocno pachniał zdziczały perski bez. Kiedy się od tego wszystkiego zaczynało kręcić w głowie, biegło się do domu i czekało się w ciemniejącej kuchni, aż babcia poda kopytka. Babcia, podobnie jak mama, mogła zajść dalej. Ta babcia, niezmiennie pachnąca cynamonem, też była kiedyś dziewczyną i podobno zapowiadała się na recytatorkę albo na pianistkę. Karierę babci złamał niejaki Bolesław Bierut, który jak mógł utrudniał życie byłym ziemiankom, tak zwanym bezetom, córkom fabrykantów, członkom Sokoła i w ogóle rozmaitym ludziom, z którymi babka Klara zdawała się mieć wiele wspólnego. Ona jednak bimbała sobie na to wszystko. Napalenie w lodowatych piecach, na brak telefonu, wezwanie w skrzynce pocztowej i ogólne utrudnienia. Ona również nosiła z upodobaniem popielate spódnicę albo w tak zwaną szkocką kratę. Paliła papierosy w fifce, a na brydża przychodzili do niej panowie z bosu, to właśnie w owym bosie, a inaczej mówiąc w biurze odbudowy stolicy, Znaleźli przytułek rozmaici, ocaleni z wojny inżynierowie po Wawelbergu, wynędzniałe rabianki i panowie w oficerkach bez żadnych dokumentów w ogóle. Z paniami spotykała się w kawiarence Figaro, gdzie w środku stało drzewo i gdzie podawano przepyszny tort Mokka, prawdziwy, podkreślała dumnie babka Klara, ile razy jej córka wracała z wielogodzinnych siest w Jasiu i Małgosi gdzie młodsze towarzystwo przesiadywało godzinami po szkole i gdzie piło się w latach 60. napój firmowy. Mama nie miała szczęścia do chłopców, bo zadzierała nosa, a poza tym wywiódł ją w pole niejaki Gierek, obiecywał raj i mama jeszcze pamięta, jak na ulicy Obrońców u dawnych Pakulskich pojawiały się szwedzkie kraby w puszkach. Nie na wiele to się jednak zdało, i mama wciąż musiała jeździć, a to do Francji, na winogrona, a to do Anglii, na truskawki, żeby móc sobie kupić albumy: różowy okres Picassa albo tancerki Degas. czarne rajstopy i nowoczesne suszarki do włosów. Babcia określała rzecz krótko zobaczyć świat. W związku z tą koniecznością, mama musiała ciągle przekładać egzaminy z marca na listopad, z listopada na styczeń i w ogóle cała ta romanistyka była nie na poziomie i nigdzie nie można było dostać drugiej serii kaset Jakub z Dijon. Lorentyna znała te sprawy słabo, wiedziała tylko, że mama mogła była zajść dalej i że pokrywała się lodową skorupą, ilekroć nazywano ją urzędniczką. W jakiś sposób był temu również winien ojciec. Poczciwy człowiek. A ja? Ja też jestem poczciwym człowiekiem? Ja też? Przerywał błazeńsko Piotr i szczypał jej piersi małymi gęstymi pocałunkami. Trochę były podobne do łaskotek i Lorentyna zaczynała coraz mocniej chcieć czego innego. Niestądni stąd, któregoś dnia wydało jej się, że jest za lekka i że odfrunie niepotrzebnie i nonsensownie jak świstek papieru, jeżeli Piotr nie położy się na niej. Z całej siły zapragnęła poczuć na sobie jego ciężar. Nawet nic nie musiałoby się więcej dziać. Nie wyobrażała sobie zresztą tego czegoś, Niechby tylko się na niej położył, i niechby tkwili tak nieruchomo i niewygodnie ściśnięci, i niechby sapali z udręki i z przyjemności. Jestem magwa, marudziła. Dlaczego mnie nie zabijasz? Pojętna jesteś, śmiał się. Mówisz jak uczennica, a ty mówisz jak nauczyciel, bo jestem nauczycielem. Jestem poczciwcem i nauczycielem. Więc ucz mnie, ucz, słyszysz? Na to Piotr nie odpowiadał. Wydawało się, że diabelskie płomyki już, już zaczynały wirować w granatowych oczach, ale jednak nie odpowiadał. Wciągnął ją do wody i wesoły taniec zaczynał się od początku. Rozkosznych potoków gadulstwa nie chcieli, a może już nie umieli zatamować. Zwłaszcza Lorentyna słuchała uważnie, a nawet czujnie, jak zawsze zresztą. Tymczasem jego sposób słuchania najwyraźniej się zmienił. Zniknęła pewna pobłażliwość, charakterystyczna dla dorosłych, kiedy wysłuchują tokowania młodych. Zaczął nawet zadawać pytania pomocnicze. Interesowało go zwłaszcza to, co się działo w altanie ozdobionej napisem: Tutaj, z kim się całowała, kiedy to było, czy pamięta ten pierwszy raz, czy sama sprowadzała chłopców do altany. Czasem mówili o tym serio, czasem żartowali. Najlepsze dziewczęta z saskiej kępy są. Znasz taką piosenkę? Nie, nie znała tego. W ogóle Piotr wspominał czasem rzeczy z czasów swojej młodości, które budziły w Lorentynie mieszane uczucia. Wspominał lokal o nazwie Bristol, do którego trzeba było wchodzić w krawacie, albo wyskakiwał nagle z zawydmy i wołał: Dzień dobry, jestem skobry. Nic jej to nie mówiło. Czyżby miał więcej niż 30 lat? Mógł być jej tatą? Lekki dreszcz obrzydzenia przebiegł w jej po plecach. Nie wiedziała też, co myśleć o jego ustach. Czasem wydawały jej się grube i poufne, a czasem stanowczo zbyt wąskie, zwłaszcza gdy nie wiedział, że na niego patrzy. Lorentyna zaś lubiła mu się przyglądać, a nawet wpatrywać się w niego. Taki niewinny rodzaj rządzy lub podstępu. Była przekonana, że tak samo czyni Pan Bóg. Obserwuje ludzi wtedy, kiedy oni myślą, że on tego czegoś, co oni robią, nie widzi. A on właśnie wtedy czujnie, czujnie wyrabia sobie o nich zdanie. Ale. Czy człowiek może jeszcze zrobić Bogu niespodziankę? Czy choćby z racji swojego wieku, a także metafizycznego doświadczenia, Bóg potrafi się jeszcze dziwić? A jeśli się nie dziwi, to czy nie nudzi się czasami? A może jak polujący kot sam sobie lubi sprawiać niespodzianki? Rozrzuca nas po platanach życia, a potem wdrapuje się tam za nami? I mieszkuje wśród zakamarków gałęzi i zagląda ciekawie do małych dziupli, tak właśnie jak kot, który nieraz ukrywa przed sobą dawno złowioną mysz. O tych sprawach dobrze rozmawiało się z mamą, chociaż Lorentyna nieraz miała wrażenie, że mama zawsze się spieszy, także w rozmowie. Albo mówi jakoś dziwnie, jak nie mama. Takie na przykład platany życia. Lorentyna znała kiedyś platany tylko z ogrodu botanicznego i lubiła je za białą, gładziuteńką korę, a nie lubiła za to, że mama wciąż przesiadywała w Paryżu, żeby opiekować się starszą osobą, odpoczywać od tego wszystkiego i zarabiać dla nich obu na lepsze życie, a konkretnie na buty. Jakie to było gorzkie, to poczucie nienagadania się z mamą. W dodatku ojciec, póki był w domu, potrafił godzinami reperować małe czeskie radio, które miało tylko dwie fale i jedno pokrętło. Albo bawić się ze szczeniakiem sąsiadów i w kółko powtarzać, co ty robisz, pieseczku. Trzeba było bardzo uważać, żeby nie narzekać na to przed Joanną. Ona nie miała nawet takiego ojca. Za to jej zielone, szeroko otwarte oczy widziały nawet w ciemnościach. Czy prowadziłaby niekończące się rozmowy z Piotrem? Czy wzruszyłaby ramionami na wieść o tym, że Lorentyna je prowadzi? Jesteś za młoda na jego kochankę. Czy doprawdy? Tak by po prostu powiedziała. Uważasz, że jestem za młoda dla ciebie? Spytała kiedyś Lorentyna, tak z żeby móc się zaraz wycofać. Jestem nauczycielem zoologii, a nie żadnym uwodzicielem nieletnich. Jesteś nauczycielem, więc mnie ucz. Czy jestem za młoda? Ależ skąd? Dziewczęta w twoim wieku bywają doświadczonymi prostytutkami. Więc co? Więc nic. One nie urodziły się na saskiej kępie. To mnie obciąża? Ciebie nie, ale mnie, biedronko. Wolisz takie, którym możesz zapłacić, a skąd wiesz, że ja nie wzięłabym pieniędzy? Czy ty jesteś taka głupia, czy taka odważna? Przecież w końcu nic o mnie nie wiesz. To nie była prawda. Lorentyna wiedziała już o nim to i owo. Wiedziała na przykład, że najbardziej rozczulał go on sam, a raczej ów mały chłopiec, którym kiedyś był. Nieraz rzucał okiem na wędrującego po plaży szczerbatego pięciolatka i powiadał ze szczerym wzruszeniem. Ja nie miałem takiej piłki. To, że uczestniczył w polowaniach na tygrysy, bezkrwawych oczywiście, jakoś go nie pocieszało. Kiedy miał lat piętnaście czy szesnaście, w Kenii zrobiło się niespokojnie i Polacy zaczęli wyjeżdżać do to, tu, to, tam. Rozproszyła się również cała familia raciechów. Liczni wujowie i ciotki. Lorentyna uważała, że Piotr ma stanowczo za dużo ciotek. Zamieszkali w różnych Paryżach i Londynach, a rodzice Piotrka wylądowali w Warszawie, przytulili się w jakichś zarządach ogrodów miejskich i czekali na lepsze czasy dla błękitnej krwi. Na razie dość mieli koczowniczego życia pod lepszym czy gorszym niebem. Piotr był zachwycony Warszawą lat 70. Podobało mu się dosłownie wszystko. Szare ulice, po których można było błąkać się bezpiecznie do wieczora, małe samochody, śmiałe dziewczyny z warkoczami, podwieczorek przy mikrofonie i fantastyczne lody tanie jak barszcz. Piotr do tej pory potrafił zanucić piosenkę w rodzaju tych, które nadawano w niedzielę po południu w programie pierwszym i których w jej rodzinie słuchała tylko babcia. W telewizji śpiewały to kobiety uczesane przez fryzjera i wpatrzone nieruchomo w jeden punkt, lub miarowo kiwające biodrami. Lorentyna od dziecka wdrożona była do słuchania trójki. Miała porządny kasetowiec i na dobrą sprawę nie imponował jej nikt oprócz dorsów. Kiedyś, to prawda, śnił jej się czasem szorstki chłopięcy głos i najzwyklejsza mazurska gitara i słowo Rafał. Ale to było dawno jeszcze w podstawowej szkole i wiele się od tamtego czasu zmieniło. Sam właściciel mazurskiej gitary tak postanowił, zanim się stało to, co się stało. Dlaczego przyjechałaś do Dębek sama? Spytał Piotr. Bo Joanna pojechała na całe lato na kolonie, takie, wiesz, specjalne, to znaczy dla dzieci specjalnych. Ona jest na psychologii, wiesz? Wiem. Wiesz? Nie wiem. Świetna jest z tymi dziećmi. Poza tym chce trochę zarobić, poza tym nie lubi być sama, poza tym ona tak się sprawdza. Z nią też się całowałaś na plaży? Nie, skłamała Lorentyna, a właściwie nie powiedziała wszystkiego. Ostatecznie Piotr mówił jeszcze mniej. Nie obowiązywały tutaj żadne logiczne prawa. Salon gier. Od pewnych tematów po prostu się nie rozwijało. Na przykład to, czy Bogu można zrobić niespodziankę. Piotr miał na ten temat pogląd równie cyniczny, co stanowczy. Bóg, jego zdaniem, nie miał najmniejszej ochoty zajmować się absolutnie wszystkimi ludźmi. To było go nudziło, czy po prostu nie ciekawiło, przez swoją choćby monotonię. Dorośli często rzucają takie pewniki, bo przyzwyczaili się do nich. Zawsze tak mówili, więc czemu by nagle mieli zacząć mówić inaczej? Ojciec, ile razy kopnął niechcący choćby kawałek drewna czy kamyk, mówił odruchowo, przepraszam. Mama zaś nigdy, przepraszam, nie mówiła, ale też nie była niezdarą. Poza tym ubierała się za lekko, w cienkie rajstopy, jedwabne chustki, lekkie płaszcze, a ojciec w kalesony i filcowe kapelusze. Używał też słów gazówki i pelisa, jak jakiś dziadek. Dlaczego właśnie tak? Kiedyś musieli byli zacząć, a potem już było za późno na zmianę czy na zamianę miejsc, czy zgoła na odmianę. Stali się dorosłymi. Czy Piotr był już kompletnie stracony, to znaczy ostatecznie uformowany, zamknięty jak kółko albo gotowy wypiek? Czy ona, Lorentyna, nie mogła go już w żaden sposób uzupełnić? To wcale nie było takie pewne. Można tak, można tak. Spostrzegła jednak, że pewnych rzeczy Piotr stanowczo nie znosi. Kiedyś, a było to już późne popołudnie, prawie wieczór, i znów dziewczyny paradowały w liliowych sukniach wzdłuż horyzontu ku zachodowi. Lorentynie przyszło do głowy, żeby Piotra po prostu śledzić. Skuliła się w podcieniu budki ratownika i czekała. Widziała, jak Piotr przyszedł, jak otworzył książkę i jak ją szybko zamknął. Później, przez dłużący się czas, może przez pół godziny, patrzyła, jak on patrzy. Można powiedzieć, podglądała, w jaki sposób on patrzy na kobiety. Po tym, co zobaczyła, ten szczególny wyraz napięcia, przyczajenia, nie odważyła się podejść. Napisała tylko na piasku mgwa, ale nawet i ten żarcik wydawał jej się mgliście niestosowny. Miała wrażenie, że uczestniczyła w czyimś ponurym i tajemniczym rytuale, erotoman. Wszystko to jest możliwe, ale czy to boli? Boże o bólu można było pomyśleć, patrząc z ukrycia na tę chmurną i piękną twarz, twarz polującego zwierzęcia. To pewne. A może czeka? Wyczekuje na kogoś? Nazajutrz rano na plaży był najwyraźniej wściekły. Usta i oczy miał wąskie i bardziej niż kiedykolwiek był nauczycielem. O wczorajszym wieczorze nie wspomniał. Milczał długo. Chciał ją chyba skarcić lub pouczyć, że to, o czym się nie mówi, tego nie ma. Może przeholował w ojcowskiej czy kapitańskiej surowości, bo w końcu przyszło zawieszenie broni. Hej, próbował ją rozchmurzyć. O czym tak rozmyślasz, prymusko? Sama chciała odprężenia, ale to hej nagle ją rozdrażniło. Wszyscy dorośli, kiedy nagle chcą się wydać młodzi, mówią hej, ale czuje się w tym jakąś niezręczność i mękę. Zresztą, może Lorentyna była niesprawiedliwa. Dawniej każdy mężczyzna po trzydziestce przypominał jej upiornego fizyka, przez którego tyle przecierpiała, albo któregoś z jej wiecznie zakatarzonych wujków, nie stawiających nigdy kropek. Może nie trzeba tyle kombinować. I czy nie lepiej spotykać się codziennie z zoologiem, który został urzędnikiem w rozwojowej firmie handlującej skórami, a następnie zamierza zostać pisarzem? Może już nawet teraz pisze, może o niej? Byłoby przyjemnie dostać w prezencie grubą książkę, w której na pierwszej stronie napisano: Lorentynie, badaczce natury, Piotr. Lorentyna nie wiedziała czemu, ale taka dedykacja bardzo by jej się podobała. Była przecież wdzięczną słuchaczką opowieści Piotra. Najbardziej w głębi duszy wzruszały ją kurobrody, monogamiczni mieszkańcy Nowej Zelandii. Ptaki te żyją zawsze w parach, a jeśli któremuś z nich, co nie daj Boże, zdarzy się postradać małżonkę, woli żyć samotnie we wdowieństwie, niż wstąpić w powtórny związek. To właśnie ich ojczyznę nazywano ptasią częścią świata. Czy nie byłoby przyjemnie tam zamieszkać? Oczywiście publicznie Lorentyna nie przyznałaby się do rozmemłania i sentymentalizmu. Publicznie wolała być mgwą. Joanna wyśmiałaby ją pewnie za takie myśli. Przecież trzeba rozejrzeć się w życiu, nim się zostanie kurobrodem, tak czy nie. Joanna nie przyszłaby wcale drugi raz na ich miejsce, nie byłoby ich miejsca, nie dopuściłaby do tego, chyba. Przyjrzyj się lepiej swoim nogom, powiedział Piotr. Spojrzała niechętnie w stronę brązowych łydek. Czy miało to coś wspólnego z ich grubością? Nie. Jej lewa kostka opasana była wianuszkiem biedronek, niczym czerwoną bransoletą. Wyglądasz jak okapi. Jak co? W Kenii, kiedy biała dziewczyna pojawiała się gdzieś w bransoletce na lewej nodze, na basenie czy w klubie, wiadomo było, że jest lesbijką. Okapi. Ach tak. Lorentyna odczuła... Odczuła to jako rodzaj odtrącenia wszystkie porównania do uczennicy lesbijki czy dziecka oddalały ją od upragnionej roli, od roli kobiety. A może Piotr uważał ją za osobę totalnie zepsutą, ale to przecież dorośli w swoim kłamliwym sentymentalizmie, w swoich niepowodzeniach, bukietach i koncertach życzeń w kretyńskich pocztówkach typu patrzę na morze twoimi oczami, przecież to oni właśnie byli cyniczni. Tymczasem ciało Piotra stawało się coraz bardziej brązowe i gładkie, jak ciało dziewczyny i coraz bardziej chciało się je gryźć, ssać i wtulać się w nie i wąchać. Na szczęście i on ulegał temu samemu słonecznemu podnieceniu. Na jego kościach policzkowych pojawiały się czerwone, delikatne kreski, jakby się czegoś bardzo nagle zawstydził albo jakby go ktoś umył szczotką. Rozdział czwarty To deszcz był winien, że zostali kochankami w piątek. Może gdyby poczekali do niedzieli, radość byłaby bardziej uroczysta, bardziej jeszcze purpurowa, ale i tak osanna, hosanna. Radość i duma wypełniały Lorentynem po brzegi. Deszcz, który wygnął ich z plaży, był drobniutki i ciepły. Właściwie deszczyk, nie deszcz. Zdecydowali się jednak wracać. Szli wolno brzegiem krętej rzeczki Piaśnicy i obserwowali dobrze widoczne, rozgałęzione jak las i niemalże puszyste warkocze wodorostów. Ochy, dorosty, jak mówiła Lorentyna, kiedy była mała. Co ci to przypomina? Łóżko, odpowiedziała bez namysłu. Fantastyczny, wygodny materac. Do kochania czy do spania? i, i. A tobie? Mnie to przypomina liany, włosy, dywany, obrazy, sierść, co chcesz. Do kochania czy do spania? i, i. Powietrze było nieruchome i lepkie, jak w dżungli. Pachniało kwaśnymi rododendronami. Błękitna ważka spała mocno na wąskiej, suchej gałązce, i strach było pomyśleć, że w zetknięciu z wodą przeżyje wstrząs termiczny. Zupełnie jak ten chłopak z Białogóry, ten na szczęście prawie obcy chłopak bez brwi, który osunął się w zeszłym roku z gumowego materaca i stało się to najgorsze. Ważki mają lepiej. Czasem drepcą po wodzie, czasem tańczą. Najważniejsze, żeby zdążyły się obudzić. Z sali oboje na pół roztopione, lepkie cukierki i dotykali się lepkimi ramionami. Lekko niepokoił chropowaty dotyk ręcznika przewieszonego przez ramię. Nie było sensu udawać, że nie chce się w sobie utonąć, skoro się tak bardzo chciało. W rudawym, ciasnym namiocie Lorentyny światło było doskonałe. Już sam ten namiot był niejako kobietą, naczyniem, pojemnym kwiatem, zmysłowym kinem dla dwojga. Światło, jak rdzawy cień biedronkowego skrzydła, Kładło się na ich ramionach i nogach i użyczało pobłażliwej lekkości. Całowali się krótko, poganiała ich gorączka. Lorentyna nie bała się bólu. Obawiała się tylko braku szczęścia, braku lub niedostatku niezwykłości. Zamknęła oczy i myślała o sobie tylko. Była pewna, że tak trzeba. Jeszcze przyjdzie czas na wspaniałą myślność. Serce waliło w niej jak szalone. Czy ma powiedzieć, żeby poruszał się w niej wolniej, delikatniej – Piotr jakby wyczuł unoszące się w rdzawym świetle pytanie, zarazem niepokój i apetyt, bo szepnął jej do ucha, płonącego jak na klasówce z fizyki. Jeżeli tak strasznie mnie chcesz, muszę to robić mocniej. Lorentyna nie polubiła słowa to, ale za nic w świecie nie chciała teraz myśleć ani o wyrazach, ani o gwiazdach, ani o niczym, co było na zewnątrz nich. Z wysiłkiem, który dawał jej fantastyczną radość, skupiła się na jego obecności w sobie. Po chwili, zamiast przeczuwanego bólu, poczuła drżenie, jak gdyby była przęsłem, zaczęło ją nareszcie wyzwalać od niej samej i unosić w stronę rozkoszy, która powinna trwać wiecznie. Lorentyna była nieprzytomnie spragniona. Piła rozkosz wielkimi haustami, a potem małymi kropelkami i napawała się nimi starannie. Jeszcze, jeszcze. Była jak skrzętna osa spijająca krople czereśniowego soku z brzeszka szklanki. Jeszcze, jeszcze. Trzeba zlizać każdą kropelkę i oblizać się po kociemu. A potem to było odkrycie. Rozkosz okazała się także wonią. Napawała się nią długo, jak można najdłużej. A gdy już przyjemność prawie ulatywała, Lorentyna chwytała ją pośpiesznie i zaciskała pięści. Ależ to było wesołe. A później, nieoczekiwanie, odnalazła w sobie moc, jakiej chyba nie czuła nigdy przedtem, zaśmiała się i poruszyła się swobodnie. Przemknęło jej przez myśl, że chciałaby być mężczyzną, to znaczy być i nim i sobą. Chciałabyś być na moim miejscu? Bardzo, a można? Nauczę cię tego jutro. Och, nauczę, nauczę, nauczę! Śmiała się i całowała go jak wariatka. To wszystko było świetne i takie jasne, takie z góry przebaczone. Milczeli, odpoczywali. Pod nimi roztaczała się pachnąca, cudowna czerwień, a jeszcze później do namiotu zajrzały gwiazdy i musieli oboje na nowo przyzwyczajać do siebie oczy. Piotr pozwolił Lorentynie nacieszyć się sobą i nabawić, i powiedział z niezwykle poważną miną. Będziesz kiedyś wspaniałą kobietą. Ależ ja jestem wspaniałą kobietą. Chcesz, żebym został do rana? No, o tym jeszcze nie pomyślała. Wspólne noce znała tylko z filmów. On i ona budzą się w wielkim koronkowym łóżku, wchodzi pokojówka i podaje im pyszne śniadanie z morelowym drzemem i dzbankiem kawy. Nie, tego nie chciała. Oddychać mrukliwie, nocnym oddechem obok kogoś, kto też oddycha... Razem szukać latarki w ciemności, wdychać ulatujące ciepło prezentowej nocy. Nie, na no to jest chyba za wcześnie. Słyszała, jak Piotr odchodził swoim bezszelestnym krokiem, i słyszała, jak zapłakał za nim lelek w ciemności. Gdzieś na dnie przeczuwała jeszcze kropelkę rozkoszy. Poruszyła biodrami i pozwoliła się jej rozpłynąć. Wsłuchiwała się w siebie. Nie chciała niczego zmarnować. Pachniało już Maciejką, kiedy wreszcie zamknęła senne oczy i poczuła dobre kobiece zmęczenie. Przyjemnie było się rodzić. No bo to było tak, jakby się drugi raz urodziła, teraz już na dobre. Przyjemnie było czuć wszędzie wilgoć, przyjemnie było nigdzie się nie śpieszyć, spać, nie bać się niczego. Była bardzo dumna z siebie. Szkoda, że mamy tu nie ma. Ach, przytulić się do mamy. Rozdział piąty. Nazajutrz była sobota. Po wczorajszym niecierpliwym deszczyku nie zostało ani śladu. Wystarczyło wystawić nos z namiotu, żeby przeczuć dzień świetlisty i olbrzymi. Nieporadnie wykrojone okienko w prezentowej ścianie błyszczało jak kwadratowe płaskie lusterko pocztówka od szczęścia. Lorentyna postanowiła robić same głupie rzeczy. Najpierw najeść się po same uszy: zapiekanki, gofry z pudrem i solone frytki. To poszło na pierwszy ogień. Potem małe lipcowe gruszki i drogie brzoskwinie. Mama byłaby z niej zadowolona. Przecież zawsze twierdziła, że dzieci muszą jeść cierpliwie i dosyta. Ach, ta mama przytuliłaby do serca cały świat, byle przy tym nie zdejmować białych, pachnących rękawiczek. Mama pomagała gorszym koleżankom na studiach, mama sortowała i dźwigała paki dla więźniów z Białołęki, mama tyrała w Paryżu, ale wszystko jakoś tak z daleka, wszystko na dystans, byle się nie babrać w ziemi, w gorącym mleku, we krwi, w żadnej fizyczności. Jedną jedyną miała odważną przyjaciółkę, taką, co to potrafi wygarnąć. Ta niemożliwie pretensjonalna, ale szczera i przedwojenna jeszcze pani Uta beształa nieraz mamę. Czy ty zdajesz sobie sprawę, co ty wyprawiasz? Zostawiasz małą dziewczynkę i wyjeżdżasz na Bóg wie, jak długo. Ona nie jest już małą dziewczynką. Ona jest dzieckiem. Ze wszystkich witamin najpotrzebniejsza jest witamina M. Brr, ten styl. Lorentyna aż cierpła, podsłuchując pod drzwiami, ale przecież w głębi przerażonego serca przyznawała ucierację. rację. Uta błagam cię, nie wychodź z roli. C'est toi qui est la Parisienne. Dziecku potrzebny jest pomarańczowy sok, witaminy od A do Z i wrotki. A tobie wielkie bulwary i święty spokój. Voilà, na tym stanęło. Znana sprawa. Zaharowani lub niezaharowani rodzice, zamiast wspólnego ubierania choinki, zamiast kojącej bzdurki na dobranoc, zamiast dżazgi wyjętej z palca, fundują swoim synkom i córeczkom powszechnie znany narkotyk, cenne dewizy. Dzieci najpierw płaczą, zwłaszcza wieczorami, a później za każdy napad płaczu zaczynają wystawiać rachunek. Płacić, płacić, płacić. A potem, zamiast łez, zwolna zalęgają się w ich oczach niewidoczne kryształki złości, czy raczej nieczułości, zasiane tam przez współczesną królową śniegu, sytą pustkę peweksowskich dzieci, zwaną inaczej radochą. Lorentyna nie była w sumie aż taka zła. W kwietniu cieszyła się z nowych biało-zielonych tenisówek, a w grudniu wydawała 40 bonów na grube buty. Wszystko według poleceń mamy. Dopiero w tym roku postanowiła za te pieniądze pojechać do dębek, a po śniegu biegać w Adidasach. Udało się, zaziębiona było tylko raz. A poza tym wszyscy myśleli, że to taki fason. Fason nic nie kosztuje. Tylko, że Lorentynie żal jest siebie i żal jej czasem mamy. Jest taka popielata, włosy ma takie przytulne i miękkie, a oczy spokojne, jak jeziora po południu. Mama bardzo nadaje się do dotykania, żeby ona dotykała i żeby ją dotykano. Kiedy jej wąskie palce zbliżają się do grubych, słomianych włosów Florentyny, to te włosy robią się mniej słomiane, jakby czulsze. Albo kiedy mama gotuje makaron, to te białe, niesforne nitki nigdy jej nie uciekają na podłogę. Ach, jak bardzo by Lorentyna chciała, żeby mama zrobiła jej kogel mogel. Tak jest właśnie dzisiaj. Można by się podzielić z Piotrem, umazać się i posłodzić, ale Lorentyna nie jest dzisiaj na matkę, na Annę. Wściekła. Nie brała dziś w nocy do ust szmacianej kukiełki, tej swojej smutnej pocieszki tajemnej, i nie zbudziła się w lęku nad ranem. O tak, przydałaby się tutaj ta siwa, i tyle. Lorentyna stwierdza fakt, ale nie ma za dużo czasu. Następny punkt programu: Przejrzeć się w lusterku. Okazuje się to wcale nie takie proste. Lorentyna jest dziewczyną bez lusterka. Nie ma co do siebie zbyt wielkich złudzeń, ale sama dobrze nie wie, dlaczego tak jest. Jest tak i już. Błąka się więc po polu namiotowym, jak po zaszyfrowanym młodzieżowym mieście i szuka jakichś ludzi. Omija tych, co wrócili dopiero co z jarocina, śpią jak kłody, wymordowani w brudnych pociągach lub wciąż w przedwczorajszym amoku chrapliwie i rytualnie śpiewają, jeszcze będzie normalnie, będzie przepięknie. Omija też ten pstry zagraniczny namiot, który wydaje jej się twierdzą gośki. Ją samą gośkę widziała wczoraj, tej wszędzie pełno ubrana w czarną mini, otoczona wieńcem kretynów, których niezmiennie nazywa przyjaciółmi i których zazwyczaj w ogóle nie zna, wysiadała właśnie ze starego czerwonego Oldsmobila, huczącego jak dyskoteka. Z oczami wbitymi w ziemię, kołysząc się jak wielbłąd, zmierzała w stronę rzeki. Gośka niestety ma swoje macki wszędzie. Tuż pod jej namiotem dogonił Lorentynę jakiś chłopak w czarnej kurtce z dermy. Mówiła mi gośka, że jesteś. Chcesz zobaczyć za skrońca? A masz lusterko? Jasne. Spojrzała w czarne szkło lustra i po sekundzie wiedziała już to, o co jej chodziło. Znajoma, oswojona twarz podlotka nie zmieniła się wcale, a wcale. Lorentyna odetchnęła z ulgą. Za dużo nasłuchała się o tym, że w dziewczęcej twarzy zachodzą jakieś niebywałe zmiany po tej pierwszej dorosłej nocy. Lorentyna nie cierpiała tych wszystkich słów. Posiadł ją, łóżko, stracić cnotę. Tak samo podejrzane wydawały jej się mity o wieczystym stemplu na twarzy, ale zawsze lepiej było się upewnić. Radosna, mocna tęsknota uderzyła jej do głowy. Zerwała się jej truftem, pobiegła w stronę morza. — Nie uważasz, że cześć? — zawołał za nią ten w czarnej kurtce — nic nie odpowiedziała. Nie lubiła oglądać za skrońców w namiotach i w ogóle śpieszyła się. Tak mało miała czasu i tyle miała pomysłów na ten dzień, choćby to kazać Piotrowi zamknąć oczy i nagle wrzasnąć: Uwaga, uwaga, rozbieram się do naga! Albo przetulić się i pogadać o kurobrodach, o tych ptakach, co żyją parami. Potem błaznować, albo zabawiać się w męża i żonę. Tak się to nazywało w podstawówce. Albo może narwać wrzosów. Rozdział szósty. Na stare miejsce Lorentyna przybiegła z Jajana, ale pewna siebie jak maratończyk. Nie na darmo obie z mamą były pływaczkami i pokonywały długie dystanse. Ale Piotra na starym miejscu nie było. Słońce oświetlało białą, rozgrzaną już plażę, jak na reklamach australijskiego surfingu młode małżeństwo z pisklęciem okopywało się już w warownym grajdole. Niemcy sposobili się do siatkówki, a farbowana niebieską farbką, potulna fala szeptała poufnie pac, pac. Ale Piotra wciąż nie było. Usiadła grzecznie na piasku i rozłożyła ręcznik. Pachniał wczorajszym dniem namiotem i solą. Przytuliła się do szorstkiej tkaniny i potarła o nią policzek, jak oznajomy młody zarost. Poczuła coś w rodzaju tęsknoty za Piotra ciuchami. Ach, więc to jest tak. Tak to mniej więcej boli. Hm. W dołkach wyżłobionych przez dziecięce stopy poniewierały się pestki wiśni i kolorowe papierki. Na odległość wyciągniętej ręki Lorentyna zobaczyła coś, co wyglądało jak ogryzek szczęścia, coś, co napełniało ją uczuciem nieznajomego lęku. Był to porzucony na piasku nadłamany i lepki lizak, w którym grzęzła popas nieszczęsna i poużywa biedronka. Lorentyna delikatnie uwolniła stworzenie ze słodkiej topieli i pomyślała: aha! Był w tym smutek doświadczenia, zdziwienia i coś, co nie wiedziała jeszcze jak smakuje, ale pewna była, że nie chce poznać tego smaku. Wstała. Obojętnie spojrzała w stronę granatowego, roziskrzonego dziś horyzontu. Morze było, naturalnie, jak oczy Piotra, i powędrowała z powrotem do wsi. Jej stopy grzęzły w piachu. Zrobiły się ciężkie jak kloce i posuwały się tak, jakby obcy im był szczeniacki tentent. Aha, aha, to tylko tłukło się w tym kawałku mózgu, który stale gada i formułuje. Jej brązowe oczy, oczy zdziwionego niedźwiadka, czuła to panicznie, rozglądały się dookoła. Dekolty wydm zachęcały do wspinaczki i podskoków. Zapach słońca zwiastował długi i jasny dzień, ale dla niej morze było puste i wydmy i słońce też. Minęła je i marudnie dobrnęła do wysokiej sosny. I do ledwo już widocznych, spłukanych słów, sprzedam smażalnie bursztynek. Gdzie są wszyscy? pomyślała. We wsi było przeraźliwie pusto. Dopiero w przecińce między drzewami, w głębi świetlistej drogi zamajaczyła jej znajoma postać. To był Piotr. Obok niego szła jakaś pani i prowadziła na smyczy groteskowego, chudego jamnika. Miała szerokie biodra, a na głowie staranną, rudawą fryzurę. W kontrze światła niewiele więcej było widać. Piotr wyglądał jak wycięty z kartonu, coś mechanicznego było w jego ruchach. Nie poruszali się jak małżeństwo, ale ta kobieta na pewno była jego żoną. Skręcili w lewo i drewniana furtka sama zamknęła się za nimi. Lorentyna znała ten dom. Była to biaława, nieforemna willa z jakimś niby to gankiem i jakimś niby to tym panonem, willa, w której latem wynajmowano pięć czy sześć pokoików. Z każdego okna wystawały blade jeszcze twarze miejskich dzieciaków i domagały się wolności. Było jeszcze dość wcześnie i niektórym dopiero teraz dawano śniadanie. Drugie, trzecie, jak to w Polsce. Porykiwano, krzyczano, bawiono się w chowanego. Lorentyna usunęła się w cień rozłożystego modrzewia i patrzyła łapczywie. Towarzystwo rozsiadło się na ganku. Piotr z żoną po środku, a po bokach jakieś babki czy ciotki w kretonach. Piotr wyglądał starzej niż nad morzem. W staromodnej koszulce z napisem: Florida. W ciemnych okularach i w szortach mógł być z powodzeniem jednym z tych czterdziestolatków zajeżdżających pod smażalnię prawie nowym Audi i wystawiającym za szybę lewe przedramię. Wujek, wujek! usłyszała dziecięce głosy i znajoma Czereda wyległa na drewniany ganek. Niektórzy dostali polizaku i uspokojeni, z oczami wlepionymi w mokre papierki, oddali się marzeniom. Lorentyna nie przelękła się słowa wujek. Znane to wakacyjne przezwisko wszystkich ludzi. Kolnęła ją jednak pewna stara drzazga, którą starała się ukryć możliwie najgłębiej, nie myśleć o niej w każdym razie. Już od paru lat ćwiczyła się w zapomnieniu tej drzazgi, ale jak widać bezskutecznie. Otóż jej matka, jej młodo rozwiedziona matka, zazwyczaj oszczędzała Lorentynie znajomości z różnymi panami. A jeśli nawet panowie ci pojawiali się na herbacie przed porwaniem mamy do teatru, co za ochyda, mama nigdy nie życzyła sobie, żeby jej córka nazywała tych ludzi wujkami. Jeden z nich, ten, który zawsze zostawiał parasol, wysunął nawet taką propozycję na własną rękę, ale tak się jakoś złożyło, że wkrótce potem przestał się pokazywać. Na jego miejsce pojawił się potem jakiś niewydarzony Romuald. Uta nie wiedziała, co o tym myśleć. Trochę ją peszyła ta częsta rotacja. A Hanka musi być frygidą. Sama właściwie wyprawiła Karola do tej zacnej kobiety, więc na cóż jej te orszaki? Ten nowy wygląda, jakby obrabował bank. Inna rzecz, że nie przyszyła Karolowi nawet guzika, nie mogę połączyć faktów. Lorentyna nie wiedziała dokładnie, co to znaczy frygida, ale marzyła, żeby mama pozostała nią do końca życia. Natomiast co do szycia lub nie szycia i nieprzyszywania Brakowało jej jasności. Od nieocenionej kucharki z kolonii dowiedziała się w końcu, że z całą pewnością należy mężczyzn obszywać, bo inaczej pójdą, ani się człowiek zdąży obejrzeć. Od tej pory Lorentyna woziła ze sobą zawsze nici i naparstek. Od czasu, kiedy Mikuś Lis pocałował ją w przedszkolu w czasie leżakowania, Lorentynę pasjonowali chłopcy i była stanowczo zdecydowana, gdyby to się okazało konieczne, obszywać ich od stóp do głów. Jeden z wujków, a raczej nie wujków, intrygował ją nie mniej niż Mikuś Lis. Postawny, bogato owłosiony mężczyzna, podobny do aktorów w serialu w dawnym kinie. Głos miał tubalny i przynosił mamie grube książki w stylu Historia Inków. Dużo mówił. Zdanie, które przewijało się najczęściej, brzmiało – przenieśmy się do mnie, mam prawdziwego Earl Greya i biszkopty – Mama kompletnie się tym nie interesowała, natomiast Lorentyna o dziwo coraz bardziej. Któregoś dnia dała się wujowi wyciągnąć na spacer, a potem weszli do niego. Jedli fantastyczne biszkopty z wysokiej niebieskiej puszki, a potem wuj położył ją na tapczanie, po czym podsunął jej grubą książkę w miękkiej okładce z pluszu. – Przejrzyj to – powiedział i udał się do łazienki. Lorentyna z nudów zajrzała do książki i natychmiast zarżała gromkim śmiechem. Obrazek na stronie 70. przedstawiał kobietę i mężczyznę. Ona miała głowę tam, gdzie on nogi i najwyraźniej coś ją bolało, bo strasznie była wykrzywiona. On zaś unosił się na łokciu i z głupim wyrazem twarzy, niczym znękany płetwonurek, rozpaczliwie usiłował schwytać powietrze. Lorentyna miała 15 lat i powstrzymywanie się od śmiechu nie było łatwą rzeczą. Trzymała się za brzuch i jęczała – oj, nie mogę. Kiedy lekko przytomniała, było już za późno. Wuj klęczał przed nią, nago i płakał. Bełkotał przy tym, a jedyne słowa, jakie dały się w tym bełkocie rozróżnić brzmiały – ona jest wesoła. Ach tak, ona jest wesoła. Lorentyna naturalnie chciała uciec, ale to również nie było łatwe. Wyrywała się energicznie, ale nagó strzepotał rękami jak wiatrak i w kółko powtarzał swoje – Padła na dobry pomysł i zaczęła go tłuc poduszkami, jaśkami, czym popadło, ale i to na nic się nie zdało. Podwoiło tylko jego płaczliwą paplaninę. Ona jest wesoła, wesoła jesteś! Sapał kosmacz tuż nad jej uchem. Wreszcie, kiedy mu rozbiła lampę na głowie i, rzec można, polała się krew, wuj pojął, że nic z tego nie będzie. Ubrał się i zaczął opowiadać o sobie. Jako młodzieniec spędził kilka lat w Paryżu. Ach, ten nieznośny Paryż! I tam przyzwyczaił się do francuzek, które w łóżku są figlarne, gadatliwe i wesołe. Przynajmniej taki mają styl. Potem w Polsce zwolna się zaaklimatyzował, ale wciąż miał pretensje do żewnych, smutnych i ach jakże patetycznych Polek. Marzył o śmieszce. Hmm, ale żeby aż tak Lorentyna zjadła jeszcze trochę biszkoptów i opuściła ją złość. Trochę nawet było jej żal tego wuja. Z drugiej strony wstyd jej było, że do licha była trochę podniecona. Wobec mamy taki typ nigdy by sobie nie pozwolił. Właśnie. No, na co? A może należy żałować mamy? A, tam. Zebrała się prędko i pobiegła do domu. Wieczorem długo nie mogła zasnąć. Zdaje się, że nawet trochę płakała. W sumie wstrętne to wszystko... Czy nie lepiej być frygidą? Kto chce budynią? Lorentyna ocknęła się. Na ganku białej willi stała żona Piotra i liczyła kłębiące się dzieci. Pięć, sześć, sześć budyni. Siedem wrzasnęła nieoczekiwanie Lorentyna i wynurzyła się z zapłotu. Siedem budyni powtórzyła mechanicznie żona Piotra i wyciągnęła w jej stronę tekturowy kubeczek wypełniony brązową mazią. Ninka. Przedstawiła się przy tym z tą manierą trzydziestopięciolatek, które chcą być w wieku wszystkich ludzi. Nina nie była brzydka i nie była wiele starsza od Piotra może rok, może dwa. Miała na sobie lekką, przymarszczoną sukienkę w kwiaty, która mogłaby być szlafrokiem, a na nogach plażowe pantofle na grubym sznurku. Jej oczy nieokreślonego koloru bardzo były skupione na właściwym gospodarowaniu budyniem już nie walczy. Pomyślała Lorentyna bez złośliwości. Od uczyniła obserwację, zaczęła jeść, ale przede wszystkim bardzo pragnęła złowić spojrzenie Piotra, czy jest wściekły, czy rozbawiony, czy trochę mu wstyd. O, jesteś biedronko, nie mogłaś już wytrzymać zwrócił się do niej tym samym tonem, jakim mówił do reszty dzieciaków a do żony Lorentyna przepada za słodyczami, to łakomczów no więc szpila i to ostra postanowiła zaszarżować. Wujek świetnie mnie zna, powiedziała głupio i pomyślała z rozpaczą jeden jeden. Nina wzięła do rąk gdańską popołudniówkę i zaczęła nagłos czytać horoskopy. Prawie każdemu przypadała w tym tygodniu przyjemna znajomość na wakacjach lub przynajmniej ktoś, kogo się nie spodziewasz. Lorentyna miała wrażenie, że Piotr słucha tego z większą uwagą niż to wypadało dorosłemu. W ogóle miał ten sam wyraz obcego skupienia, co wtedy wieczorem, kiedy przyglądała mu się na plaży, a sama była niejako w czapce niewidce. Pięcioletni Gabriel, którego wczoraj ugryzła osa, otrzymał od gwiazd pocieszenie. Po przelotnych kłopotach czeka cię moc sukcesów. Lorentyna zjadła budyni i zastanawiała się, jak wyjść. Siedziała jednak, jak przyklejona do tego lepkiego przedpołudnia i choć przemknęło jej przez myśl, czy nie jest przypadkiem podła, tkwiła tam nadal. Nina sprzątnęła kubki i zapominając o wszystkich, zwróciła się w stronę Piotra. Czy masz coś do przeprania? To było straszne. W dodatku obrzydliwe i nietaktowne wobec niej Lorentyny i zdecydowanie upupiające Piotra, a raczej chłopca w Piotrze. Czyżby Joanna miała rację, że istnieją tylko dwa typy kobiet: kochanka i męczennica. A może jest tych typów więcej, choćby jakiś mieszany? A może Ninka jest taka pewna siebie? Między mamą a ojcem podobna scena nie byłaby możliwa. Może Karol nawet by o tym i marzył, ale mama przenigdy nie spytałaby przy obcych ludziach, czy ojciec ma coś do przeprania. Nie zawłaszczałaby go. Przeciwnie, ona potrafiła się do niego odezwać w taki sposób, jakby byli obcymi ludźmi. Tym samym oświadczała zebranym, droga wolna, a ojcu dawała możliwość wyboru formy. Czytałeś Zagajewskiego w tygodniku? Doskonały. W końcu trzeba mieć do tego wszystkiego trochę dystansu. W ustach mamy posiadanie dystansu było chyba największym komplementem. Kiedyś wspólnie siały rzodkiewkę w ogrodzie u dziadka. Mama do tej pięknej, kochanej roboty włożyła oślizgłe, białe rękawiczki jak chirurg. Lorentyna przeciwnie. Z rozkoszą grzebała się w pachnącej, nagrzanej już ziemi, oglądała robaki i wyciągała małe, porządne kłaczki. A mama... Mama nie miałaby chyba nic przeciwko temu, żeby ludzie byli owinięci w celofan, a na niej samej, żeby umieszczony był wyraźnie napis Uwaga, szkło. A przecież ręce same się wyrywały do mamy. Takie gładkie miała bluzki, tak ładnie pachniała, tak zgrabnie kręciła pupą w tych swoich popielatościach i miała zawsze ciepłe dłonie, nawet kiedy przychodziła z mrozu. Może gdyby mama spotkała takiego mężczyznę jak Piotr. Nie, o tym strach myśleć. W każdym razie ojciec zupełnie nie był do Piotra podobny. Ojciec, zanim jeszcze wyłysiał, zdążył już przytyć. Był podobny do banana. Ale nie o to chodzi. Taki na przykład Jack Nicholson też jest gruby. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Ojciec pozwolił nie wiadomo kiedy odstawić się na boczny tor. Reperował radio, rozwiązywał krzyżówkę, pomagał Lorentynie w matematyce i nikt go nie słuchał, kiedy coś mówił. Od dawien dawna wiadomo było, że pojawi się ta zacna kobieta. Najpierw pożyczał jej tygodniki, potem zaczął nosić do niej koszulę do przeprasowania, a potem ona sama zaczęła wpadać. Któregoś dnia oświadczyła, że Karol jest wyjątkowy, i to był początek końca. Doszła do tego, że upiekła Lorentynie miodowy tort, po prostu piernik na urodziny. O, idzie nasze pogotowie ratunkowe, śmiała się pani uta smutno, ale nic na to nie można było poradzić. Wszyscy czuli, że ojciec się wyprowadzi. Mama była zbyt dumna na to, żeby sobie pozwolić na zazdrość, a poza tym miała tyle zajęć. Sortowała paczki dla internowanych, sprowadzała szwedzkie lekarstwa, nocowała jakichś obcych ludzi z długimi brodami, którym oddawała Lorentyny kartki na mięso, a wieczorami chodziła do pani Uty na bridża, bo przecież nie można dać się zwariować. Schudła, ale wyglądała przepięknie, jak szara pani z obrazu Olgi Boznańskiej. Na pretensjonalne pytanie kuzynki, dotyczące oczywiście Karola. Czy nie mogłaś tego ocalić, odpowiedziała tonem przywodzącym myśl o sztucznych kwiatach. Moja droga, naprawdę nie było sensu ciągnąć tej farsy. Ojciec zabrał z domu radio, chociaż został nadal zameldowany, Lorentynie zaś pozwolono bywać u tej zacnej kobiety. Przy łóżku nie leżał już egzemplarz dżumykami, podarek od mamy tylko ostatni numer problemów techniki, a na talerzyku smaczne ciasteczko. Jesienią ojciec pomagał tamtej pani marynować grzyby, a wieczorami, kiedy przychodzili goście, opowiadał o swojej pracy w metaleksporcie i wszyscy go podziwiali. Podczas gdy mama uważała, że powinien był zrobić doktorat w paleontologii. Chodziło chyba o jakieś muszle. Dzieci słyszą o wiele więcej niż się dorosłym wydaje. Wróćmy do dębek. Upał tężał i dzieciaki nie wiedzieć, kiedy rozbiegły się. Tymczasem Piotr, położył przed Niną cały stos pogniecionych dżinsów i koszul i Lorentyna poczuła, że musi teraz nagle i głośno zagwizdać. Nabrała powietrza i zagwizdała. Spod budy ruszył w jej kierunku biały, osowiały pies. Nikt z dorosłych się tym nie zainteresował. Obmyślali, widać, strategię popołudnia. Górę wzięła pogoda. Piotr odciągnął żonę od starty prasowania. Ale nie zajmuj się tym teraz, chodź, objął ją i miękko ruszyli w stronę plaży. Bawcie się dobrze, zawołał jeszcze Piotr pod nieokreślonym adresem. Dziękuję za budyń, wymamrotała Lorentyna, a mały Gabriel wynurzył się z modrzewi i zaczął marudzić. Ciocia, opowiedz mi coś, opowiedz, słyszysz. Lorentyna postanowiła się rozpłakać, z tym jednak zawsze miała kłopoty. Ona ma takie suche oczy, mówiła z dumą mama. Podniosła się w końcu i zatrzasnęła idiotyczną furtkę. Pobiegła w stronę lasu, w stronę mchu. Śpieszno jej było zaszyć się w lesie i kopać szyszki, ale musiała zwolnić kroku. Przed nią objęci jak harcerki szli tamci. Piotr wymachiwał ręcznikiem, ich ręcznikiem. Czy to na tę kobietę czekał? Czy to o niej myślał, kiedy pierwszy raz całował Lorentynę po plecach? Nie mogła oderwać oczu od znikającej pary. Ninka nie gestykulowała, rozprawiała o czymś, opowiadała szeroko, jak każdy, kto rano przyjechał z miasta. Jej wysokie koturny, tak zwane sznurowce, głęboko wrzynały się w piasek. Pięty majaczyły różowo. Były najwyraźniej pomarszczone. Fala nieznanego jeszcze ohydnego uczucia uderzyła Lorentynie do głowy. Czyżby to była nienawiść? Nie cierpiała różowych pięt. Zresztą, Lorentyna nigdy nie lubiła dorosłych kobiet, może nawet ich się trochę brzydziła. Jeszcze w siódmej klasie miała kolegę, Marka. Nic między nimi nie było, ale jego matka, do złudzenia podobna do wyżła, podejrzewała Bóg wie co. Kiedy Lorentyna pojawiła się w progu z książką albo z biletem do kina, wyżlica witała ją zawsze w ten sam sposób, cicho jęcząc. Miało to oznaczać szyfrówkę: Mam migrenę, a tu goście i goście. Następnie ruszał do ataku ulubiony ratlerek tej kobiety. Hałaśliwy, upiorny piesek wyskakiwał na środek pokoju i jazgotał do końca wizyty. Cały był przy tym pokryty pierzem, ponieważ rezydował we wnętrzu czarnego japońskiego jaśka. Mama była zupełnie inna. Nie jęczała na widok kolegów, ani nie przechodziła demonstracyjnie przez pokój. Mamy po prostu nie było czasem zostawiała na glinianym talerzu jakieś owoce a czasem lakoniczną kartkę zgaście gaz w kuchni ojciec bardziej nadawał się do kolegów Lorentyny ale tylko wtedy, kiedy była mała próbował grać z nimi w warcaby albo wchodził z nienacka do pokoju i pytał wścibsko dopływ loary na sześć liter w ręce trzymał starannie złożoną krzyżówkę Lorentyna trochę wstydziła się za niego w każdym razie nigdy się go nie bała jak świętego Józefa czy Piotr będzie też kiedyś taki jak ojciec? Czy też będzie grał w warcaby? Zrobił własnoręcznie domową apteczkę? Czy wyłysieje i będzie marynował grzybki z tą zacną kobietą? Ach tak, to byłoby cudownie. Dorentyna nagle gorąco zapragnęła zostać zacną kobietą. Czy nie dość już była taka dzika? Czy nie byłoby przyjemnie odbić Piotra zarozumiałej żonce, robić z nim przetwory na zimę, a w nocy bacha? Ale czy starzy ludzie długo jeszcze mają siłę na miłość? Lorentyna nigdy się nad tym nie zastanawiała, ale przecież czemu nie, jeżeli nie będzie się palić papierosów, to kto wie. Może ręce i nogi będą wciąż prężne i brązowe, a uderzenia boskiej gorączki nie opuszczą nas nigdy. Lorentyna dotarła na wysoki, ciepły pagór, pokryty szyszkami, piachem i mchem i położyła się na pachnącym igliwiu twarzą do ziemi. Zapach lata buchnął jej w nozdrza i mocnym podmuchem wydarł się tak głęboko, że Lorentynie zakręciło się w głowie poczuła raptowną, wilczą tęsknotę za mężczyzną, tęsknotę i lęk. A więc to tak. Miód i goryczka jednocześnie. Lorentyna nigdy jeszcze nie bała się w ten sposób to straszne. Bać się z powodu mężczyzny, albo po prostu jego się bać. To gorsze niż zamknięty pokój. i zaraz za ciemnym pokojem pytanie: dlaczego? jakieś nieznośne poczucie niesprawiedliwości. Przecież ma dopiero siedemnaście lat. Przecież dopiero wczoraj otworzyła się delikatnie i wspaniale młodziuteńka, czerwona makówka. Przecież wszystko w niej prosi o wypełnienie, o pieszczotę, o wilgoć. Przecież należy jej się to do licha. Samotna wilga zatrzepotała w sosnach. Jak cicho. Znów zapragnęła, żeby tu była Joanna. Jej jednej śmiałaby to wszystko powiedzieć. Zielone, chłodne oczy popatrzyłyby na nią zdziwione, ale w końcu stałaby się może sprawiedliwość. Przecież tyle razy tuliła się do Joanny, kiedy dopadał ją strach w nocnym namiocie, albo w czasie burzy, albo na myśl o upiornych lekcjach fizyki. Cóż by Joannie szkodziło w łagodnych, cichych pocałunkach osunąć się w stronę dziecinnego jeszcze, a już głodnego i spragnionego brzucha i jeszcze niżej i w głąb ledwie rozchylonej czerwonej makówki. Och, Joanno, Joanno, czemu mi to zrobiłaś? Czemu jesteś tak daleko, a ja jestem taka jeszcze mała, a już zapomniałam, jak się gra w warcaby? Lorentyna zamknęła oczy i potarła policzek o szorstką szczotkę i gliwia, czy Piotr ogolił się na przyjazd żony? To byłoby podłe wobec Lorentyny. Umarłaś czy co? Usłyszała nad sobą idiotyczny głos gości, i po chwili cała paczka jej ludzi wtoczyła się na pagórek. Znalazłem zwłoki Indianina, ryknął ten w czarnej kurtce i złapał Lorentynę za rękę. Nie uważasz, że hej? Hej, powiedziała Lorentyna i zacisnęła zęby. Właśnie was szukałam. Już myślałam, że się umartwiasz. Gośka przejechała Lorentynie po nogach wierzbową witką. Chcesz jechać na piwo do Karwi? Jasne, kto jedzie. Wszyscy, tout le monde. Gośka zatoczyła ręką spore kółko. Prócz czarnej kurtki byli jeszcze jacyś dwaj Rudzi z gitarą, chyba bliźniacy, i tępawa dziewczyna z niemowlęciem w plecaku klucząc pośród drzew lekkimi slalomami, zaczęli zbiegać z pagórka. Zawirował piach, górka była półwydmą. Gdzieś wysoko zatrzepotał dzięcioł. – Cudny dzień, co? – zagadnęła Lorentyna. – Słuchaj, jeżeli jesteś na mnie wściekła, nie musisz z nami jechać – warknęła Gośka. – Ale skąd? – Boskie Towarzystwo, świetne perspektywy. – Pojedziesz ze mną – kleił się czarna kurtka. – Do samego nieba, baranku, tyle że nie mam kasku. Lorentyna nieporadnie starała się złapać styl. Za chwilę już mocny podmuch powietrza i kurzu uderzył ją w oczy. Jechali samym środkiem dębek, płosząc kury, psy i dzieciaki. Nareszcie udało jej się zapłakać. Łzy spływały po rozpalonej twarzy i wsiąkały obojętnie w kurtkę nieznajomego chłopaka. Dlaczego nie przyszedł? Dlaczego sprowadził sobie kobietę? Karwia była tuż, tuż. Wzięli kufle, minęli dyszący pijacki kłąb. I zalegli w rowach przy szosie. Małe kwiatki wyciągały żółte oczy ku niebu. Smutna krowa rozmyślała o jesieni. Dziewczyna z dzieckiem w plecaku wyznała, że jest buddystką. Dziecko ma ojca, który maluje pokoje. Firma pod nazwą maluje uprzejmie. I też jest buddystą. Wszyscy troje uwielbiają sałatkę z pokrzywy. Czarna kurtka rechotał. Potem zdjął kurtkę i położył się Lorentynie na kolanach. Miał ciężki łeb galernika. Bliźniacy polili na gitarach Wszystko było straszliwie siłowe Gośka meblowała rozmowy Szkoda, że nie byłaś z nami w Sopocie Dzień i noc balanga Skakaliśmy z mola Wprost w ramiona policjantów wodnych Bo przygodnych Jak zgadła Ale wyszedł happening Poznałam Sempa, wiesz Nie wiem, ale nawijaj on jest w porządku. Niesamowity. Można z nim gwałcić gołębie. Kiedy przyjedzie, zostawiam tych i lecę z nim do łodzi na akcję. Koniec z czerwonym. To jest tylko kwestia wyobraźni. Sem wymyślił zasady papierowego sztyletu i zomowca. Każdego można zahipnotyzować w pewien sposób. Powoli robiło się chłodniej. Bliźniacy żałośnie jęczeli. Jeje, yeah, yeah, oje. Oh yeah. Buddystka zaczęła pochlipywać. Z jej malarzem pokojowym coś nie tak. Zajrzymy do mnie, czarna kurtka uparcie zdążał do celu. Było oglądanie za skrońca, znowu piwo, nocne kąpiele i wreszcie Gośka ze swoimi fałszywkami. To był jej stały numer. Tytoń z radomskich, zmielone jakieś zioła, po prostu śmiecie mające udawać drogocenną trawę. Lorentyna poczuła, że jest jej niedobrze i że w głowie ktoś przekręca jej kontakt raz jasno, raz ciemno. Czarna kurtka zaciągnął ją do siebie. Anatomia, tylko anatomia kto to powiedział? Jakieś słowa z elementarza gośki jakieś porady tej kucharki głęboko oddychać głęboko oddychać jakieś ordynarne pomrukiwania kurtki no i zapomnieć 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 wszystko to jak podarty film kłębiło się jej w głowie. Kiedy dotarła do namiotu, była zlana potem jestem chora pomyślała z ulgą będę małym chorym psem, co liże łapę pod schodami. Potem śniły się jej warcaby. Były olbrzymie jak trumny, a w każdej z nich, na wygodnym posłaniu, leżały stare kobiety. A ojciec ślizgał się po szachownicy i mówił grzecznie: Czego chcesz? Kazali mi płynąć żabką. A potem śnił się jej mały chłopiec. Odprowadzała go na dworzec, bali się. Chciała go pocałować, ale na policzku chłopca pojawiła się różowa, wciąż rosnąca kula. Nagle ta kula pękła i wyfrunął z niej mokry i wymięty owad. Potem pojawiła się mama. Była papierowa, płynęła kajakiem, a jej nogi i cały dziób kajaka wszystko rozpływało się w tęczy. Kiedy odzyskała przytomność, zęby szczękały jej w równomiernym rytmie, od dach namiotu uderzał deszcz, a podłoga pełna była wody. Usta spierzchnięte i nieruchome jak z drewna. W kącie na pół zatopiony tkwił wielki wiecheć kwiatów od kurtkowego jak długo spałam, chciała pomyśleć i kto mnie tak skrzywdził, chciała pomyśleć, ale to jej się nie udało, znowu zamknęła oczy. Kiedy się ocknęła, w otwartym wciąż trójkącie namiotu zobaczyła gwiazdy witraż, okno, zadanie z geometrii, dom. Dom, ale nie wiadomo czyj. Jak czarna kartonowa wycinanka, bliska na wyciągnięcie ręki, majaczyła głowa Piotra. – Zostań ze mną – wykrztusiła Lorentyna sparciałymi ustami. – Proszę, zostań ze mną. Wymamrotała raz i drugi i trzeci, chociaż tego właśnie, zdaje się, nie miała powiedzieć. – Moje kochane strusiątko, małe moje – szeptał, zdaje się, Piotr i wciąż był wyraźniejszy, wciąż bardziej granatowy niż czarny, jak przed wczoraj. Gdzieś z daleka, gdzieś z bardzo daleka usłyszała głos Ninki. Martwiliśmy się o ciebie, jak tak można? – Właśnie, jak tak można? Powtórzył za nią Piotr matowym głosem. Nawet Gabriel pytał o ciebie. To śmieszne, ale nikt z nas nie wie, jak masz na imię. No właśnie, tak to z tobą jest. Lorentino. Tak to z tobą jest, Lorentino. Ubieraj się, zdecydował Piotr. Chodź, pomożemy ci się ubrać. Zanim się Lorentyna zdążyła obejrzeć, siedziała już w rozklekotanej niwie, a obok leżały na siedzeniu jej mokre ubrania, latarka i bukiet jarzębiny. Z dobrodziejstwem inwentarza, to tylko tłukło jej się po głowie. Po paru minutach siedzieli już na znajomym drewnianym ganku. Zapalono skąpe lampy, okutano ją, gadano o zwariowanej pogodzie, o jakiejś pracy, którą Nina ma do zrobienia i o tym także, że Piotr uwielbia dzieci. Dziś właśnie wybierał się z całą czeredą smarkaczy do zoo w Oliwie, ale jakoś udało mu się to wyperswadować. Ostatecznie tak rzadko mają oboje urlop. A miał dzieciakom pokazać kośnika. Kośnik, ptak, który rodzi się na gałęzi. Kośnik, osobliwy ptak, któremu pazury wyrastają prosto ze skrzydeł. Wyrecytowała ostatnią lekcję Lorentyna. Ich tajną lekcję. Czuła, że popis dobrze wypadł. Zaczynało wracać w nią życie. Na koniec pokoik był dla niej gotów. Drewniana izdebka, która służyła pewno kiedyś za magazyn, a raczej za schowek. Pełno tam było plastikowych misek, zapomnianych kubełków, łopatek, płetw i świecących kwiatów. Zmierzyli jej gorączkę, pożartowali niezręcznie i poszli. Lorentyna usłyszała z daleka głos Ninki. Jakie te dziewczyny są teraz śmiałe. Sama jedzie taki kawał drogi z plecakiem, śpi w namiocie. W czasie okupacji były łączniczkami. Dzieci rodzą dzieci. Teraz najważniejsze jest, żeby się wyspała. Weterynarz, tego Lorentyna dobrze nie usłyszała, dlaczego weterynarz może więc masz, więc nie masz? Rozdział siódmy. Naturalnie o spaniu nie było mowy. Za mocno pachniało drewno. Zbyt obcy był ten pokoik. A ci ludzie, kim byli? Niezłym w sumie małżeństwem, parą gangsterów, dwuosobowym utajonym piekiełkiem z filmów Bergmana. Lorentyna nie wiedziała, czy to dobrze, czy źle, że się tu znalazła i dlaczego tak dziwnie jej się o Piotrze myślało. Raz, kiedy powracał jego zapach, przychodziło jej na myśl słowo Piotr, a innym razem, kiedy wspominała pięty ninki, nie wiedzieć kiedy, automatycznie myślało się jej ci ludzie. W pokoiku, oprócz porządnego, panieńskiego łóżka ozdobionego zasuszonym bukietem, wszystko wydawało się trochę przerażające jakieś takie, jakby należało do umarłej osoby. Wciąż nowe cienie wynurzały się z mroku cienie starych walizek i miednic, cienie pustych słoi, jakiś chyba nawet strój przebierańca. Cienie porzuconych, zdradzonych wakacji. Ktoś tu się pewnie kochał, ktoś planował przyjazd na przyszłe wakacje. I tyle z tego zostało. Wszystko nieprzydatne, jak zdjęcie starej ciotki. Dobrze, że chociaż meduzy nie można zasuszyć sobie na pamiątkę. I co by komu przyszło z takiego przeźroczystego żółwia? W strasznym to wszystko było nieporządku, a najbardziej nie w porządku czuła się sama Lorentyna. Pierwsze sumienie mówiło jej, że od takie jest życie: rzeczy toczą się byle jaka, jedna z drugą niewiele ma wspólnego. Mężczyźni całują obce dziewczyny na plaży, koledzy poją koleżanki tanią wódką i raczą fałszywą marihuaną, mężatki starzeją się, a poza tym Lorentyna była przecież półprzytomna, kiedy ją tu przywieźli. I nawet gdyby chciała zaprotestować, nie miałaby siły. Jednakże drugie sumienie mówiło jej, że wszystko jest nie tak, że czuła przecież przerażenie w głosie Niny, że kobieta o różowych piętach w niczym nie zasłużyła na karę. A ona sama, Lorentyna, ma 17 lat i powinna teraz zbierać chrust na harcerskie ognisko. Wszystko ją bolało, a przede wszystkim ona sama. Najchętniej zabawiłaby się w opowiedz mi mamo. To ostatnie musiała chyba powiedzieć głośno. W drzwiach stanął Piotr i ukłonił się ceremonialnie. Dobrze, opowiem. Miał na sobie granatowy sweter i białe krótkie szorty. W rękach trzymał lampę naftową. Bardziej niż kiedykolwiek wyglądał jak chłopak. Nie jesteś moją mamą, ale jestem bardzo dobrą niańką. Piotr rozsiadł się w rozklekotanym leżaku i zaczął opowiadać. Był dobrym dzieckiem. Nigdy nie próbował sam tropić tygrysa ani płomy. Ja też chciała wtrącić Lorentyna, ale dała spokój. Wolała słuchać. Matka Piotrka zamartwiała się o niego. Obawiała się, że za przykładem ojca Piotr wyruszy kiedyś na samotne łowy. Nic dziwnego, jakże to miało nie kusić. Ojciec odznaczał się jakąś diabelską intuicją, chytrze, a przy tym i czule, potrafił podejść młodego tygrysa lwa, a nawet dzikie ptaki w gniazdach. Nie płoszył ich, nie zaskakiwał, wydawało się, że nie sprowadza na nie ani łomotu wystraszonego serca, ani przerażenia oczu. Jeśli ptaki umiałyby się przeciągać, to na jego widok przeciągałyby się leniwie, a nawet zachęcająco. Przeciągający się koliber, to byłoby coś. A sowa nauczycielka? Wydawałoby się, że wszystkie te stworzenia tylko czekają na błysk flesza i na czerele zdumionych i uszczęśliwionych Anglików w czapkach z daszkami. Piotr bardzo lubił dostawać takie daszki. Ja też, pomyślała Lorentyna, lubiłabym dostawać takie daszki. Matka Piotra dla ludzi chłodnawa i wymagająca, dla zwierząt była nadzwyczajna. Była niejako mamką całej dżungli i prerii. Czy on mi nie opowiada afrykańskiej królowej? Przemknęło przez rozpaloną głowę. Przecież to wszystko jeszcze bolało. W jej dużym, otoczonym siatką ogrodzie znajdowało się coś w rodzaju kliniki dla rozmaitych nieszczęsnych połamańców i nieudaczników. Kogo tam nie było? Piotr powiedział kogo okulawiony kruk, mała zebra, która piła ze smoczka i stary lew, którego nazywano nie wiedzieć czemu Dalai lamą. Któregoś dnia piastowanie zwierzaków pod okiem matki nie wystarczyło Piotrkowi. Wymknął się z ogrodu i sam wyruszył w dżunglę. To dziwne. Po chwili, kiedy samotny i szczęśliwy znalazł się między drzewami, słyszał coraz więcej dźwięków. O wiele, wiele więcej niż wtedy, kiedy wędrował z ojcem. Niektóre, jak ptasie głosy i szelesty trawy, wydawały się bliskie i oswojone, a niektóre całkiem nieznane. Jakieś jakby dzwonki, jakby szepty. Piotrek poczuł strach, ale brzmiał dalej. Nagle w gwałtownie gęstniejącym mroku zobaczył cudo. Ledwie widoczna między lianami lśniąca i leniwa zwisała z gałęzi czarna pantera, zwierzę, które najtrudniej podejść. Pantera zbudziła się, naprężyła wspaniały grzbiet, zapłonęła zielonymi oczami i powiedziała: "Wracaj, chłopcze do domu, matka czeka z obiadem." Piotr nieraz się tak wygłupiał i łamał opowiadanie, jakby chciał sprawdzić, czy Lorentyna naprawdę słucha i czy nie śpi i czy go lubi. Bo gdyby nie, no to byłaby wściekła przecież. Zaśmiała się. Piotr urwał opowiadanie i sięgnął po rękę Lorentyny, bezwładnie leżącą na kocu. Bała się, że byle dotyk, byle muśnięcie obudzi czerwony prąd sprzed wczoraj i runą oboje w tunel z gorzkiego miodu. Nie pomyślała nawet o ninie śpiącej na dole, ani o tym obcym wnętrzu, w którym nie ma niczego własnego oswojonego, ani trójkątnego prezentowego okna, ani widm, ani lasu, tylko to. Malutka, prawie czarna biedronka odbywała właśnie niebezpieczną drogę dookoła pnia naftowej lampki. Ale to nieważne, Lorentyna chciała słuchać. Zazdrościła Piotrowi tej wszystko kochającej, wszystkiego dotykającej i wszystko obejmującej matki. Taka biała, taka, zdaje się, półarystokratka, a nie brzydziła się ziemi, piachów, zwierzęcych odchodów. Sama mleczna tkliwość wydawała się z niej płynąć. Przy takiej kobiecie śpią bezpiecznie małe zagubione sowy, histeryczne wiewiórki i kolibry, które uciekły z klatek. Przyjemnie byłoby być szczeniakiem i dać się jej pieścić. Moja mama też ma niebieskie oczy, pochwaliła się Lorentyna i zaczęła sobie układać następne zdanie, coś o czułości. Ale tak trudno było o przykłady. Mama była jak szufladka, do której zgubił się złoty kluczyk. Można było przypuszczać, że może kiedyś, gdzieś, w innych okolicznościach, wobec innego mężczyzny i wobec innego dziecka, mama byłaby jedną wielką miłością. Co tam afrykańska królowa z Piotrkowej bajki. Co tam Afryka? Mama jest Australią, Azalią, Konwalią. Mama jest. Mama byłaby. Tylko ktoś ją pewno musiał spłoszyć, speszyć, może obrazić. Lorentyna tego jeszcze nie wie, ale może się dowie kiedyś, jak będzie duża. Ty już jesteś duża, jesteś dużą, świetną kobietą. Wiem wiem. Od mamy? Nie od Joanny. Matka mi nigdy nie mówiła nic miłego. A co chciałabyś usłyszeć? No, że jestem cudna, że już jako mały dzidziuś byłam cudna, że miałam orzechowe oczka, że mówiłam Gugu. -gu. Wszyscy Murzyni mają orzechowe oczka. Lorentyna nagle bardzo zapragnęła zjeść coś słodkiego. Chciało jej się jeść i płakać. Potrzebowała pieszczoty jak szczenie. Wybuchła. Nigdy. Nic takiego mi nie mówiła, a przecież każdy człowiek chce usłyszeć o tych swoich białych centkach na nosie. Wiesz, jaki byłem, kiedy byłem mały, ale ona nie. Przechadzała się tylko piękna jak motyl i taka wiesz, nieuchwytna. W dosłownym sensie, kiedy złapiesz motyla, to mu się cały ten pyłek strząsa i on umiera. No to po co go łapać? Nie wystarczy ci, że jest? Ale ja tak bardzo chciałam. Mówisz jak czwórkowa uczennica. Nie tej mnie. Może moja matka bardziej do ciebie pasuje? Nie wiem. W każdym razie. Kiedy już coś opowiadała, to strach było słuchać. Żadne takie historyjki o sławnych ludziach, tylko zawsze coś dziwnego. Na przykład, kiedy miałam dwa miesiące i leżałam w koszyku, przyszła do nas listonoszka. I ta listonoszka też miała dziecko. Matka dała jej herbaty i coś tam jeszcze, a ta pyta nagle, piersią pani karmi? Mama, że naturalnie, a listonoszka gryzie panią, bo mój gryzie. Całe piersi mam czerwone, aż krew bryzga po ścianach. Istny wilkołak. Mama wyjęła mnie z pościeli i pokazała listonoszce. Ona aż torbę upuściła i mówi, mówiłam, że gryzące też będzie. Wilkołak. Piotr zaczął się śmiać. Śmiał się i śmiał. Pokładał się ze śmiechu. Lorentyna zagryzła usta. Była zła na siebie, że wyskoczyła z tym wilkołakiem, ale ostatecznie mama to jest mama. Piotr położył się koło niej. Sweter miał szorstki i ciepły. Pachniał nieznajomą wodą kolońską, jak ojciec, kiedy wracał stamtąd. Nie przestawali gadać, gryźli lepkie cukierki i opowiadali sobie. Pamięć, na przykład. Pamięć strasznie jest zdradziecka, jakby każdemu zdarzeniu należał się inny gatunek pamięci. Piotr nie jest w stanie tego ogarnąć, a jednak choćby to. Każdą chwilę swego afrykańskiego dzieciństwa pamięta jak wyrzeźbioną w skalę. Potem przyjazdy do Polski też, oczywiście. Taki na przykład pierwszy w życiu tramwaj i twarz surowego mężczyzny opracającego ciężką korbą. Ale już studia Piotr pamięta słabiej. Że zoologia to jasne, jakieś przedłużenie tego coraz bardziej rajskiego czasu w Kenii. W gablotach stały wypchane te zwierzęta, które się z nim kiedyś, kiedyś bawiły. To było wyraziste i to się nie da zapomnieć, niestety. Ale już koledzy, koleżanki, egzaminy, papierosy, ekstramocne, pierwsza ekstramocna miłość, wszystko to przeleciało, przesunęło się przez palce. Tak samo to, co przyszło potem szkoła, posada, robota. Wystraszone albo znudzone dzieciaki, nagminnie niecierpiące biolci, lub wkuwające wszystko na pamięć, okularnice. Dobre były tylko wyjazdy na kolonie. No, oczywiście. Piotr był urodzonym wykowawcą, dzieci, raz uwolnione od szkoły, odżywały, piękniały i wariowały ze szczęścia. Piotr uczył je tropić zające, słuchać dzięcioła, a nawet pisać listy do domu. Jeden chłopak zamiast nakleić znaczek, przyszył go nitką. Teraz Lorentyna wybuchła śmiechem. Oboje bardzo się śmiali. Jak to nitką? Piotr omijał w opowiadaniu sprawy z dziewczynami. Ale wystarczyło go widzieć wtedy wieczorem pod budką ratownika, wystarczyło patrzeć jak on patrzy, żeby nie mieć żadnych wątpliwości. Było ich dużo. A stan wojenny, pamiętasz stan wojenny? W cieniu naftowej lampy Lorentyna poruszyła się niecierpliwie, aż jej ramię jak wielka ćma zarysowało się na ścianie. Jak to czy pamięta? Przecież miała wtedy osiem lat. Poszła z mamą do parku Skaryszewskiego. Była niedziela, śnieg, gałęzie białe i ciężkie jak w prawdziwym lesie. Na małych sadzawkach gruba pokrywa lodu. Pośrodku takiego twardego, nieruchomego stawu tkwił uwięziony w lodzie, zamarznięty na śmierć łabędź. Wyglądał jak typowa parkowa rzeźba. Nikt się nim nie zajmował. Każdy sobą. Swoim dzieckiem, swoimi saneczkami, swoją zgubioną rękawiczką. Nikt do nikogo nie mówił, nikt na nikogo nie patrzył. Wszyscy już naturalnie wiedzieli. Łabędź musiał być chory, albo lud stężał z sekundy na sekundę. Zwierzęta rzadko dają się zaskoczyć. A ludzie? Nie znam się na tym. Śpij, masz gorączkę. Nie chcę spać. Piotr podszedł do drzwi i cicho, jak szpieg, przekręcił klucz w zamku. W pełgającym świetle wydawał się olbrzymi i trochę straszny, ale kiedy wrócił do łóżka, był znowu oswojonym Piotrem z wydm. Rozebrał Lorentynę spokojnie. Tak jak rozbiera się lalkę, i tak też ją tulił, jak lalkę. Śpi, śpi, powtarzał. I Lorentyna przelękła się, że uśnie naprawdę, a przecież pragnęła tylko jednego żeby wróciła tamta noc w namiocie. Lorentyna niemal fizycznie czuła, jak bardzo odrywa się, oddala od Joanny, od tej dyscypliny, którą wpoiła jej Joanna. Że jak tak, to tak i ostrożnie. Wszystko pod kontrolą. Joanna nie pozwalała, żeby ktokolwiek nią rządził, nawet życie. Tymczasem ona, Lorentyna, zrywa oto uzdę i pędzi wprost w czerwoną i gorącą paszczę życia. Nie zamierza nawet zapiąć pasów, o nie. Pędzi, gna w stronę życia i z chwili na chwilę staje się od niego bardziej zależna. Kiedyś oczywiście dostanie za to cięgi, życie nie odmówi sobie satysfakcji. Życie mści się przecież na tych, którzy za bardzo pragną, na ćmach lecących prosto w objęcia płomieni, na kochankach chorych na AIDS, na królach abdykujących dla dziwnych, chudych kobiet i na dzieciakach wędrujących zakotkami do ciemnych, wilgotnych piwnic. W najciemniejszym zakątku serca tkwiło wylęgające się dopiero przeczucie cierpienia. Ale ono się nie liczyło. Nie teraz. Teraz ta mała dziewczynka, którą Lorentyna była jeszcze kilka dni temu, rwała się do mężczyzny i niczego nie pragnęła bardziej niż tej gorączki. Chciała, żeby rozpalił się wzrok i drgnął język i żeby dotykano ją mocno, leniwie i czule i żeby płomyki podniecenia rozbiegły się po całym ciele. I dopiero wtedy, kiedy jej skóra będzie jednym wielkim pożądaniem, wtedy dopiero niechby mężczyzna wypełnił ją całą, szczelnie i cierpliwie. Lorentyna czuła, że nie może się tego spodziewać po zdziczałych wyrostkach w czarnych kurtkach. Ci rzucali się na dziewczynę jak wściekłe szczeniaki, zostawały po nich posiniaczone ręce i plecy i miałkie uczucie wstydu. Ona potrzebowała uniesienia. Potrzebowała chłopca, który uniesie ją w górę miękko i pewnie. Powinien płynąć z nią potem, jak bocian, majestatycznie dźwigający zawiniątko z dzieckiem, być jej kochankiem i matką. Taki był Piotr. Jeszcze raz. Szepnęła, kiedy po miłości i zabawie zbudzili się z krótkiego półsnu. Nie. Dam ci cukierka. Mało. Dziesięć tysięcy. Nic z tego. Dolara. Śpij. Piotr przykrył ją troskliwie i już nie wrócił. Ale ten pomysł z płaceniem za miłość, to może być dobre. Na pewno. Lorentyna budziła się w nocy kilka razy. Docierały do niej dźwięki gitar i zapachy obcego ogrodu. Maciejka irytowała ją. Tłumiła zapach Piotra, na który wciąż jeszcze miała apetyt. Wyszukała wilgotne miejsce na prześcieradle, wtuliła w nie twarz jak w źródełko i ssała. Nie miała dotąd pojęcia, że jest taka łakoma, ale przecież i dawniej, kiedy była mała, musiała ssać wilgotną szmatkę przed zaśnięciem. Jeszcze dziś to jej się zdarza: to jest lepsze niż pomarańcze i człowiek mniej się boi. A potem przychodzi dzień, może robi się niebieskie, a drzewa z czarnych zamieniają się w zielone, i wtedy można znów swobodnie zanurzyć się w czas, podskakiwać na jednej nodze i znów nie potrzebować nikogo. Albo prawie nikogo. Rozdział ósmy. Śniadanie zrobili sobie razem z sąsiadami na ganku. Wszyscy w ten sam sposób jedli jajka, jedno płaskie uderzenie noża a potem solidne drążenie łyżeczką aż do samego dna. Tylko nina pukała w skorupkę, opukiwała ją jak doktor. Była wyraźnie roztargniona. Jesteś jedynaczką, spytała już drugi raz. Wyglądasz mi na jedynaczkę. A ona wygląda na kobietę z radia, pomyślała Lorentyna. Tak sobie przynajmniej wyobrażała kobietę pracującą w radiu. Z takim właśnie wyraźnym mówieniem. Z krzaku wierzyn wynurzył się mały Gabriel i zaczął marudzić. Wujku, jedźmy gdzieś. Gabriel też był peweksowskim dzieckiem. W swoim krótkim życiu częściej widywał twarze obcych ludzi niż rodziców. Las, woda, krecie tajemne, korytarze i muzykowanie świerszczy – wszystko to dla niego mogłoby nie istnieć. Nowy model Audi, przejażdżka do Pucka i oczywiście wizyta w samym środku Edenu w Peweksie – to było to. Moglibyśmy wszyscy się wybrać do zoo w Oliwie – niepewnie zaproponował Piotr, ale Nina w odpowiedzi zaśmiała się sztucznie i zaczęła przygotowywać plażowe akcesoria – Piotr jest urodzoną freblanką. Zo nie ma najmniejszego sensu. Trzeba jakoś wykorzystać te pary tygodni. Znów wrócił ten refren: wykorzystać. Po chwili wszyscy troje wylądowali na plaży. Wiał silny wiatr, piach dostawał się do oczu i ust, bielił policzki i brwi. Lorentyna lubiła czuć na sobie ten szorstki, słony cukier. W każdej chwili można było go spłukać pod huczącymi grzywaczami, a potem biegać w kółko i otrzepywać się po psiemu. Sama tu jestem jak piesek tych państwa, pomyślała i nadal przyglądała się bezczynnie robotom Piotra i Niny. Ustawiali płócienny parawan, przebierali się starannie. Lata rutyny. Nina wyglądała gorzej niż w sukience. Przede wszystkim ten kostium, dwuczęściowa niebieska plażówka z lat 60., zawiązana na jakieś skomplikowane troczki. Zresztą nie była gruba, tylko tuż pod stanikiem rysowała się fala tłuszczu, jak dodatkowy pasek. Mimo to Nina poruszała się swobodnie, a nawet kokieteryjnie. Miała ładne rudawe włosy i wiatr rzeźbił je w słodkie fale. Lorelai, jak z lekcji niemieckiego, skonstatowała Lorentyna. Nina nie miała jeszcze czterdziestki, ale postarzało ją coś w rodzaju matkowania. Włóż czapkę, powiedziała nagle do Piotra. Dlaczego do licha miał wkładać czapkę? W zielonym kaszkiecie z daszkiem wyglądał teraz idiotycznie. Albo przynieś mi wody w czepku. Po co ta heca i kto używa dzisiaj czepka? Ale on wcale się tego nie wstydził. W ogóle, co to znaczy wstyd w tym wypadku? I kto powinien się wstydzić? Drugie sumienie zaczęło coś mamrotać i Lorentyna postanowiła zgasić je jednym zręcznym posunięciem. Trzeba się wykąpać właśnie teraz, kiedy fale są wysokie, tłuką boleśnie i trudno je przekrzyczeć. Ruszyła. Plecami czuła, że Nina się jej przygląda. Czy domyśla się, że Lorentyna jest kochanką Piotra? Ale czy się jej boi? Pani Uta twierdziła zawsze, że groźniejsza jest kochanka sprytna niż ładna. Mama nie znosiła takich rozmów, brzydziła się nimi i mówiła, że są nieciekawe. Lorentyna przeciwnie uważała takie rozmowy za bardzo ciekawe, a wiadomości z nich zaczerpnięte za wręcz nieocenione. Dziewczyna instynktownie przeczuwała, że lada chwila Nina zacznie ją egzaminować i skóra jej cierpła na łydkach. W każdym razie Zdwojga dwojga złego wolała, kiedy dorosłe kobiety traktowały ją jak dziecko, niechby nawet jak niebezpieczne dziecko, niż jak koleżankę. Rozgniewała się, kiedy Nina użyła przy śniadaniu zwrotu musimy obie. W scenariuszu, który dyktuje słówko obie, przypadałaby jej w udziale rola ciotki. Ciocia Lorentyna, co nawet dobrze brzmi, coś jeszcze ją irytowało. Nie znosiła kobiet o okrągłych twarzach. Wolała wilcze pociągłe, prawie lisie i trójkątne. W grubych rysach Niny dostrzegła coś rozlazłego, taka Pelasia. Niby to z jakąś rozrzewnioną wyższością odnosi się do Piotra, niby to jak jakaś chuda intelektualistka nazwała go freblanką, a w gruncie rzeczy, e, tam. Pierwsza fala ostro uderzyła Lorentynę w brzuch. Lubiła to. Coś w rodzaju wyzwania. Cios. I zaraz potem ulga, zabawa. Złożyła ręce jak do skoku, raz i drugi zanurkowała i zaczęła szaleć. Kiedy się wynurzyła, żeby wziąć dłuższy oddech i miło sobie kichnąć, dostrzegła na brzegu sylwetkę Piotra. Wykrzykiwał coś i wymachiwał rękami. Potem pobiegł. Zrównała się z nimi i razem ruszyli w stronę, gdzie majaczył czarny, lśniący kształt i gdzie już zgromadził się spory tłumek nagich, przeważnie, wyrostków. Na brzegu leżała nieduża, zmordowana do ostateczności, niemal nieruchoma foka. Foka w dębkach? Wyrostki szalały. Lizaki, zapiekanki, a nawet gumy do rzucia. Wszystko to próbowano wcisnąć do czarno-siwej przerażonej mordki. Piotr w mig opanował sytuację. Odtrącił błaznujących smarkaczy. Objaśnił, że nie należy dotykać, straszyć, ani drażnić zwierzęcia, a sam z Lorentyną pośpiesznie udał się do wsi. Po chwili wrócił już z marchwią i z rybą i spokojnie nakarmili zwierzę. Jest zabłąkane, przebyło wielki szmat drogi i musi solidnie odpocząć, zanim wyruszy do domu na północ. To jeszcze dziecko, z przejęciem opowiadał żonie, a Lorentyna snuła oczywiście wizję posiadania foki na własność. Ależ wy jesteście infantylni, przerwała Nina, jakby poirytowana. Do tego jeszcze to wy. Co to znaczy? Spytała Lorentyna grzecznie poszkolnemu. Naprawdę nie wiesz, co to znaczy infantylizm? Nie. Kiedy ktoś z dorosłych robi z siebie dziecko, udaje. Ja jestem dzieckiem, chciała oświadczyć Lorentyna, ale wybrała zawieszenie broni. Chciałabym mieć długie włosy, takie jak ty. Mm, I tak jest ładnie. W tym roku zapuszczę. Dokładnie w tym momencie milczący dotąd i jakby nieobecny Piotr wykonał coś ohydnego. Mrugnął do Lorentyny. A może nie mrugnął, może jej się tak zdawało, bo jeżeli mrugnął, uznałaby to za podwójnie obrzydliwe, wobec siebie i wobec Niny. To prawda, wyobrażała sobie dotąd, że oboje z Piotrem są wspólnikami, ale trywialności nie znosiła. Łzy zakręciły się w jej orzechowych, murzyńskich oczach. Wstała i zabrała ręcznik. Pójdę. Halo! Zatrzymał ją Piotr tonem dozorcy z Zoo. Czyż nie chwalił się wczoraj, że w studenckich czasach dorabiał sobie jako dozorca? Że umiał rozmawiać z wężami? Że przyjaźnił się z małpą imieniem Kajtek? Halo, zapraszam was obie do Myśliwskiej na obiad. Do Starzyna jest trzydzieści kilometrów, oponowała słabonina. Ale widać było, że pojadą. Dorośli uwielbiają wysiadywać w restauracji, manipulować kartą, wkładać i zdejmować okulary, a w końcu zjadają golonkę. Ja nie jadę, nie chcę, muszę zobaczyć, co się dzieje w namiocie, Lorentyna panikowała. Za nic w świecie nie chciała znaleźć się z tymi dwojgiem w ciasnym pomieszczeniu. Plaża to co innego. Plaża jest otwartym boiskiem przestrzennym, podniebnym stadionem, który daje dziesiątki możliwości manewrów. W najgorszym razie można się salwować ucieczką. Sto razy wolałaby być małą, znękaną foką, odpocząć na ciepłym brzegu Bałtyku, a potem wyruszyć w spokojną, długą drogę na północ do mamy. Matka w ogóle by się nie wpakowała w taką sytuację. Ona nie pasuje do ludzi, którzy wiecznie o coś zabiegają, dookoła czegoś drepczą, kręcą się, każdą dziurę czasu starają się mieć zapchaną. Taki Piotr. Śmieje się z doradców amerykańskich, ale że wiecznie doradzają i sprowadzają, a sam też doradza i sprowadza. Porzucił pracę w szkole i zaszył się przy kartonowych opakowaniach do soków, w skórach na eksport, czy w czymś w tym rodzaju. To prawda, firma się fantastycznie rozwija. Kiedyś zamieni się w koncern. Ten koncern będzie miał wydawnictwo, a w tym wydawnictwie w pięknych, twardych okładkach będą się ukazywały książki Piotra o zwierzętach, bo Piotr pisze książkę. To prawda. Ale prawdą jest również to, że widocznie potrafi się krzątać. A Joanna? Joanna nie krząta się. Ona realizuje siebie. Matka nie znosi ani jednego, ani drugiego całej tej życiowej szarpaniny. Powiada, że to jest bez klasy. Lorentyna przypomina sobie ostatnie zdjęcie matki z Paryża, czarno-białe. Jest tam sama. Obce, jakby tyłem do niej odwrócone domy. Kamienna rzeka w dole. Plecy jakichś ludzi. Ale ona jest szczęśliwa, ba, rozpromieniona. Ja was nie obchodzę, ale i wy mnie nie obchodzicie. Jesteście piękni i wolni ode mnie i pozwólcie mnie na to samo, żebym była od was wolna. To jest wypisane na twarzy mamy. W Paryżu lubi tylko język i powietrze. Coś w rodzaju srebrnej mgły pełnej małych kryształków i to idiotyczne ptasie Laron. I to wystarczy, c'est Jest wciąż dziewczyną, która nie cierpi, żeby ciągnięto ją za warkocze. Przez całe życie szukała chyba miejsca, gdzie samotność jest przyjemna i wreszcie je znalazła. To Paryż. Starsza osoba, której mama podaje rano sok z pomarańczy i czyta francuskie romanse, na pewno nie ciągnie jej za włosy. Chociaż kto wie? Lorentyna bardzo by chciała. Drażni ją ten paryski chłodek, ten flirt mamy z paryskim chłodkiem, a na pewno i starsza osoba też chciałaby się czasem znaleźć w pieluszce i żeby ją utulono. Nina jest zupełnie inna niż mama. Miękka, ale też i kategoryczna. Wydawałoby się, że jest ciepła, ale stać ją też na wulgarne nie. Może odtrąca to, co jest trudne. Lorentyna nie zna się na tym. Ona sama uwielbia właśnie grzebać się bez końca w tym, co jest trudne. Kończy się to zwykle kapitulacją uff już nie mogę, i szczęśliwym zaśnięciem, ale zawsze. Na plaży, kiedy Piotr poszedł pobiegać, za wysoko podnosi kolana, jak w starym kinie. Nina opowiadała jej trochę o sobie. Wydaje się, że jej ulubionym zwrotem jest to nie ma najmniejszego sensu. Na przykład w powszechniaku. Była w harcerstwie. Mama powiedziałaby w czerwonym harcerstwie, ale mniejsza z tym. Ubóstwiała swoich przełożonych. Mówili o równości wszystkich ludzi, śpiewali rzewne piosenki o lasach, tacy po prostu entuzjaści, a nie karierowicze. Najwyższy Jacek powiedział Ninie, że jest ładna. Dał jej szyszkę i powiedział: to order ode mnie. Nieważne. Któregoś dnia pojechali wszyscy na obóz pod Szczecinek. Piękne bory były pełne jagód, rozległe tajemnicze poligony, jeziora, zniszczone kanały. Pusto, pociągająco. Spali w obszernych wojskowych namiotach na rozłożonych na ziemi siennikach. Któregoś dnia rano dowieziono z Warszawy łóżka. Mało. Nie wystarczyło dla wszystkich. Wtedy te czerwone harcerki, bo baby głównie wkroczyły do akcji. Wtedy te baby zaczęły się bić i szarpać i okładać kółakami i wlec łóżka każda do siebie. nie, to wystarczyło. Ona nie daje nikomu drugiej szansy, powiada od razu, to nie ma najmniejszego sensu. Odtąd żadne teorie, żadne wspólnoty, nic takiego nie wchodziło w grę. Trzeba przebijać się samemu. Lorentyna nie wie, czy to jest tak całkiem źle. Może trzeba opuszczać pole, kiedy tylko coś zaczyna źle pachnieć. Kiedy Piotr do niej mrugnął. Czy nie powinna uciec, odwrócić się napięcie? Joanna na pewno by tak zrobiła. Joanna nie dopuściłaby, żeby do niej mrugnięto, a Nina? Czy ja wiem. Mężczyzna z pewnością miał u Niny inną taryfę niż czerwona harcerka. Może w ogóle upraszczała sobie drogę, żeby pewniejszym krokiem dojść do mężczyzny i żeby mocniej przytrzymać mu uzdę. Jeszcze jedno wspomnienie Niny. Papież w Warszawie. Znajomi brali pielgrzymów na noc. Po dwóch, po trzech obcych ludzi. Ninka wzięła jednego. Stary, małomówny człowiek. Wyglądał jak wróżbita. Ale rano, co się okazało, zginęły wszystkie pieniądze z szufladki. No, mogła wziąć sprzątaczkę, ale w każdym razie jedno jest pewne. Na nikim nie można polegać. I znowu, to nie ma najmniejszego sensu. Nieciekawa historyjka. Nina pracuje w Towarzystwie Turystycznym. Nie jest już żadną panią z radia, ale wciąż ma głos pani z radia, no i widzi, co się dzieje. Wyjeżdżają na wczasy całe towarzystwa, paczki, a wracają skłóceni, rozdrażnieni ludzie. Nieraz nawet donosy na siebie piszą. Albo ta solidarność. Lorentyna zastanawia się, czy Nina wie, że Piotr ją zdradza. A może wie i nie wie? A może nic, a nic nie wie? I strzeliłoby w nią to jak piorun? Czy wtedy też, z tym swoim uśmiechem goryczy, odwróciłaby się i powiedziała – to nie ma najmniejszego sensu. Ten uśmiech demaskuje ninę. Widać, ile ją to kosztuje odwrócić się plecami od kolejnego rozczarowania. Bo na przykład mama Lorentyna nie chce tyle myśleć o mamie trzeba się bawić. Wykręciła się dzielnie od restauracji i poszła na łąki, jak na paradę. Narwała małych żółtych kwiatków, które rosły przy drodze, i wróciła do namiotu. Położyła się z książką i wdychała zapach prezentu jak dobrze jaka głupia jest Joanna, że nie przyjeżdża. W zeszłym roku to był ich świat, zapach namiotu, deszcz albo gwiazdy przez wycięte nożycami okienko i czytanie na głos. Smakowanie linijka po linijce. Książka jest wymięta i zaczytana na śmierć. Książka o chłopcu, który miał tajemnicę jak Rafał. Nie, o Rafale nie trzeba, to jest chłopiec z innej szuflady. Nie można tak po prostu przystanąć nad jeziorem i powiedzieć sobie, że wszystko za wszystko i nie można tak strasznie dziewczyny ukarać, a potem siebie, i żeby z człowieka została tylko gitara. Nie, nie, stop. W każdym razie Lorentyna nie miała jeszcze nigdy prawdziwej tajemnicy, najwyżej sekrety takie z pamiętnika. A to byłoby takie niezwykłe. Być wielką niewiadomą, a potem umrzeć. I żeby wszyscy jej szukali i wszyscy o niej mówili. A potem ojciec napisałby o niej książkę. Dlaczego ojciec? No, on miał dużo więcej cierpliwości niż wszyscy. Potrafił unieść pszczołę na dłoni, kiedy zabłąkała się w okolice lampy i przetransportować w bezpieczne miejsce. Lorentyna pamięta, jak któregoś dnia ojciec próbował zrobić świecę. Działał jak na zwolnionym filmie. Uciął kawałek zwykłego papierowego sznurka, a potem żmudnie i starannie oklejał go pachnącą, stopioną stearyną ze starych świeczek. Lorentyna rwała się do roboty, wąchała ojca ręce. Pachniały pięknie, ale świeca zaraz się zapaliła, a razem z nią stary stołek i serweta z frędzlami jeszcze po babci. Cierpliwy był tata, skupiony. Mówił, zmęczona jesteś córeczko. Robił jej lalki i okręciki z chleba, brał ją na kolana. Szkoda, że mama mogła zajść wyżej. Była taka wyniosła. Lorentyna rada, by się czasem przytulić do Niny. Do jej fałdy na brzuchu i kwiaciasto niebieskiej plażówki i po prostu opowiedzieć jej to wszystko porządnie. Tak jak Nina opowiedziała Lorentynie o czerwonych harcerkach i o pielgrzymach, którzy nie mają sensu, ale, ale Lorentyna na sekundę, może na mniejszy jeszcze błysk czasu zapomniała na czym polega to ale? Aż nagle, łukiem wodospadu w głowie, pojawiło się owo ale w całej okazałości. No oczywiście, był nim Piotr. Lorentyna spostrzegła zagubioną, mknącą po pagórkach plecaka biedronkę i jednocześnie poczuła, że pocą się jej ręce. Wygładzone dotąd myśli wpadły w popłoch. Jak mogła? Jak mogła tak po prostu... Zrezygnować z wyprawy do restauracji i uciec do siebie? A może Piotr potraktował to jak zerwanie? Jeżeli mu na niej nie zależy, to więcej się nie pokaże. A jeżeli mu na niej zależy, jeżeli denerwuje się i gryzie pięści? Lorentyna nie chciała, żeby Piotr przez nią cierpiał. Nie miała jeszcze tego instynktu dorosłych kobiet, który każe im sztucznie zawyżać cenę: nie pisać, nie dzwonić, pójść na bal z innym, jakie to nudne. – Jest ognisko, idziesz z nami? Cała watacha Gośki stanęła nagle pod namiotem z czarną kurtką na czele. Ciągnął za sobą jakąś dziewczynę z posiniaczoną szyją. – Idiota. – Dobrze, tylko pójdę po chrust. Opędziła się od nich Lorentyna i powlokła się dyplomatycznie w stronę lasu. – Ale przyjdź na pewno, tatuś poczeka. Wrzasnęła na pożegnanie Gośka. Lorentyna pokazała jej język. W głowie huczała jej panika – – Co robić, co robić? – na wszelki wypadek wzięła pióro i kartkę. Rozdział dziewiąty Stanęła w krzakach jerzyn i obserwowała białą willę. W oknach paliły się światła, ale samochodu Piotra nie było widać. Prędko napisała kilka słów. – Wiadomości w sprawie Biedronek. Bądź jutro na starym miejscu. Mgwa. Złożyła kartkę, a potem owinęła w nią szyszkę. Cisnęła śmiało w okno na stryszku. Trafiła. Powinna zaraz uciec, ale nogi odmówiły jej posłuszeństwa. Co teraz będzie? Była pewna, że Piotr pierwszy wejdzie na górę, może będzie szukał jej zapachu. A jednak serce tłukło się jak oszalały. W głowie szumiała niedorzecznie dawna piosenka Rafała: Jestem ptakiem wśród ptaków, zamiast ptaków mam lasery. Piękne. Taki był Rafał. Cała wyobraźnia ciemna, ale wyrazista, jak czarny kryształ. A ona? Oj, nie była ptakiem wśród ptaków. Wszystko pokręcone, wszystko nie tak. Wspięła się na płot i zobaczyła to, czego nie powinna była zobaczyć. Do pokoiku weszła Nina i zaczęła robić porządki. Ułożyła starannie książki, które zsunęły się na podłogę, zwinęła pościel, pościel Lorentyny i spokojnie podniosła nieszczęsną przesyłkę. Czas nagle zastygł. Lorentyna czuła... Że niewidoczna nitka wysuwa się z rąk tamtej kobiety i biegnie prosto do niej, Lorentyny, do jej spanikowanego serca. A ręceniny zaczęły chyba drżeć, w każdym razie wykonały taki ruch, jakby chciały podrzeć kartkę. Och, jak tak strasznie. strasznie. Lorentyna pragnęła, żeby podarły, żeby zdobyły się na malutką podłość. Wtedy Lorentyna mogłaby w duchu powiedzieć: A widzisz, a widzisz, też nic lepszego nie wymyśliłaś. Byłaby jakoś górą. Albo nie. Byłyby obie na tym samym poziomie. Nikczemna uwodzicielka i nikczemna żona z pretensjami właścicielki. Ale Nina stała bez ruchu i patrzyła prosto w okno, jakby za nieruchomym modrzewiem spodziewała się zobaczyć coś niezwykle ważnego i groźnego. Potem odwróciła się w stronę graciarni, wydobyła butelkę wódki i pociągnęła łyk. Na coś jakby poczekała. I zeszła na dół. Z głębi domu Lorentyna usłyszała jej głos. Piotr, jakaś wiadomość dla ciebie. Oprzytomniała i uciekła. Na ognisku starała się być taka jak gośka. Jakie potworne są w gruncie rzeczy wakacje! Ten obowiązek, żeby nic nie robić. Gapiła się w czerwoną, opadającą kulę słońca, komentowała, że to piłka, że będzie wiatr, pomagała chłopcom dźwigać gałęzie. Opowiadała zwariowane historyjki albo smutne rzeczy, mówiła tak, jakby były wesołe. Co się uwierało? Jakaś wściekłość, a może wstyd? O pociechę nie było jej łatwo, zawsze należała do tych dziewcząt, które nie znosiły lalek. Kiedyś, kiedy miała może pięć lat, dostała fantastyczną lalkę śpiewającą i siusiającą. Znienawidziła ją od razu, a w nocy otworzyła okno i wystawiła lale na mróz. Kiedy matka to odkryła i spytała, dlaczego, Lorentyna powiedziała: Chciałam, żeby się zaziębiła i umarła. Czy Lorentyna pragnęła, żeby coś złego stało się ninie? Chyba nie. Ale jakoś tak trudno było o niej myśleć. Nigdy jeszcze nie widziała płaczącej dorosłej kobiety. Musi być strasznie pomarszczona. A może ona teraz płacze? Mama nigdy nie płakała nad utratą czegoś, na czym jej zależało. Chyba zawsze potrafiła się tak urządzić, żeby jej na niczym specjalnie nie zależało, albo mądrze zawczasu uwolnić się od czegoś, co mogłoby ewentualnie w pewnych okolicznościach zabolać. Lorentyna zaczęła uparcie wpatrywać się w ogień, oczy zapiekły od dymu i spokojnie, jak z głębi ekranu, wynurzyła się przed nią dawno zapomniana twarz Janka, tego Janka od mamy. Lorentyna przypomina sobie, że miała wtedy dwanaście lat. Sporo już rozumiała. Do mamy przyszli jacyś ludzie z Solidarności. Długo rozmawiali, a na koniec mama powiedziała, że pokój ojca jest wolny. Na drugi dzień po tej rozmowie sprowadził się do nich Janek. Nie miał żadnej walizki, tylko biały tobuł żeglarski, a w nim trochę książek, bielizny, zdjęć i maszynkę do golenia. Mama wyjaśniła Lorentynie, że ten pan będzie się u nich ukrywał, że nie wolno mówić o nim w szkole ani nigdzie i żeby w ogóle nie zawracać mu głowy. Lorentynie bardzo się to wszystko podobało. Zapach papierosów Janka, to, że potrafił nagle pocałować mamę w rękę, a najbardziej, że chodził po mieszkaniu w butach, nie znosiła bamboszowych mężczyzn. Kiedy Lorentynie się nudziło, a nudziło się jej bardzo często, opowiadał jej konika garbuska. Całe fragmenty znał na pamięć. Car ją pojąć chce za żonę, Księżyc krzyknął wykluczony. Recytował z zapałem i pokazywał na obrazkach zarówno Cara, jak Księżyc. Szkoda, że w jego tobołku były same polityczne książki. Mama też była zadowolona z ukrywania Janka, chociaż miał rudawą brodę i słuchał po nocach radia. Któregoś dnia mama pożyczyła nawet od tej zacnej kobiety karty, a innym razem upiekła placek z wiśniami. Przejęło to Lorentynę grozą i zachwytem. Znów mogła widzieć, jak ręce mamy zanurzają się w ciepłej masie mąki i jaj i jak bardzo się do tego nadają. Kiedy indziej upili się oboje z Jankiem i śmieli się od ucha do ucha. Robili herody, a na zajutrz chodzili po mieszkaniu boso. A kiedy Lorentyna grymasiła, Janek brał ją na ręce, unosił wysoko do lampy i mówił, zupełnie jak mój Szymek. Tego nie lubiła. Nikt nie lubi być podobny do kogoś. A potem zaczęło się mówić o końcu ukrywania. Któregoś dnia, zamiast pójść do pracy, mama żartowała nerwowo od rana, a w południe poszła do fryzjera. Lorentyna z Jankiem byli sami w domu, kiedy pojawiła się kobieta z bladym chłopczykiem. I to pewno jego synek, pomyślała Lorentyna i pokazała mu swoje Lego. Wyglądało na to, że jest zadowolony. Kobieta błąkała się po mieszkaniu bezradnie i w kółko powtarzała, chodźmy już. Nie uściskasz mnie? Powiedział Janek. A ona znów, chodźmy już. Szymek ociągał się, ale w końcu poszli. Nie zaczekali, aż mama wróci od fryzjera. Niepotrzebnie obcięła włosy, wyglądała teraz blado i nie rozumiała, co się do niej mówi. Czasem tuliła się do Lorentyny wieczorem i to był jedyny pożytek z tego, że ukrywanie się skończyło. Lorentyna w każdym razie zyskała to niejasne poczucie, że dzieci przydają się kobietom do bardzo różnych rzeczy. W Lorentynie na długo pozostał żywy strzępek miłości do Janka i zawsze myślała o nim, kiedy chciała sobie poprawić humor. Ale dzisiaj nic z tego. Uciekła do siebie i położyła się na wznak. Noc miała okropną. Śniło jej się lusterko. Przeglądała się w lusterku, ale widziała w nim twarz Niny. Twarz mówiła: Nikt nie lubi być podobny do kogoś. Na zewnątrz powietrze było wilgotne, po dachu namiotu skakały żaby. Lorentyna bała się, to było jak tupanie. A może Nina ją zbije? Przecież od razu widać, że nie lubi dzieci. Patrzy na nie surowo, albo wcale nie patrzy. Z jakiejś niejasnej uwagi na plaży Lorentyna domyśliła się, że Nina nie może mieć dzieci. Pewno więc znowu przeprowadziła na sobie znaną operację psychologiczną pod hasłem „to nie ma najmniejszego sensu”, a stąd już tylko krok do nienawiści, jak w przypadku nieszczęsnych czerwonych harcerek. Może Nina z w Lorentynie nie tyle kobietę, co dziecko? I zbije ją twardym, nabijanym gwoździami rzemieniem. A ona nie będzie mogła się ruszyć i będzie jej wstyd. Lorentyna czuła, jak wraca gorączka. Sama do siebie zaczęła przemawiać jak do małej dziewczynki, która nabroiła, i właśnie za to należy jej się nagroda. Co by szkodziło takiej ninie zrezygnować z Piotra i zamienić go sobie na kogoś tak uległego, jak mąż pani Uty? To poczciwiec. Chodzi za utą, zbiera jej chustki i notesy, nakleja znaczki pocztowe na listy i słucha wspomnień o znajomych znajomych. No tak, ale czy Nina Rada by zamienić na kogoś takiego Piotra? Piotra, który ma granatowe oczy, lśniące brązowe biodra i który potrafi dać kobiecie. Lorentyna wcale nie chciała myśleć o tym, co Piotr potrafi dać kobiecie. Chciała się z nim bawić, kochać, drażnić i chciała, żeby on się z nią bawił. Zerwała się na równe nogi. Była już dziewiąta. W wiejskim straganie, w tym osobliwym straganie ozdobionym klatką z papuszkami, kupiła sobie wielkie czerwone jabłko i pożerała je gniewnie. Niech wie, niech wszyscy wiedzą. Dzień był martwy. Jakby wszystko czekało. Wysokie masztowe sosny trwały w bezruchu. Poranne ptaki, dzięcioły, zimorodki, dziarskie wróble wszystko się gdzieś przyczaiło. Larentyna przecięła milczący las i zbiegła na plażę. Pusta arena, morze gładkie, nieżywe, jak gdyby właściciel zaspał i zapomniał uruchomić karuzelę. Tak trochę wyglądał dom, kiedy ojciec się w końcu wyprowadził do tej zacnej kobiety. Straszna była tamta cisza i niespodziewana. Ojciec niby nieważny, niby zawali droga, Ojciec z tą swoją dłubaniną, ojciec ten sam, co to nie zasłużył sobie na mamę, słowa pani Uty. A jednak. Lorentyna maszerowała gniewnie wzdłuż brzegu. Raz i drugi dostrzegła połyskującą różową meduzę. To dobrze. Lubiła pływać w spokojnym morzu i czuć od czasu do czasu obłe łaskotki medus. Lato. Ale niepokój nie ustępował. Ich miejsce było daleko, za daleko. Dlaczego Piotr tak to wszystko urządził, żeby się niepokoiła, żeby się bała? Musi go ukarać. Podniosła zgubiony żółty kalosz i pobiegła. Piotr był. Siedział w ubraniu pod samym stokiem wydmy i czytał. Wyglądał jak urzędnik na delegacji. Ktoś kto wyskoczył nad morze na parę godzin i zaraz musi wracać do pociągu. To było peszonce. Ale kiedy ją bez słowa objął i mocno przytulił, poczuła się lekko. Zaczęła go rozbierać. Dotąd nie wiedziała, że mężczyzna może być piękny. Kobieta tak. Ciało Joanny wąskie i mocne, oglądane w sportowej szatni koło metalowej szafki. Mama ubierająca się w sypialni, mama za firanką. Albo dziewczyny na plaży nudystów za rzeką, wylegujące się koło swoich psów, zarozumiałych jamników, śmigłych dobermanów, grzecznych spanieli. To było znajome, oswojone i różne, rozmaite, ale mężczyźni, dopóki nie pojawił się Piotr, wszyscy wydawali jej się podobni, jak wojsko. Dziś patrzyła na chłopca, który był inny. Ręce i stopy podobne w ruchu do młodych zwierząt, głodnych, polujących, miękkich, które ogląda się w telewizyjnych filmach. Piotr położył się na plecach uśmiechnięty i chyba odprężony. Zamknął oczy. Pozwolił, żeby się nim bawiła, żeby była kotką i dzieckiem, a on cukierkiem. Później ocknął się gwałtownie, skarcił ją, chociaż to przecież ona miała go ukarać, i za chwilę ich zapach był wszędzie. Jednocześnie przyfrunął jakiś wiatr, ktoś rozkręcił karuzelę i może zaczęło gwałtownie szumieć. Kiedy wbiegli do wody, fale już łobuzowały. Próbowali nurkować i pływać, i w tym pływaniu złapać jakiś rytm. Ale to nie było łatwe. Fale, nieporządne i potargane, nadawały się tylko do zabawy. Gdzie byłaś, gdzie byłeś? Ktoś powiedział poważnie, ale i to przełknęły. Pili więc słoną wodę, bili się i wykrzykiwali nieważne słowa. Zdyszani dotarli do legowiska. Na zdobycznym żółtym kaloszu panoszyły się biedronki. Prawdziwa plaga biedronek był taki tytuł w gazecie. Ale czy to tylko o tytuł w gazecie tu chodzi, czy o coś, co człowieka ogarnia ze wszystkich stron, osacza pozornie delikatnie, a potem coraz mocniej i mocniej, aż w końcu człowiek spostrzega, że znikąd już nie ma ratunku. A potem ze zgrozą i z radością ten sam człowiek spogląda na czerwone, nakrapiane wysłanniczki tego czegoś i doświadcza lepkiego uczucia szczęścia i wie, że już wcale nie chce się ratować. Lorentyna prawie szczęśliwa. Pochyliła się nad rdzawymi skrzydełkami, zapragnęła, żeby zamieniły się w las skrzydeł, zmrużyła oczy i przypomniała sobie nagle, że miała Piotra ukarać. Szarpnęła się jak rozzłoszczony nagle szczeniak i mocno go ugryzła. Nie rób tego. Tobie też wolno, pozwalam. A ja nie i nie wrzucaj szyszek przez okno. Miałeś awanturę, rozpaczliwie próbowała się bratać. Powiedziałem tylko, nie rób tego. Lorentyna zrozumiała, że Piotr nie będzie z nią mówił o Ninie. Pewno nigdy. Jest dziewczyną z plaży i ma ograniczone pole działania, jak biedronki. Ma czuć mores. Anina. Czy po prostu podała Piotrowi kartkę, czy jednak zrobiła scenę? Jaka wtedy jest? Płacze, czy cedzi słowa? Czy bardzo Lorentyny nienawidzi, czy tylko się boi? A może wcale nie wie, że to ona wrzuciła kartkę. Przecież podpisano się Mogwa i do tego niewyraźnie. A Piotr teraz? Chyba nie powiedział w domu, że idzie na plażę. Mógł powiedzieć, że jedzie do Gdyni na zakupy jest taki wystrojony. Warto zobaczyć, czy przyjechał samochodem. Wystarczy wyjrzeć za wydmy. Nagle Lorentyna złapała się na tym, że myśli, jak dorosła kobieta, nie chciała być dorosłą kobietą, nie tego rodzaju. Przepraszam, rada by powiedzieć, nie wiadomo do kogo. Poczuła się szlachetna i postanowiła umyć głowę. Albo nie, pójdzie do lasu i narwie Ninie wrzosów. Bzdura, ludzi się nie pożycza. A już na pewno Nina nie zgodzi się bez walki na wypożyczenie Piotra. Zresztą nie ma takich kombinacji. Albo pożyczka, albo walka. Ten gest, jakim wczoraj sięgnęła po wódkę. Jakby półprzytomny obrót. Butelka, koło ratunkowe i nawyk. I nie pierwszy pewnie list, który czytała, i nie ostatni. Czy wszyscy dorośli to robią ze strachu? Ach, lepiej wcale o tym nie myśleć. Przecież można jakoś rządzić myślami, na przykład w szkole przed Sprawdzianem, albo w morzu przy nurkowaniu, kiedy odpędza się myśl o śmierci. Można na przykład skupić się na meduzach. Skąd przybywają? Kto nazwał jej przeźroczystymi żółwiami? Czy to ona sama? Albo biedronki. Skąd przybywają? Dlaczego ich coraz więcej? Dlaczego prześniło jej się kiedyś rdzawe nakrapiane skrzydło owadzie, i właśnie pod baldachimem tego skrzydła okazało się, że grzechu nie ma? Dlaczego za każdym razem, kiedy uda się odzyskać ten łaskawy, rdzawy cień i kiedy uda się na powrót wślizgnąć pod niego, jakby wniknąć we własne powieki, powietrze robi się lekkie i wszystko dookoła pachnie przyzwoleniem? Czy Piotr też to czuje? Najlepiej go o to zapytać. Uczył przecież dzieci przyrody, zanim został urzędnikiem, pisarzem i tak dalej. Lorentyna otworzyła oczy i krzyknęła, Piotra nie było. Wszystkie myśli gdzieś uciekły. Poczuła mocny lodowaty strach. Okazało się, że serce jest w gardle. Rozdział dziesiąty. Smolistą czarną nocą gubię szlak. Była to piosenka Rafała. Tego chłopca, którego odtrąciła, a właściwie nie zauważyła dziwny człowiek. W dzień wesoły, w nocy smutny, bez walkmana, tylko z mazurską gitarą. Mama powiedziała o nim, jest szary. Wcale szary nie był, tylko od tak wszystko się pokręciło. Zresztą nikt dla niego nie ma dość czasu, dość uwagi, dość tego czegoś, bez czego Rafał nie mógł żyć. Może w ogóle bolał go świat, no bo jakże tak. Bezboleśnie przeminąć. Nawet rybę boli bycie, a co dopiero niebycie. Teraz Lorentyna musi siedzieć pod kioskiem we wsi dębki, patrzeć na okaleczonego wróbla i słuchać własnego serca. Może za karę? Zarafała. Lorentyna nie umiała jeszcze się bać kary. Rodzice nigdy surowo jej nie karali, już prędzej ona ich. Jej strachy szkolne też w końcu były trochę na niby. Wiadomo było, że matka nie wścieknie się za byle dwoje. A ojciec nieprzypadkowo miał na imię Józef. Ten dostojny patron chleba powinien właściwie być patronem poczciwców. To są tacy ludzie, którym zawdzięcza się wiele dobrego, ale ich się za to nie szanuje. Lorentyna miała kiedyś żal do swojej katechetki o to, że jakby w imieniu wszystkich kobiet wywyższa się nad Józefem, jak mama. W końcu wystarał się o stajenkę i karmił, niańczył swoją małą rodzinę, jak umiał. Mimo to nie pozwolono mu, żeby dziecku dał nazwisko. W każdym razie nikt jeszcze nie nauczył Lorentyny lęku. Wcale nie wiedziała, jak to jest. Nie umiała głośno przełykać śliny, ani głęboko oddychać, ani pić. Nie wiedziała, że serce nie może się czasem zmieścić w klatce, jak wielka papuga. No a teraz nie mogła nawet myśleć o czytaniu, tak samo o rozmowach z ludźmi. Zwłaszcza ten gatunek, do którego należała Gośka, nie wchodził w rachubę. Najgorsze, że nie mogła niczego jeść, nawet arbuza, który kusił ją jak miły globus. Och, nie wolno porzucać ludzi, kiedy śpią. Wiedzą o tym małe dzieci, gdzieś kiedyś przez kogoś pozostawione w ciemnym pokoju. Lorentyna nie miała pojęcia, czy ze strachem można wojować. W dzień dużo chodziła, ale nie tam, gdzie dawniej. Wolała brzydkie miejsca zarośnięty kanałek nad piaśnicą albo kawiarnię pełną puszek Pepsi-Coli i czerstwych bez. Jeżeli ona jest brzydka, niech wszystko będzie brzydkie. Rozglądała się też za różnymi rzeczami leżącymi na ziemi jak stare kobiety. Znalazła szczątek niebieskiego ołówka i podniosła go, wzięła ze sobą. Jakieś pomniejszenie samotności, ale nie za wszelką cenę. W nocy skuliła się w namiocie. Tak będzie jej chyba lepiej. O szukaniu Piotra tym razem nie było mowy. Była dotknięta, nie mniej niż przerażona. Przesłałaby mu przez radio piosenkę I Just Can't Stop Loving You, ale przecież dorośli nie znają Michaela Jacksona i chyba w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Może należy się zgrać do suchej nitki, jak w starych powieściach, a potem stoczyć się na samo dno? Lorentyna Butnie wkroczyła do salonu gier od początku lipca skrytego w kępie Sosen w samym środku wsi. Salon Gier, buda przerobiona z wagonu. W zeszłym roku ani jej, ani Joannie nie przyszłoby do głowy, żeby tu wejść. Tylko dzieciaki kochały tajemniczy, zakazany kątek, przypominający filmy o wielkich miastach. Przybiegały tu nielegalnie, a gdy komiczne kasyno odjeżdżało, biegły za nim długo na boksaka i wołały: Papa, pa, Salon Gier, do przyszłego roku. Lorentyna weszła i zmrużyła oczy. Ciemno, zaduch, pełno wyrostków. Szczęk automatów, szum marnych nagrań. Futboliści, groteskowe zwierzęta, kukła o nazwie Dollar Man. Ręce z brudnymi paznokciami otępiały dzieci. Na niektórych twarzach błysk prawdziwego hazardu. Co robić? Poczuła jeszcze mocniejszy spazm w sercu. Uciekła. Minął chyba jeszcze jeden dzień i jeszcze jedna noc i w końcu wcześnie rano ktoś łagodnie zaszeleścił pod namiotem, jakby skradał się duży pies. Czyjaś ręka rozsunęła zamek. Na tle szarego nieba ukazała się znajoma twarz, Nina. Rozdział 11. Dziwne przedpołudnie. Głupie. Przykre? To nie to. Fałszywe. I po czyjej stronie ten fałsz? Bardziej chyba po stronie Lorentyny niż po tej drugiej, bo głos Niny brzmiał jasno, kiedy powiedziała: Gdzie ty się podziewasz? Niepokoiliśmy się o ciebie. A znowu to śmy. Starsi ludzie tak lubią parki, nierozłączki. Jakie to obłudne. Dziś Nina wybiera się na większe zakupy do Gdyni i proponuje wspólną wyprawę. Proste, ludzkie, a jednak męką się okazało. Lorentyna zresztą nie była przyzwyczajona do starszych koleżanek. Te gładkie słowa, długie, staranne zdania. Mówi jak radio, pomyślała o nie, a ta brnęła spokojnie. Widzę, że Piotr bardzo ciebie polubił. Pewno radby mieć taką córeczkę, i uśmiech. No, niestety, ułożyło się inaczej. Aha, muszę na chwilę wstąpić do domu po torbę. Może chcesz wstąpić na kawkę? Nie? No, to poczekaj w wozie. Zaczekała. No i dlaczego na kawkę, a nie na kawę? Dlaczego chodzi po wsi w swetrze z elany i w tych strasznych, wysokich pantoflach na sznurku? Dlaczego mówi na Adidasy trampki? Dlaczego w ogóle tyle gada? Czy nie widzi, że Lorentyna jest zagubiona i wystraszona jak zwierzę? A może zechce z nią porozmawiać o Piotrze? Jak jakaś francuska? Lorentynie nie przyszły naturalnie na myśl prawdziwe francuski. O tych wiedziała niewiele. W czasach, gdy próbowały obie z mamą zamieszkać w Paryżu. Zamieszkać jakoś chyłkiem i bez przekonania. Była w końcu dzieckiem. O tych kobietach, które przewijały się przez ich dom... Może powiedzieć tylko tyle, że miały zawsze podarte pończochy na łydkach, a teraz błąka się po jej głowie taki francuski film. Jedna dama zaczepia drugą i mówi wiem, osiągnęłam dno, ale błagam cię, musisz mi go oddać, zapłacę każdą cenę. Och, a może Nina planuje zbrodnie. Jechały bardzo szybko. Koło wsi zdrada, Lorentyna poczuła, że ma zimne pięty. To drugie sumienie dawało o sobie znać. Jest mi niedobrze, skłamała. Wysiadła, pospacerowała chwilę pod lasem, przetrzymała dzielnie wyrazy współczucia. Musiałaś coś zjeść, a potem, może za mało jesz? Próbowała nawet się trochę zdrzemnąć w wozie. Dorośli mówią wóz. Gdy nie, zniosła właściwie dobrze. W małym sklepiku na świętojańskiej kupiły rogaliki, ciasto z kruszonką, pumpernikiel w czarnym opakowaniu. Dawniej to uwielbiała. Oddały radio do naprawy, a to dlatego oni tak rzadko słuchają muzyki. Sprzęt przedpotopowy, a potem wałęsały się trochę bez celu. Lorentyna poczuła nawet przez chwilę coś w rodzaju sympatii do Niny, bo ją na czymś przyłapała. Ta opanowana kobieta na sznurkowych obcasach zatrzymywała się bezwiednie przed wystawami, na których leżały dziecinne rzeczy. Jakieś piżamki, koszulki, małe kapelusze w grochy, ale poza tym złoto usta. Nawet kiedy mówi o ementalerze, nie zapomina stawiać przecinków. Tyle o języków, ale gestów i spojrzeń nie potrafi już tak kontrolować. Z mamą poszłaby na parkową górę. No tak, ledwie o tym wspomniała, Nina od razu posłusznie zmieniła trasę. Znajoma wspinaczka krętymi, eleganckimi uliczkami. Przedwojenne, syte wille kapitańskie. Zgrabne latarnie, ogrody, także i teraz dobrze utrzymane. Na samym szczycie kawiarnia, panorama, przezywana naturalnie przez gośkę paranoją. Marzenie dzieciństwa, lody bakaliowe, jabłkowy przekładaniec, olbrzymie okna, widok na morze. Na szczęście dziś panorama była zamknięta. Wcale nie chciała tam wejść z niną. Jakaś błoga tempota nią owładnęła. Dopiero kiedy wróciły do dębek i stanęły przed białym domkiem, ból. Znowu się ocknął. Przyszło drugie uderzenie. Od powitalnej wizyty u dobrych państwa nie udało jej się jednak wykręcić. Ci dobrzy państwo, tak sobie nagle o niej Piotrze pomyślała, weszły. Na ganku na stole zbitym z desek, stała niedopita szklanka herbaty obok zmięta gazeta i paczka mentolowych. Pedalskie papierosy. Myślisz, i zaraz grzeczny uśmiech. Typ kobiety z małym koszykiem wykończonym kwiecistym płócienkiem. Pełno takich koleżanek jest na starych zdjęciach mamy. A teraz kulturalne rozłożenie rąk i zaraz tekst. Nie ma naszego pana. Napijemy się herbaty, a potem. Panika, czy teraz będą goniły za nim we dwie? Jakieś masowe marszobiegi, oblężenie. Lorentyna przypomniała sobie swoje samotne spacery nad kanałek, brzęczenie komarów. Brzeg osłonięty gęstym cieniem, a na końcu cienia ciemnozielony konar porośnięty mchem. Było tam coś, co na długo przykuło wzrok Lorentyny i zmroziło ją przerażeniem. Cała rzesza, cała parada biedronek. Biedny mech był skazany na zagładę. Pożerał gordzawy pulsujący oddziałek. Biedronka! Przecież biedronka miała być pojedyncza. Przecież z biedronką się rozmawia. Boże krówko leć do nieba, przecież trudno rozmawiać z plemieniem. Zamyśliłaś się. Myślałam o Bożej krówce. Ach, tak, w tym roku jest plaga Biedronek. Czytałam w prasie. Herbatę podała Nina w wysokich, ładnych kubkach. Nina i Piotr, Piotr i Nina, magister, magister. Pewno mają w Warszawie przytulne mieszkanko z reprodukcjami na ścianie i Vivaldim na płycie. Mama nie znosi reprodukcji. Nie przeszkodzi ci, że wypije kieliszek, przyniosę sobie coś dobrego. Lorentyna ani przez chwilę nie przypuszczała, czym to grozi. Nigdy nie widziała pijącej kobiety. To poszło jak lawina. Najgorszy był ten głos podwyższony, ostry, jakby ktoś ją dusił. Po co Lorentyna się w to zaplątała? Czuła się jak omotana siatką, niby w każdej chwili mogła się wyplątać, ale nawet nie próbowała. Och, ten głos, ten głos. Nie myśl sobie, ja też miałam 17 lat. Szkoła dom, szkoła dom. Ale coś jest, coś zostaje. Lubiłam nauczycielkę polskiego, bzy dla niej zrywałam, pachniały, pełne kropelek, mokre, rozumiesz, rano. Zawsze mówiłam, a ona zawsze mówiła, Zobaczycie, w życiu jest coś więcej oprócz życia. Poczekacie, to zobaczycie. Wiesz, co zobaczysz złotą furtkę, bo wiesz, co jest w życiu? Coś więcej. Tak jest. W życiu jest coś więcej niż życie. Ale to nie wyszło, rozumiesz? Falstart, nieporozumienie, rozumiesz? Nie sprawdziło się. Złotej furtki szukałam, to jasne, wywijałam latarką, oczy jak latarki, ale furtka zamknięta wszystko zamknięte, proszę państwa, zamykamy. To Eliot, Geschlossen, furtka, kaput, to znaczy ja kaput. Nic nie rozumiesz, nie uczyłaś się niemieckiego. Twoja babcia się uczyła, na własnym ciele ją uczyli, pardon, na jej ciele oni ją. Na duszy, ściśle rzecz biorąc. A ja się rosyjskiego uczyłam. I co z tego? Złota furtka, złoty kot, złoty łańcuch, wszystko na nic. Wy tego nie rozumiecie. Dyktatura wasza, dyktatura nastolatków. O, bo to też jest dyktatura. Nic nie rozumieć? Wygodnie. Nie, nie, nie rozumiacze jesteście, ale milusińscy. Nierozumiacze, nierozumiacze. Napijesz się? Lorentyna sięgnęła po szklankę. Smakowało okropnie. Łańcuchem złotym, jak byłam owinięta, to znaczy o złotym łańcuchu się uczyłam, o białym żaglu się uczyłam, widniałam na horyzoncie. I ten był car. Puszka, śmieszne. Dla was wszystko jest śmieszne, car puszka na pamięć wszystko umiała mi co. I co z tego mam? Piotra mam. Piotra Wielkiego naturalnie. Zobacz, na półce stoi, taki wielki. O. Bo on jest wielki, nasz pan, prawda? Nasz car. To ja kto jestem? Caryca oczywiście, caryca. Proszę bardzo, mów mi wielmożna pani. Jej ekscelencja Piotrowa Wielkowa. Mądry i silny jest nasz chłopak i gospodarz miły, prawda? Ma masę spraw, ale on przyjdzie, nie martw się, uwielbia pumpernikiel. Z ciebie też niezły kąsek. Chcesz, będziesz potrawką. Ekscelencjo, panna Lorentyna podana, na ciepło czy w galarecie. Ironia, ironizowanie, rozpaczliwa broń bezsilnych kobiet, uzależnionych. Tego też Lorentyna nie znała. Owionęło nią coś jak lekki swąd śmierci. Ale jednocześnie strasznie jej się chciało śmiać. Ryknęła na cały głos. O, widzisz, masz poczucie humoru, cudna jesteś. Rabina pumpernikiel, Syrenka, córeczka. No, a co ty powiesz na te jego zwierzątka? Co? Małe pieski, małe foczki. Lubi się opiekować, prawda? Roztkliwiać, prawda? Wiesz, co on mówi? Wszystkie zwierzęta są dziećmi. Książkę chcę o tym napisać. Tylko wiesz, odkąd on tak sobie chce i chce? Dziesięć lat. Piszemy, piszemy. Och, jak piszemy. W Lorentynie coś podskoczyło. Jakaś sprężyna odbiła się od dna. Mocno, energicznie. Gniew. Nie zazdrość, która jest niesprawiedliwa, ale autentyczny gniew. Wszystkie zwierzęta są dziećmi. Przerażonymi albo naiwnymi, albo sprytnymi dziećmi. Trzeba pozwalać im żyć. Trzeba pomagać, nie przeszkadzając. Spójrz im w oczy, jeśli pozwolą. To oczy tajemniczych, nieznanych dzieci. Oczy bożków. One coś wiedzą, skąd się przybywają. Przecież to świetny pomysł. Przecież to tak jest. A że Piotr nosi się z książką dziesięć lat, to co z tego? Dziesięć lat to dla Lorentyny cały ocean czasu. To epoka. No ale przecież taka książka to nie byle co. To rajska książka. Trudna, dziwna. Lorentyna odkryła w sobie, ku własnemu zdziwieniu, całe pola, całe obszary koleżeństwa, lojalności wobec Piotra, coś za dużo rzeczy działo się z nią pierwszy raz. Czyżby to była miłość? To coś, to właśnie ufne sprzyjanie, to jakby poparcie, którego udzielała nienapisanej jeszcze książce na kredyt, oczywiście na piękny kredyt. To sięgało przecież o wiele dalej i obejmowało o wiele więcej niż rdzawe skrzydło biedronki. Było chłodniejsze niż to fantastyczne podniecenie, które przywoływał zapach i dotyk Piotra, ale kto wie, kto wie? No tak. Ale jeżeli to właśnie jest miłość, to dlaczego to samo uczucie w wydaniu Niny pełne jest nienawiści? Tymczasem piekielna tyrada nie zamierała ustać. Dlaczego dorośli tyle mówią, tyle palą? Wiesz, hrabianko! On czasem tak na mnie patrzy, jakby chciał powiedzieć: Jesteś przeciętna. Ja wcale nie jestem przeciętna. Ja tylko chcę, żeby było dobrze. Pamiętaj, hrabianko, w życiu nie ma nic oprócz życia. Dlatego walczę. Niszczę złudzenia, te wszystkie jego brednie, wytłumaczenie dla panów, żeby się nami nie zajmowali. Te męskie bzdury, koty za płoty. Tamci mówili, że mają ideały, a rzucali się na byle talon na ładę. Ideały się spaprały. Władek do Włady. Do łady. A Piotr Wielki? Och, oczywiście. On nie jest przeciętny. On napisze książkę. Z wakacji przywiezie nowy rozdział. A wiesz, czym to się skończy? Nową kobietą. Coś ci powiem. Nina wypiła pół butelki i dżinu. Bo tym razem był to dżin. Pachnący zgniłym igliwiem i wódką. I cicho i spokojnie zaczęła płakać. Może należałoby ją objąć? Nie byłoby to złe, ale bardzo trudne. Jednocześnie Lorentyna czuła, jak opada napięcie między nimi dwiema. Coś jej się nagle rozjaśniło. Coś bardzo męczącego. Oto pojęła, że Nina nie uważa jej za kobietę. Nie ją! Nie ją, a kogo? To było niepokojące, ale umknęło. W każdym razie Nina należy do tego pokolenia, które w wieku lat 17 nie uprawiało seksu, tylko flirt. Bezkrwawe łowy, karteczki, potańcówki, listy do kącików złamanych serc. Przecież Nina mogłaby być jej ciotką. Lorentyna poczuła przypływ energii. Chodź, idziemy. Umyła Ninie twarz i wygrzebała w jej rzeczach jakiś znośny sweter. No chodź. Poleciła jeszcze wziąć latarkę i nie palić na powietrzu. Piotra znalazły na drugim końcu wsi, w kawiarni na poddaszu. Siedział obok dwóch dziewczyn. Przynajmniej jedna z nich wyglądała, jakby była jego znajomą. Stał przy niej dziwaczny pluszowy kuferek, a na nim leżały papierosy Piotra. Dziewczyny gaworzyły leniwie, zagłuszał je huk przesterowanego nagłośnienia. Wszyscy jedli brzydkie bezy i pili sok z wysokich szklanek. Było młodzieżowo i ani wiejsko, ani miejsko. Piotr w tym wnętrzu znów wyglądał jakoś staro. Miał na sobie niemodną koszulkę z napisem Florida, Przedpotopową kurtkę i sandały, z których stopy jego wynurzały się nudne i nieruchome, jak stopy urzędnika. Przecież jest urzędnikiem, pomyślała Lorentyna. Cześć, powiedział Piotr i uśmiechnął się do nich jak do konduktorek. Lorentyna zamówiła bezę, a tamte dziewczyny posunęły się trochę. Oczywiście z głośnika płynęło: I can't stop loving you. Zaczęły jeść bezy. chrupnęło. Pójdziemy już? spytał Piotr leniwie i można było przypuszczać, że w środku ziewnął. Ależ my dopiero przyszliśmy, kochanie. Chcemy się zabawić, prawda, hrabianko? Lorentyna milczała. No co, już nie tańczymy? Bo musicie wiedzieć, że pan Piotruś wspaniale tańczy. No co, łańcuszek, a potem kółeczko, dobrze? Nina, lekko się kołysząc, wystartowała z miejsca i pociągnęła za sobą Lorentynę. Silna jest, pomyślały chyba tamte dwie. No dalej, szalejemy. Panie, proszę panów. Dziewczyna, która była właścicielką pluszowego kuferka, cichutko zachichotała. Piotr wstał i chciał chyba schwycić ninę za ramię, ale chybił. Zagrano lambadę. Mknęła jedna, druga, trzecia zwrotka. Zmysłowa, łatwa, radosna muzyka. Upiorne tło dla rozpaczy. Nina wirowała po środku zniszczonej posadzki. Raz w kółeczko, drugi raz w kółeczko. Żmudnie unosiła się w górę ciężka różowa spódnica i opadała bez zapału. Zmieniono nagle rytm, i z potłuczonych kolumn popłynęło Mambo Africano. Afryka dzika! zawołała Nina. Coś dla cyganek! Hej, Afryka dzika! Peter, coś dla ciebie! Lorentyna poczuła gorąco łez w oczach, wstała i jak szarmancki mężczyzna skłoniła się przed tamtą małą, która się nie śmiała. Dziewczyna gryząc bezę wstała i obie jak obława ruszyły na środek, kręciły się kołysały, powoli osaczały wirującą kobietę. Żeby tylko nie upadła, pomyślała Lorentyna i dokładnie w tym samym momencie stało się najgorsze. Nina runęła jak długa. Żałosna torebka pofrunęła pod bufet, a spódnica wzniosła się nagle, ukazując majtki i nieoczekiwanie piękne, opalone nogi. Podszedł Piotr i na rękach zniósł ninę ze schodków. Na zajutrz nikt niczego nie pamiętał. Rozdział dwunasty znów zaczęło się wspólne chodzenie na plaży, ale coś niedobrego Niedobry ton wkradł się w te długie jasne przedpołudnia, i nikt nie umiał czy nie chciał tego tonu zaniechać. A przecież do niedawna ta biała i bezkresna plaża była dla Lorentyny symbolem niewinności. Wszystko tu kłaniało się jej w pas. Wszystko było pastelowe, grzeczne. Ledwo zbiegła z wydm. Stopy jej zanurzały się głęboko w puszystym piasku, a gorący zapach szczęśliwej przestrzeni wypełniał jej płuca gotowe do wesołego krzyku. I ta jasność, jasność, która biła z morza i z nieba ozdobiona tylko tu i tam statkiem małym jak zabawka. A teraz, gdzie się podziała niewinność, biała niwa zamieniła się w brudny i drapieżny salon Gier. Nie wiadomo kto zaczął, ale na pewno nikt nie umiał się z tego wyplątać. Dwie kobiety i mężczyzna grali w coś, czego nikt dokładnie nie rozumiał, i o coś, czego nikt nie mógł wygrać. Stawki były wyższe niż w malowanym wagonie, ciosy fortuny okrutniejsze, trójka hazardzistów coraz bardziej zawzięta. Lorentyna, jak w grzew w okręty, wyłapywała mocne punkty przeciwniczki i próbowała walecznie je obalić. Milczenie na przykład. Nagle okazało się, że Nina zdolna jest do milczenia. Potrafiła ucichnąć nagle, jak fala, zapaść się w sobie, pozornie przynajmniej. Piotr, jak każdy mężczyzna, potrafił to docenić, te chwile względnej swobody, oddania się własnemu nurtowi. Nina czytała grube książki, robiła samotne spacery w stronę białej góry, drzemała. I pozwalała swojemu mężczyźnie spokojnie obserwować maszerującą mewę. Kiedy jednak zaczynało to lekko zakrawać na nudę, Lorentyna wytaczała na piasek swoje małe działko, wdzięk siedemnastolatki. Raz była to historyjka o zwariowanym fizyku, który w drugiej klasie poplątał doświadczenie i jego czarna czupryna stanęła w płomieniach. Wyglądał jak diabeł. Innym razem była to jakaś głupia przygoda z zeszłych wakacji z wakacji z Joanną. Albo zwykła opowieść o tym, jak ratowały z mamą złamaną jarzębinę, albo jak uciekł im żółw, który okazał się żółwiem pośpiesznym. Te proste historie, te z Joanną, zwłaszcza czy z żółwiem, zdawały się Piotra interesować najbardziej zadawał nawet pytania pomocnicze. Kiedy zachęcona tymnina włączała się do rozmowy i obowiązka jej wypadała blado, to Lorentyna natychmiast zawłaszczała opuszczone przez nią pole. Demonstracyjnie zapadała w głębokie, przepaściste milczenie, w dramatycznym skupieniu obserwowała chmury, albo czesała swoje słomiane włosy. Raz nawet cynicznie posunęła się do tego, że zaczęła kopać dołek. Dziecko się bawi, ryknęła. W sumie jednak trzeba przyznać, że w grze w milczenie Nina była przeważnie lepsza. Za to w grze w gadane Lorentyna zwyciężała niemal za każdym razem. Dlaczego Piotr? Nie lubił słuchać żony. Przecież nie nudziła, prawie nie nudziła. Na przykład tej lęki z czasów dzieciństwa, a to, że może się wyleje albo że księżyc jest za ciężki i któregoś dnia nie wdrapie się z powrotem na niebo i takie różne uładnione, ale życiowe historyjki. To nie było złe. Poza tym Nina umiała się śmiać. Właśnie śmiać się umiała, a nie jakoś niedorzecznie uśmiechać albo wydawać z siebie sztuczne ha-ha-ha, jak to nieraz robią dorośli. Ale jednak coraz bardziej stawała się panią z radia. Tej te okrągłe zdanka, tej te docinki pod adresem jakichś ludzi, których nikt nie znał, no i to, że każda historyjka kończyła się sakramentalnym, to nie ma najmniejszego sensu. Och, jakie to było nieciekawe! A on miał przecież ninę na co dzień. Sam Piotr w plażowych rozgrywkach nie był bynajmniej kukłą, ale znacznie rzadziej przypuszczał ofensywę niż one. Jeden temat, Afryka, zniknął z jego repertuaru zupełnie. Także ptasia część świata była w salonie gier zamknięta na klucz. Poza tym Piotr nigdy nie zaczynał potyczek, czekał na okazję. Za to bywał okrutny wobec obu kobiet. Któregoś dnia zabił Biedronkę, nie wiadomo przeciwko której z nich. Lorentynie oczywiście uszkodził kruchą legendę, ani nie poplamił ręcznik. Poza tym dokonał małego, zamierzonego chamstwa. Zamazał mit mężczyzny, lirycznego, tradycyjnego przyrodnika, miłośnika małych zwierząt. Uwielbienie ze strony kobiet musiało go drażnić, to jasne, ale irytowanie go też było grą. Czasem brało się to z żartów, och, bo oni bardzo dużo żartowali. Żartowali, że żartują. Któregoś dnia Lorentyna wprost zaszarżowała. Zaczęła przedrzeźniać Ninę. Czy przyszedł ci coś, Piotrze? Oboje dorośli zanieśli się z godnym śmiechem. U Piotra przypominało to szczeknięcia. Zaraz też sięgnął po koszulę i, nie patrząc na żadną z nich, z ukrytą nerwowością odgryzł guzik. Potem wydobył z plecaka hotelowy pakiecik z nićmi i igłami i długo i monotonnie, jak niewprawny, ale solidny harcerz, począł ów nieszczęsny guzik przeszywać. Siedział między nimi nieobecny, jak medytujący Indianin i jak posąg nieszczęśliwy. Wydawało się, że błaga je o chwilę obojętności. Obojętność jest ulgą, zawieszeniem broni, odpoczynkiem, ale Lorentyna postanowiła być nieznośna. Przytuliła się do porzuconej wreszcie koszuli i kryjąc się przed wzrokiem Niny, pocałowała ją. Umiem być pokorna, tak miało to być odczytane. Piotr wstał i poszedł pływać, sam oczywiście. Bywało jednak, że pływali we troje, wtedy pozwalali sobie na pieszczoty. Piotr był zwierzyną, Lorentyna myśliwym, Nina nagonką. Miało to być błazeńskie, ale było okrutne. Tymczasem lato powoli toczyło się w stronę sierpnia. Dni stawały się coraz bardziej gorące, piasek zaczynał pachnieć pustynią i kwaśne młode jabłka potrzebne były na plaży jak kostki lodu. Tymczasem oni, mimo upału, coraz solidniej się okopywali. Budowali potężne ogrodzenia i zawieszali na nich białe płachty, choć powinni byli marzyć o trzeźwiącym wietrze. Zamykali się coraz ciaśniej, choć powinni się otwierać. Co jakiś czas któreś z nich wyrywało się z twierdzy, ale zaraz wracało przyciągane niewidoczną liną. Bywało, że Piotr kogoś przyprowadzał ze spaceru, dziewczynę, psa, kogoś niby to znajomego, ale nikt z nimi długo nie wytrzymywał i oni z nikim. Lorentyna myślała, że wszyscy troje jednakowo byli wciągnięci w tę grę, w niebo piekło, ale któregoś dnia złapała wzrok Piotra, nieprzeznaczony dla niej, złapała jego oczy na gorącym niejako uczynku. W tych oczach nie było krzty zainteresowania nią ani niną. To były oczy człowieka, który w skupieniu na coś czeka. Tak, to nie był przypadek, ale i nie nowość dla Lorentyny. Pierwszy raz dostrzegła podobny wyraz u Piotra niedawno w kawiarni. Wyglądał jak człowiek, który siedzi w poczekalni, cierpliwie i w przeraźliwym napięciu. Znajoma szpilka chłodu przeszyła jej rozpalone serce. Zasyczało. Jak mały piecyk, czy znowu trzeba się bać. Rozdział trzynasty. Lorentyna, odkąd niewinna plaża zamieniła się w salon gier, niewiele miała czasu na wspomnienia. Wracała do namiotu w stanie odurzenia i kompletnego wyczerpania, jak aktorka, która od wielu dni bez odpoczynku pracuje na scenie. Gośka i jej ludzie, nowi przybysze z plecakami, panki z podsmażalni, tędzy właściciele Dizli, bladolice mniszki z żarnowca, niańki i dzieci wszyscy wydawali się jej podobni. Czasem w nocy, kiedy docierał do namiotu dźwięk gitar i trudno było spać, Lorentyna myślała o zdjęciach. Bardzo lubiła te najstarsze, na których niebo było zawsze białe, a naokoło szczerzyły się śmieszne małe ząbki. Mama w słomianym kapeluszu, mama na molo w sopocie, mama w kostiumie kąpielowym z kretonu, ich pierwszy pies, łajka, ojciec, nie wiedzieć czemu, w góralskim kapeluszu. O ileż gorsze były zdjęcia kolorowe, strasznie kłamliwe, niby to szczęśliwe, a w gruncie rzeczy nieszczęśliwe. Lorentyna myśli o fotografiach przywiezionych z ich małej emigracji. No, bo one były na emigracji, we Francji naturalnie. Na zdjęciach ona i mama. Wyglądają jak wszystkie Polki, chociaż w Warszawie ani w Sopocie wcale nie wyglądały przecież jak wszystkie Polki, zwłaszcza mama w tych swoich popielatościach. A jednak na paryskich zdjęciach miały taki jakiś wyraz, jakby chciały kogoś spytać, która godzina. Lorentyna była już duża i rozumiała niejedno, zresztą cała rodzina i w ogóle wszyscy mówili chórem, że mama chce jeszcze raz spróbować i że ma prawo. Ten pan miał na imię François. Był architektem. Palił fajkę, a włosy miał białe, jakby sobie liczył 50 lat, ale nie miał tylu. Może czterdzieści siedem, osiem. François mieszkał w cichej dzielnicy, w cichym mieszkaniu, pełnym miękkich kanap i foteli. Kiedy przyjechały, to się te kanapy i fotele tak jakoś cicho na ich powitanie rozsunęły i ustąpiły im trochę miejsca. Ale tylko trochę. Ich wejście do dużego pokoju nic tam nie zmieniło. Prawie nic. Lorentyna, podobnie jak wszyscy, uważała, że mama ma prawo jeszcze raz spróbować, więc robiła to wszystko, co należy do dziecka. Polubiła François Franciszka i polubiła Paryż. To pierwsze wcale nie było trudne. Lorentyna uwielbiała zapach fajkowego tytoniu i mały drewniany teatrzyk kugiełkowy w pobliskim parku. Pachniało kurzem i starymi lalkami. Pośrednikiem w tej dyplomatycznej przyjaźni z Franciszkiem był gruby słownik w skórzanej oprawie. Przez pierwsze miesiące, gdziekolwiek się ruszyli, brali ze sobą tę potężnie wyglądającą księgę. Paradowali we dwójkę przez lasek boloński, co parę kroków zatrzymywali się i Franciszek na odpowiedniej stronie otwierał księgę. To jest kucyk, to jest karuzela, to jest piłka. I tak było. Potem Lorentyna zaczęła chodzić do szkoły i poznawać dzieci. Francuskie dzieci wydawały jej się za bardzo dorosłe, a dorośli za dziecinni. Ciągle coś jedli, albo szli do kina, albo bardzo się śpieszyli, jak w tańcu. Najlepsze były czekoladki, podobne do małych jeży, a najbardziej kochane, kartki z Polski. Szarawy, pocztówki, kolory, na których zawsze była mgła, i znaczki podobne do znajomych osób. Kiedy przychodziły, bardzo chciało się płakać. Chociaż z drugiej strony Lorentyna nie wyjeżdżała z Polski z ciężkim sercem. Ulica, przy której mieszkała, była ciemna i smutna. Na Okęciu staruszce stłukł się słoik miodu, celniczka miała potem lepkie palce. W ogóle wszyscy zrobili się strasznie ordynarni, może więc warto było opuścić ukochane przedszkole z ogrodem pełnym miłych chwastów i zacząć się przyzwyczajać do milczących mebli. Zresztą, przecież w gruncie rzeczy Lorentyna robiła to wszystko dla mamy. Ale to właśnie nie było wcale proste. Matka całe godziny spędzała przy telefonie. A to ktoś wpadł z książkami, a to kogoś zamknęli na 48 godzin, ktoś inny potrzebuje lekarstw, a jeszcze ktoś potrzebuje wyjechać, ale nie ma pieniędzy. Jeżeli François odbierał telefon, to mówił alu, alu, bonjour, grzecznie i bezosobowo i prosił mamę do telefonu, a później nic już nie mówił, tylko oddawał słuchawkę mamie i wychodził na taras. Tam w bluszczu, pod sufitem, uwiły sobie gniazdo dwa kosy. Le Lubił je obserwować. To samo robiła mama, kiedy do Franciszka dzwonił jego kolega, też architekt, i długo rozmawiali o tym, że trzeba by w niedzielę pojechać na ryby albo wybrać się z dziećmi do cyrku. Ale mama nie chciała łowić ryb, ani chodzić do cyrku. Bolała siedzieć przy telefonie i gryźć paznokcie i mówić Tinko, ty tego nie rozumiesz. Chociaż Lorentyna rozumiała niemało, w każdym razie, kiedy usłyszała, jak François mówi Ekut, to jest mi obce, poza tym ci ludzie nie mówią w żadnym języku. Nie była prawie wcale zdziwiona. A kiedy wróciły, to babcia też nie była zdziwiona, tylko w kółko mówiła o tym, że Lorentyna ładnie teraz mówi po francusku i że w Paryżu powietrze jest dobre, chociaż taki szalony ruch. A potem w ogóle przestało się o tym mówić. I teraz, kiedy mama znów zaczęła jeździć do Francji, żeby opiekować się starszą osobą, to nigdy Franciszka nie widuje, nie spotkali się nawet na ulicy. Kiedy się to wszystko przesiało przez sito nieważnych rzeczy, zostało Lorentynie tylko to, że ptaki na ich balkonie rozumiały polski dzień dobry i że Paryż nad ranem jest różowy. Ale z tą swoją wiedzą została zupełnie sama, jak z ostatnią truskawką na talerzyku. Teraz jednak, jeden jedyny raz, przydała się Lorentynie jej francuszczyzna oczywiście w dębkach i oczywiście na plaży. Nic w tym jednak poczciwego, szkolnego. Odkąd bowiem świat zmienił się w salon gier, to i ta sprawa stała się podejrzana i dwuznaczna. Zanim to jednak nastąpiło, musiała pojawić się Meg. Wysoka i nieprawdopodobnie chuda. Mogła mieć lat pięćdziesiąt, a może i więcej. Kościste, białe ciało, obciągnięte białym kostiumem, wyglądałoby jak drewniane, gdyby nie to, że Meg wierciła się bezustannie, jakby liczyła mewy. Meg, mimo dziwacznego imienia, była francuską. Przyprowadził ją naturalnie Piotr, znajoma znajomych. Konkretnie pamiętała jego rodziców jeszcze z Afryki, badaczka, badała dno małych rzek. Codziennie zrywała się o świcie i obliczona aparatami udawała się nad piaśnicę, potem jogowała, a resztę dnia miała dla siebie. Opowiadała o tym, o czym Lorentyna najmniej miała ochotę słuchać o dzieciach. Dzieci zabrały jej Joannę, dzieci wrzeszczą, a poza tym dzieci są nudne oprócz jednej na świecie osoby Lorentyny. A jednak wydawało się, że nawet dna małych rzek nie są w stanie odwrócić uwagi Meg od dzieci. To jej pasja, cel życia. Od niedawna jest szefową pewnej fundacji coś w rodzaju bogate dzieci biednym dzieciom albo odwrotnie ugryzła się w język Lorentyna. W każdym razie, Meg szuka odpowiednio nawiedzonych współpracowników. Meg się rozgląda. A poza tym, taka ładna pogoda, takie wielkie rzeczy dzieją się w Polsce tyle spotkań, tyle niespodzianek. Weźmy sam Piotr. No, naprawdę, bardzo, bardzo miło. Miała w sobie coś ze szkieletu i coś z zabawki. Jej obecność była mordęgą. Mimo to, a może właśnie dlatego, Piotr sterował tą obecnością tak, że przedłużała się bez końca. Wydawało się nawet raz i drugi, że gorączkowo szeptał coś francuzicy do ucha. A może to już paranoja? Może Lorentyna powinna po prostu zniknąć, uciec. Ale znów było na to za późno. To Piotr wstał i narzucił ubranie. Chyba powiedział, że idzie po coś do auta. Nieważne. I tak mu żadna nie uwierzyła. Chciał je postawić w tej idiotycznej sytuacji, a one mu na to pozwoliły. Lorentyna miała pierwszy ruch. Choćby ze względu na francuski. Popatrzyła uprzejmie na starą kozicę. Ta odwzajemniła jej grzecznym uśmiechem. Wtedy Lorentyna zachichotała i pocałowała Ninę w brzuch. Wiesz, Meg, nie widziałyśmy się z Ninką pięć lat. Pięć lat to kupa czasu. Bien sûr. Chociaż my, Słowianie, przyzwyczajeni jesteśmy do długich rozstań. Służba w carskiej armii trwała dwadzieścia pięć lat. Boże, chcesz powiedzieć, że idziesz do wojska? Ale skąd chodzi o to, że Nina? Więc Nina idzie do wojska to makabra. W Rosji car brał chłopów na dwadzieścia lat do wojska i dlatego my, słowianki, nasze cierpienia, brak mężczyzn, urodziłaś się w Rosji? Ja nie, ale Ninka, kiedy Rosja należała do Polski? Za mało czy tam mamy teraz setkę dzieci, może Piotr ci mówił, jeden mały geniusz z grupy eksperyment w eksperymencie zrobił saksofon z drewna. U nas to niemożliwe, na drewno trzeba mieć przydział. Lorentyna już prawie płakała ze złości na siebie, ze wstydu. Dokąd on właściwie poszedł, czy wróci? Prywata i sejmikowanie to nas zgubi. Co takiego? Konferencje, zebrania bardzo długie. Weźmy, dla przykładu, Senat, wyrwała się z otępienia Nina. O, wiem, co macie na myśli. Zawsze mówiłam panu Ocho, że posiedzenia nie mają sensu, skoro fundacji brakuje środków i trzeba by raczej ba. – Nie zawsze tak było – walczyła Lorentyna. – Był czas, że mieliśmy grody czerwieńskie. – Kto miał? – Bolesław Chrobry. – Nie słyszałam. – Trzeba było trzymać, me dam. Teraz ziemia idzie w górę. Mogłabym to od was wynająć i postawić dla dzieci szalel na lato. – Niestety, wszystkiemu winien jest Krzywousty. – Idzie do wojska? – Nie, ale zaniedbuje Ninę. Zawsze to dziewczyna. Krzywousty był dziewczynką. To straszne dla kobiety. Takie kalectwo Krzywe Usta. To był król. Ten z wojska to chłop. Wraca do domu po wojnie, a tu nikt go nie poznaje, żona odzwyczajona, tylko pies w podwórzu wyje. Wierz mi, albo nie, kocham psy. Pies mnie zawsze tak wita, jak matka. A nas dlaczego nikt nie wita? Bo Piotra na Sybir wywieźli. Prawda Nino. No. Cóż to za smutna historia. Kiedy pomyślę, przez co ten biedny Piotr musiał przejść no dobrze przynajmniej, że pies ocalał. Odetchnęły i popatrzyły na siebie ze szczerą nienawiścią. Bardzo trudna jest rozgrywka grupowa. Właściwie jak każda rozmowa we trójkę. Osobliwy układ, zawsze ktoś jest osamotniony, zwłaszcza wtedy, kiedy jak wielki nawias wznosi się naokoło białe obramowanie grajdołu, samotność w samotności. Upał robił się niemiłosierny. Niebieskość nieba pokryła się cienką siwizną niby pończochą. Nina przysunęła do siebie torbę i zanurzyła się w niej głęboko. Lorentyna była pewna, że teraz pociągnie sobie tęgi łyk gorącego alkoholu. No i co z tego? Jeżeli w tym jest jakiś ratunek? Ona, Lorentyna, czegoś takiego nie miała. Może napisać do Joanny? Ale o czym? Przyznać się do wszystkiego? Błagać o pomoc? Zdrowo wyszedziłaby ją. Jednym wściekłym ruchem dłoni zburzyłaby jej misternie budowany domek z piasku. Wiotki łańcuszek udręk i szczęść zerwałaby krótkim szarpnięciem, zanim Lorentyna zdążyłaby zaprotestować. Potem ryknęłaby śmiechem, może w furii, a może nawet w stylenie. Joanna porównuje wszystkich do siebie. Chcesz pieszczot, zapachów, chłopców? Zgoda, ale nie za taką cenę. Joanna jest taka mocna. Jej nie wolno krzywdzić. O. Ona, Joanna, została w swoim dwudziestoletnim życiu skrzywdzona raz, a dobrze. Można powiedzieć, zaczęło się od fal startu. Miała wtedy chyba nie więcej niż rok. Kiedy ojciec zniknął, matka oddała ją do domu dziecka. Potem i ona się rozpłynęła. Nie widziały się nigdy więcej. Od tamtej pory, Joanna oświadczyła ziemi i niebu nie. Nikt. Nie zobaczy jej płaczu ani nie zazna od niej miłości. Żadnych słodkich układów, żadnych przyjaźni między mężczyzną a kobietą, żadnych sentymentalnych wymian. Nawet księżycowi nie oddam rękawiczki, tak napisała w odpowiedzi na ankietę, co byś dała ludziom, gdybyś mogła dać. Tymczasem Lorentyna. abientotina Mek zdecydowała się wreszcie pójść i wyrwała z piasku łokieć kościsty jak patyk. Może uda mi się jeszcze poszeptać z Piotrem, pa. Co może oznaczać poszeptać? Pomyślały pewnie obie. A wieczorem, kiedy Lorentyna z trudem próbowała odkleić myśli od tego lepkiego przedpołudnia i od wielu innych przedpołudni, stało się coś dziwnego. Rozległ się suchy, skrzekliwy grzmot i na ziemię spadł grat. Prawdziwe bombardowanie. Rozdział 14. Była już może dwunasta, może pierwsza w nocy. Ziemia koło namiotu pachniała po gradobiciu jak po orce. Lorentyno obudziło coś nieokreślonego, ani hałas, ani ruch, raczej poczucie czyjejś obecności. To był Piotr. Po chwili siedział już przy niej, a ich oczy powoli oswajały się z ciemnością. Dzień dobry, powiedziała bez sensu. Dzień dobry, powtórzył łagodnie. W jego głosie nie było ani śladu udręki czy wrogości z ostatnich dni. Piotr mówił jak ktoś, kto w ostatniej chwili zdążył na pociąg, albo wielki ciężar spadł mu z głowy. Lorentyna od razu zapragnęła przytulić się może nie do Piotra, ale do jego głosu. Uważaj, powiedział, a w jego rękach zatrzepotało coś mokrego i małego. W pierwszej chwili pomyślała, że to młody ptak okaleczony przez gradobicie, ale nie, to był mały, czarny kotek z wytrzeszczonymi ze strachu oczami. Musisz się nim dobrze opiekować, stracił matkę. Rano postaraj się o trochę mleka, powiedział Piotr. Zwierzątko zakręciło się w swoich sprawach, znalazło porzucony w kącie gruby szalik i usnęło. Więc miała rację nina, małe zwierzęta wzruszają go bardziej niż małe kobiety. Rozebrała się, ale była smutna. Piotrowi to nie przeszkadzało. Patrzył na nią, jak na dorosłą, przez siebie samego upiększoną kobietę. Czuła to. W patrzeniu pomagał mu księżyc, niegodzien nawet rękawiczki i ona sama. Chciała zamaskować swój smutek, chciała być piękniejsza, niż jest. Przeciągnęła się sztucznie, jak modelka z L i zawstydziła się własnego gestu. Zamknęła oczy i zaczęli się pieścić swobodnie i dziko, jak pierwszego dnia. Znali już swoje ciała. Piotr zgrabnie wyszukiwał to miejsce na karku, gdzie zaczyna się puszek włosów. Należało do jej najwdzięczniejszych wysepek rozkoszy. Jej podniecenie szybko szło w górę. Była jak garnuszek kipiącego mleka w ślicznej paryskiej kuchni. Była jak domowa lotnia. Ale nagle, gdy zatopieni byli już w sobie, Lorentyna poczuła, że smutek nie minął. Przez gorący puls rozkoszy przedarła się lodowata igiełka. A co? "Jeżeli nie lubi mnie smutnej, postanowiła się ratować i wydobyła z siebie jakiś niezbyt udany, stłumiony chichot. Piotr nie zrozumiał i odpowiedział mocnym, ostatecznym uściskiem. Leżeli potem długo, syci i prawie szczęśliwi, i Lorentyna rozmyślała o tej wyrazistej, jak błyskawica i jak piorun, mocnej szczelinie między nimi." On, taki opanowany, zaszyfrowany mężczyzna, men, i ona, kobieta błazenek, kobieta pajacyk, jasna jak czytanka. Ugryzła go za to, mocno, już bez żartów, ale tym razem nie popsuło mu to humoru. Wciąż wyglądał jak człowiek, który odebrał z laboratorium świetne wyniki. Ulga tchnęło z niego ulgą. Nie wiadomo było, czy to dobrze, czy źle dla Lorentyny. Odchodząc powiedział: Bądź zdrowa, strusiątko, pamiętaj o kotku. Myślał pewno, że ona śpi mocno, ale Lorentyna nie spała. Odczekała dłuższą chwilę i, stąpając najciszej jak mogła, poszła za nim. Marzyła o czapce niewidzcy. Jak to jest, kiedy mnie nie ma? Najpierw nie było widać morza ani horyzontu, tylko mgłę. Mgłę za mgłą. Chińskie rysunki. Na tle bieli majaczyły pierwsze sylwetki ludzi. Mężczyźni, którzy kąpią się wcześnie rano, żeby podtrzymać harcerskie złudzenia, rybacy z kutrów, nieszczęsne poetki z grubymi zeszytami, liliowe studentki z psami, cierpliwe uczestniczki parady. Piotr siedział na swoim rytualnym posterunku koło budki ratownika. Wychylony lekko do przodu jak gryf okrętu, spoglądał ufnie w popielatą jamę i słuchał chyba jak stąpa czas. Od strony karwi wiał delikatny, młody wiatr. Przypomniała sobie stary wiersz Rafała. Wszystko ułoży się dobrze, zbiegniemy razem z wydm i może znajdziemy kilka poziomek w różowych dekoltach świtu. Zapragnęła powiedzieć to Piotrowi, ale coś zatrzymało ją w pół drogi, coś w rodzaju przebiegłości, chytrej taktyki. Poczuła się jak pies, który kiedyś dostał nauczkę i nie chce, żeby to się powtórzyło. Rozdział 15. Joanna przyjechała. Lorentyna nareszcie miała gościa. To śmieszne, ale pierwsze co zobaczyła, to była noga Joanny. Coś poruszyło się w ściekle w piachu okalającym grajdu i zaczęło wierzgać i kopać. Jednocześnie znajomy głos nabrzmiały radością, wołał: Oszalałaś? Chcesz się udusić? Po chwili biegły już do wody. Lorentyna miała zamiar coś Joannie opowiedzieć, rzucić choć kilka obłudnych słów o Piotrze i Ninie, ale nie było na to czasu, zostawiły ich w zdemolowanym forcie. Może przyjęło je chętnie, żadnych fal, czyste niebo, mogły płynąć daleko, mocnym, swobodnym kraulem. Dopiero potem przyszedł czas na słowa. Maszerowały i mówiły. Właściwie Joanna mówiła. Jak nie ona... Może nawet za wcześnie, za dużo. Lorentyna nie oswoiła się jeszcze z jej obecnością, ale radość wszystko ułatwiała, wygładzała fałdy nieposłusznego czasu. Główny wątek to kolonie. Joanna podjęła się wychowawstwa bez dłuższego zastanowienia, jak zawsze, eksperyment na samej sobie. Nie myślała o dzieciach, chciała coś zarobić i, jak to ona, rozejrzeć się. No, w każdym razie stypendium, z którego żyła, to są śmieszne pieniądze. Liczyła na kokosy, ale gdzie tam? Dzieci okazały się nudne i patetyczne, a zarobek marny. Była już gotowa do ucieczki i uciekłaby na pewno, gdyby nie Fryderyk. Kto to jest Fryderyk? Fryderyk ma siedem lat, ale inteligencję profesora i doświadczenie przestępcy. Ma piegi, krzywe zęby. Całymi dniami przesiaduje na drzewach. Stamtąd patrzy na ludzi, taka optyka. W nocy nie śpi, wcale. Rysuje potwory: ichtiozaury, pterodaktyle. Ufo ludzi z ptasimi głowami? Zarażeni od ptaków, tak się ten cykl nazywa. Fryderyk jest bezdomny, tak samo jak Joanna. Zdemaskował ją w dzień ucieczki, to znaczy przyłapał na gorącym uczynku. Wiedziałem, że dziś ucieknie, czyściłaś paznokcie, umyłaś głowę. Zawsze to robię. I ja robię tak zawsze. Fryderyk kiwnął z namaszczeniem głową. Był już w sześciu domach dziecka. Lorentyna przestała słuchać, wyłączyła się. Poczuła gorzki smak rozczarowania. Joanna była dla niej zawsze uosobieniem świetnego cynizmu. Drażniła, ale i ożywiała. Ta tonacja była dziś Lorentynie potrzebna, liczyła na to, że z Joanną będzie się szydzić, niszczyć i łobuzować. Twoje krwiożercze apetyty, mówił kiedyś Rafał to jeszcze mało. Lorentyna miała chęć uchwycić się Joanny jak koła ratunkowego, opowiedzieć jej coś o Piotrze, coś niedobrego i usłyszeć komentarz, który by go ośmieszył, uciemiężył. Taka była ich tradycja. Na przykład sprawy szkolne. Rozmaite ciosy, pozornie idiotyczne, wchodziły w Lorentynę za głęboko, za boleśnie. Była wystawiona na życie jak rzeźny baranek. Tak ktoś powiedział jeszcze we Francji. A teraz? Teraz znalazła się przecież w samym środku salonu gier. Bez żetonów. Za każdy ruch płaci się żywymi nitkami nerwów. Nie wie, czemu tak pomyślała, żywymi nitkami chciała coś dostać od Joanny, niechby popatrzyła na Piotra i Lorentynę i niechby powiedziała, to obałwanienie, albo prawdziwy przebój lata. Niechby to było wzruszenie ramion, ordynarne słowo, cokolwiek. Tymczasem o czym rozprawia Joanna? O jakimś opiekowaniu się, rozmemłaniu i roztkliwieniu. O stworzeniach, które Lorentyny nic nie obchodzą. Jeden zrobił materac z szyszek, drugi ciągle płacze, trzeci nie umie płakać, a czwarty wymyślił własny język i teraz układa słownik tego języka. Fryderyk, ten fantastyczny Fryderyk, siedzi naturalnie na drzewie i niedawniej, jak wczoraj powiedział... No i nie uciekłaś, władowała się Lorentyna w środek zdania. Potem ci opowiem. Lorentyna usłyszała, że ktoś je woła. Odwróciły się jednocześnie. Równolegle do brzegu, pośpiesznie jak patrol, płynęła wiosłowa łódź. Nieoczekiwanie, doniosły głos był głosem Piotra. Wynająłem łódź. Zapraszam serdecznie. Lorentyna źle przyjęła to. Zapraszam serdecznie. Wszystko żartem. Od jakiegoś czasu tylko żartem. Wszystko w cudzysłowie. Prawdziwy jest tylko dotyk. Wsiadły niezgrabnie, kołysząc łodzią i mężczyzną. Joanna zaśmiała się swoim niskim, gardłowym śmiechem i rzuciła zniszczone tenisówki na środek łodzi. Z czarnego warkoczyka ściągnęła aptekarską gumkę i rozpuściła włosy. Wyglądała teraz jak Indianka na obrazach z Peru. Lorentyna pomyślała, że Joanna jest piękna. Dziewczyny siedziały teraz naprzeciwko siebie i mogły dowoli studiować swoje piersi, obojczyki i ramiona. A może to pewność siebie, niezależność, mocna jak barykada, dodawała Joannie urody. Ale nie, przecież Joanna potrafi się rumienić. Na przykład teraz. Nie jest jeszcze opalona jak oni wszyscy, a coś jakby rumieniec lekkiego gniewu pokrywa jej policzki. Może za prędko się to wszystko dzieje, za agresywnie, nie zdążyła odpocząć i ponudzić się na piachu? Piotr wiosłował. Jego głowa tkwiła nieruchomo na tle słonecznej tarczy, ciemna jak głowa cukru. Wyglądasz jak ratownik. Typowy zarechotała Joanna. Powietrze było lekkie. Wesołe bryzgi wyskakiwały spod wioseł, łódka kołysała się jak dziecinna karuzela. Lorentyna pomyślała, że Joanna mimo wszystko przynosi jej szczęście, choćby wyzwolenie z dusznego grajdoła. To już jest coś. Cicho i szybko jak patrol, płynęli w stronę karwi. Lorentyna miała ochotę wiosłować, skakać, zdjąć stanik, albo po prostu przysnąć na dnie łodzi. Całkiem opuściła ją czujność, jakby była z mamusią i statusiem. Może jeszcze wszystko będzie dobrze? Wczesnym popołudniem dotarli do miasteczka, przekroczyli pas plaży, pełen hałaśliwych wyrostków i matek z dziećmi, i poszli ruchliwą ulicą w stronę lodziarni. Lorentyny zachwyciły stragany. Te pstre budy pociągały ją zawsze, ale mama uważała je za składnice rzeczy niepotrzebnych i nie pozwalała niczego takiego kupować. Teraz włóczyli się pomiędzy straganami jak wagarowicze. Piotr kupił im dwa druciane pierścionki dla Joanny niebieski, dla Lorentyny czerwony. Jedli lody z grubych papierków i rozważali kupno gumowego pontonu, malowanego w palmy. Podpoczną Joannie rozpadł się but, cała podeszwa została na jezdni. To oprócz śmiechów i błazenady wyzwoliło nową falę sprawunków. Joanna bez namysłu wybrała sobie ohydne, fioletowo burę pantofle z plastikowych pasków. Tak samo nonchalansko, jakby wszyscy byli rodziną, pozwoliła Piotrowi zapłacić. Potrząsnęła czarną, błyszczącą grzywką indianki i to miało wystarczyć za dziękuję. Cała Joanna. Nie nauczyli jej dziękować w domu dziecka, a raczej za często jej tego uczyli. Lorentyna znała zdanie Joanny na ten temat. Małe dziecko powinno być pępkiem świata. Zresztą jest nim. Nie na darmo uformowało się w dobrze zagospodarowanym własnym świecie pod matczynym pępkiem. Dziecko więc za nic nie powinno dziękować. Spożywanie matczynej krwi to nie żaden prezent od losu. Z tego robi się życie. Człowiek nie dziękuje przecież za powietrze do oddychania i ziemię do chodzenia w każdym razie nie takim jak oni. No więc w dzieciństwie dostawanie wszystkiego od rodziców jest naturalne. Dopiero kiedy rodzice odstawią dziecko, podrzucą je lub tylko odsuną, świat natychmiast zaczyna domagać się podziękowań. Trudno się dziwić. Dostawanie od obcych jest nienaturalne. Dlatego takie obdarowywanie ma charakter ochłapalny. To przymiotnik wynaleziony przez Joannę od słowa ochłap. Gdyby nie wieki tak zwanej kultury, obcy ludzie radziby takie dzieci wyrzucać psom. To też słowa Joanny podawane bez żadnej mimiki. Nie robią tego oczywiście, litują się, ale to wszystko jest zaburzone, nienaturalne. Dlatego wychowankowie takich domów nigdy nie dziękują. Byłem taki sam, powiedział piotr. Ha, i to jest właśnie moja metoda, zamknęła sprawę Joanna. Lorentyna spojrzała na Piotra ze zdziwieniem. O co mu chodzi? Co z czym porównuje? Wyobraziła sobie ziemiańską rodzinę Piotra. Długi stół w wygodnym bungalowie w Kenii. W służbę, modlitwy, Anglików. To nie był chyba dom, w którym niechętnie mówiono dziękuję. Choćby takie wspólne, pogodne fotografowanie leniwego tygrysa. Czy nie musiało kończyć się zazwyczaj miłym thank you? Czyżby Piotr podlizywał się Joannie? Lorentyna przyjrzała się jej uważnie. Niebieskie oczy pod czarną grzywą, mocne kości, tokowanie pracowitej mniszki, byle jaka spódnica, nawet wstrętne plastikowe pantofle wszystko to jakoś grało. Coś właśnie liliowego i nie dającego się od tak lekko uchwycić i wziąć za gardło. Pycha i tajemnica były w Joannie. Raz odtrącona nie pozwoli się już odtrącić nigdy więcej. Nie da szansy nikomu ani niczemu, bo już nigdy nie będzie jej zależało do tego stopnia. Do jakiego stopnia? Czerwona kreska zaczyna się tam, gdzie zdawkowa przyjemność zamienia się w możliwość bólu. Ta furtka jest zamknięta. Wisi nad nią znak stop. Dorentyna była dumna z przyjaciółki. Na pewno Piotr myślał, że jej koleżanki to same szkolne dziewczynki z brudnymi palcami, a tu, proszę, studentka psychologii? W ogóle super. Mama nie znosiła tego słowa, ale przecież teraz są wakacje. – Strusiątko, na pewno napije się szampana – powiedział Piotr. I po chwili wylądowali już w jakiejś małej, ciemnej dziupli, w której znalazły się całkiem niezłe nagrania i zimny szampan. W końcu siedział tylko jeden gość. Wyglądał na rzezi mieszka albo na zapijaczonego greckiego kapitana, właściciela tonącego promu. Tak by przynajmniej określił go François. Kapitan, na widok butelki w koszyku, wyraźnie się ożywił. Ryknął na całą salę. — Za co pijemy? — Za wszystko! — odkrzyknął Piotr. Joanna wypiła swojego szampana duszkiem i wstała. — Muszę już iść. — Iść? Przecież wrócimy łodzią. Muszę za chwilę mam autobus znajdę was. Rozdział 16. Sierpień dojrzewał. Była taka piosenka, zajechał sierpień na wielkim wozie, zajechał pod mój dom. Przy drogach czerwieniały Jarzębiny, a oni wciąż trwali przy sobie, coraz bardziej opaleni, coraz bardziej zmęczeni i coraz bardziej w sobie obecni. Tak przynajmniej oceniała to Lorentyna. Każde z nich sporo mówiło, ale nikt nikomu nie zadawał pytań. To się zaczęło już wtedy, w Karwi. Nikt nie próbował się dowiedzieć, na jaki to autobus śpieszyła się Joanna, tak samo jak nikt nie wiedział, uciekła w końcu z kolonii, czy dotrwała do uroczystego zakończenia kursu. Tak zresztą było zawsze. To ona meblowała konwersację. Jakby na to spojrzeć, była wychowawczynią. Przy niej wszyscy stawali się starszakami, przynajmniej teraz oni. Lorentyna pamięta, że kiedy się poznały, było podobnie. Przyjechały do dębek tego samego dnia i miały takie same plecaki na ciężkich, czeskich stelarzach. Spotkały się na jakimś przypadkowym ognisku. Joanna przyszła sama. Nie miała jeszcze wtedy grzywki, tylko czarne, krótkie włosy, przylegające do głowy jak czepek pływacki. Lorentyna pojawiła się oczywiście z paczką gości. Jakiś chłopak płaszczył się przed Joanną, spytał nagle, co mogę dla ciebie zrobić, a ona powiedziała: Podżyj fotografię swoich starych. Lorentyna popatrzyła na nią z niesmakiem, a ona wtedy właśnie przysunęła się do Lorentyny. Ten chłopak zresztą zaraz potem znikł za kręgiem ognia, a one piły porzeczkowe wino, jakiemuś zabłąkanemu murzynowi pokazywały, co to znaczy zabawa w męża i żonę, a potem w lekarza, i tak to się zaczęło. Piotr już nie pyta, czy całowały się z Joanną, albo czy błaznowały w pewien sposób, ale gdyby spytał, Lorentyna opowiedziałaby mu. I to i inne zabawy z tamtego lata. Na przykład te szaleństwa w wodzie, kiedy baraszkowały jak ryby w sieci. Dni, które teraz nastąpiły, dawały się porównać tylko do zabawy w konfesjonał. Nie chodzi o ten prawdziwy, tylko o ten z czasów małej emigracji. Konfesjonałem François ochrzcił pewien mały tabak z gazetami i z pudłem nieporządnie rozrzuconych przezroczystych zapalniczek. Było to na rogu niepozornego skwerku, zwanego szumnie Place de Commerce. Właścicielką była pewna stara dama, a raczej babka z haczykowatym nosem. Klientela składała się z marudnych chłopców z pobliskiej szkoły specjalnej. Niektórzy z wzrokiem całkiem zmąconym, inni zafrasowani, jakby czegoś szukali, kręcili się godzinami koło kiosku. Najbardziej wytrwali sterczeli przytuleni do parapetu i bełkotali monotonnie szemrzące wyznania. Czasem zaplątał się między nimi gołąb albo zdezorientowany wróbel. Babka wysłuchiwała ich w milczeniu, od czasu do czasu godnie kiwając głową. Nie było człowieka ani zwierzęcia, którego nie potrafiłaby wysłuchać. Co to jest? Spytała mama, kiedy przyjechały. Psychoterapia, powiedział François. W Paryżu ludzie są bardzo, bardzo samotni i bardzo szczęśliwi. To się Lorentynie podobało wtedy. Na dębkowej plaży tę magiczną rolę dobrej czarownicy pełniła Joanna. Pojawiała się koło południa, bez żadnych prawie tobołów, i przysiadała na ręczniku podobnym do wymiętoszonego perskiego dywanu. Siedziała nieruchomo, w czarnym, obcisłym kostiumie, wystawiona na podmuch wschodniego wiatru, opylona piachem, popielata jak posążek. Nigdy nie wchodziła do fortecy Piotra i jego kobiet, ale to, że się do niej zbliżała, można było poczytać za indiański gest dobrej woli. Między trójką nagich męczenników powstał osobliwy rytuał. Niby to nie zwracano uwagi na przybycie Joanny, ale od czasu do czasu ktoś się odrywał od pozostałych i samotnie wędrował w stronę morza. Po drodze, niby to z przypadkową lekkością, każdy zatrzymywał się przez dłuższy czas przy Joannie. Kładł się na plecach albo po prostu przyklękał. W fortecy mówiło się śmiesznie: idziesz na dywanik. I pozornie nic się nie zmieniało, gorzkimi migdałami pachniał olejek, ale przez cały czas takiej eskapady panowała czujność. Lorentyna nie zdecydowała się powiedzieć Joannie o Piotrze. To znaczy, nie powiedziała jej wszystkiego. Po pierwsze, nie wiedziała, jak to zrobić. Niektóre dziewczyny rozmawiają o swoich najgorętszych sprawach, tak jakby opowiadały wizytę u ginekologa. Może Lorentyna przebrnęłaby przez to. Ale stało się coś ważniejszego, co ją speszyło, a nawet wiedziała co. To było na samym początku. Spytała Joannę, co myślisz o Piotrze, a ta rzuciła bez namysłu: ładny. To jakoś zamknęło sprawę. Zabrzmiało tak, jakby Joanna powiedziała: ładny, ale nic takiego. Lorentyna znała ten ton u Joanny, ni to pogardliwy, ni to obojętny, i choć w pierwszej chwili tak jakoś się na Joannę rzuciła, taka była wygłodzona, tak chciała przejąć jej styl, to teraz nie wiedzieć czemu nie chciała już mówić tym tonem o Piotrze. Nie miała ochoty na sojusz przeciwko niemu, nawet z Joanną, czy może szczególnie z Joanną, tego nie była pewna. Nie chciała i już. To znaczy, nie budowała mu kapliczki, absolutnie nie, ale myślała o nim z uwagą i czułością i pragnęłaby, gdyby to było możliwe, żeby świat również myślał o nim z uwagą i czułością. Zwłaszcza kiedy opadało pozbawione tkliwości okrucieństwo pożądania, kiedy ciała oddalały się od siebie i odpoczywały w miłym rozmemłaniu, natychmiast pojawiała się czułość. Lorencyne dziwiło, że Ninka widzi w Piotrze słabego człowieka. Przynajmniej wtedy, kiedy wypije parę kieliszków, lubi na jego temat niby to śmiesznie ironizować. Ninka nie wierzy, że Piotr kiedykolwiek skończy swoją książkę o zwierzętach, które są jak dzieci. Nie wierzy, że skończy swoją książkę o Afryce. Nie wierzy w żadną w ogóle jego książkę. Uważa, że Piotr do końca życia będzie urzędnikiem. A może ona w gruncie rzeczy chce tego? Może takiego Piotra łatwiej jej będzie zatrzymać? Lorentyna ku swojemu zdumieniu potrafiła wyobrazić sobie rozumowanie przerożonych żon. Mama by nie umiała. Ba, potrafiła poddać się tej obłej fali, dać się ponieść w jakieś grzęzawiska wyobraźni. Sprytna taktyka dorosłych kobiet, rozumnie rozdawane ciosy, samoobrona. To wszystko wydawało jej się do przyjęcia, a w każdym razie dawało pojąć. Nie mogła sobie jednak wyobrazić, że Piotr może się po prostu nie podobać. Na to zaś liczyła Ninka. Widziała w Joannie kobietę, przy której mogła się czuć bezpieczna. Dziewczyna nie zwracała na Piotra większej uwagi i to było najważniejsze. Motywy się nie liczyły. Nina demonstrowała nawet swoją wdzięczność wobec Joanny, pytała ją o radę w drobiazgach, a kiedyś nawet poczęstowała ją chłodnym sokiem żurawinowym, którego Lorentyna nigdy nie dostawała. Joanna tymczasem wyglądała coraz lepiej. Znikła gdzieś pewna ptasiość twarzy, męcząca czujność. Ładniej jej było z rozpuszczonymi włosami, z długimi paznokciami, z bosymi nogami, ze wszystkim, co oznaczało opadające napięcie. Nie można by do niej zastosować słowa luz, którego zresztą Lorentyna nie znosiła, ale można by powiedzieć spokojna młoda dziewczyna. Za to Piotr zaczął tracić tajemniczą chłopięcość, a Lorentyna okrągłość dziecka. Budzili się oboje o świcie, on przy żonie, ona obok pomrukującego jak warsztat kotka i wędrowali. Czasem wpadali na siebie na wydmach i kochali się bez słowa. Odciski ich pleców i rąk zostawały przez chwilę na mokrym piasku. Czasem, coraz rzadziej, rozmawiali tym zaszyfrowanym językiem dwojga ludzi, którzy przekazują sobie bez domieszki ironii tajemnicze wiadomości z ptasiej części świata. Czasem Lorentyna była prawie szczęśliwa. Ale świty Lorentyny były jak filtry. Budziła ją pulsująca panika. Miniony dzień przewijał się szybko, jak rolka w aparacie, albo zmieniał po prostu oświetlenie, jak filtr, właśnie. Wszystko, co jeszcze wczoraj było srebrne, w oczach następnego świtu jawiło się jako szare. To, co było zielone, stawało się purpurowe. Sama już nie wiedziała, jak to jest naprawdę. Niezrozumiały był choćby pierwszy czy drugi z tych świtów. Świt z jarzębiną. Lorentyna nawlokła długi sznur jarzębinowych korali i nosiła go na szyi. W uścisku ramion i nóg naszyjnik pękł. Piotr zaczął zlizywać, zbierać koraliki ustami, ale w pewnej chwili znudziło go to. Położył się obcy i milczący na plecach, gapił się w nudne niebo. Jeszcze poleciła mu Lorentyna, a on z gardłowym śmiechem powrócił do zabawy. Ale właśnie, czy ze śmiechem? Pierwszego dnia wydawało się Lorentynie, że oboje z Piotrem grają w tę samą zabawną grę, a już następnego dnia zobaczyła tę scenę całkiem inaczej. Nie tyle obraz nagle powrócił, co dźwięk. Z gardłowego śmiechu, z tunelu pamięci wynurzyły się jakieś akordy rozdrażnione, niecierpliwe. Której tonacji wierzyć? To nie było jasne. Której tonacji ufać? Innym znów razem rozmawiali o seksie. Tym swoim własnym, brutalnym i dziecinnym językiem. Było coś, co Lorentyny niepokoiło. Im mocniej w sobie Piotra czuła i im bardziej zbliżało się piekielne uczucie szczęścia, tym bardziej przeszkadzała jej przyjaźń. Wolała, to znaczy od jakiegoś czasu wolała, kiedy to pojawiało się później. Lubiła nawet walczyć, myślała, że zaczną starannie przerabiać ten temat, tymczasem Piotr uciął rzecz krótko. To normalne strusiątko, powiedział jak nauczyciel. Jeżeli przeszkadza ci czułość, nie myśl o niej. Zawsze tak robię. I znów następny świt ukazał się w świetle kolejnych filtrów. W obróbce podobnej do fotograficznej. No bo tak, zaraz po tej rozmowie myśli Lorentyny były spokojne, nawet radosne. Cieszyła ją intonacja słowa strusiątko i figlarna mina Piotra, jakby miał za pazuchą szklaną kulkę. Ale w pustce nowego poranka przykro zabrzmiało słowo zawsze. Ja zawsze tak robię. To on tyle ma dziewczyn, że aż zawsze? Ostre były te filtry, i wciąż trudniejsze ich kombinacje. Jedno było dobre, nadzwyczajne że wciąż znajdowali dla siebie czas że zawsze mieli na siebie siłę. Najważniejszy jest dotyk myślała. Słowa tak jej się wtedy zdawało nie docierały do samego dna. Z gestami, minami, mrugnięciami też doprawdy nie wiedziała, jak było. Najważniejszy jest dotyk. Wciąż jej się to kłębiło na samym spodzie snu. Słowa się nie liczą, słowa niczego nie wyjaśniają. Tak było do 5 sierpnia, do urodzin Niny. Oni oboje, Piotr i Ninka, z góry zapowiedzieli wielką galę. Żadnych mazurskich pumpów, jak mówiła babcia. Więc najpierw Lorentyna umówiła się z Joanną u siebie w namiocie i bardzo się wystroiły. Czarne, płócienne spódnice, kamizelki i oczywiście pęczki kwiatków nad lewą kostką. Miała to być najwyraźniejsza aluzja do lesbijstwa. Często się tak bawiły. Joanna uczesała Lorentynę w dziecinne kucyki, a sama zaplotła sobie osiem indiańskich warkoczyków. Błazdowały i śmiały się przez cały czas, ale po drodze przygasły. W końcu wędrowały po piaszczystej drodze do pary starszych, grubo ludzi. On był nauczyciel, który został urzędnikiem i kobieta z radia. Może będzie śpiewało się sto lat i piło wódkę z grejpfrutowym sokiem? A poza tym Lorentynę wciąż prześladowała myśl podobna raczej do przeczucia. Wszystko nie jest takie, jakie jest. Albo nie jest takie, jakie mi się wydawało, że jest. Czuło się tak, jakby zbierało się na deszcz, Chociaż niczego takiego w powietrzu nie było. Przeciwnie, zapowiadała się długa gwiaździsta noc. W taką noc duże lwy wyją do księżyca, a małe szczeniaki do małych gwiazdek. Tak mówił Piotr. Bzdura! Uśmiechnęła się serdecznie Joanna. Przecież to mitoman. Lorentyna nie znała tego słowa. Mitoman to człowiek, który opowiada o sobie niestworzone rzeczy. Dlaczego? Nie wiem, nie może wytrzymać własnego towarzystwa. Po prostu nie wystarcza mu to, kim jest. A kim jest? Chłopcem z Falenicy. Czasem Joanna mówiła takimi skrótami, że Lorentyna zupełnie jej nie rozumiała, ale to nic, to ją zaciekawiało. Kiedy weszły na drewniany ganek, gong ogłosił godzinę dziewiątą. Mama przestrzega przed mówieniem godzina 21, pierwsza, gdy chodzi o urodziny i tak dalej. Strzeliły korki niedrogiego szampana, w migotliwym świetle świec majaczył dziwaczny cyrkowy plakat, zdobycz skarwi, zapraszamy na karuzele chińskie i tureckie. Wśród zaproszonych kilka twarzy nigdy w dębkach nie widzianych, dziwaczny profesor, który zajmował się badaniem dna piaśnicy, z pewnością kolega mek, parabrydzystów, jakaś dama w rodzaju uty, nareszcie miłe buzie, i ktoś w rodzaju kolegi z pracy. Bajacowaty chłopak w nieokreślonym wieku. Opowiadał dowcipy zaczynające się od słów. Spotkało się dwóch lub spotkały się dwie. Nina podała świetną sałatkę, wędzone ryby, owoce, dużo wina, lizaki ze straganów. Ktoś przyniósł nagrania z doors. Po północy profesor zaczął mówić o gwiazdach, o przesądach związanych z gwiazdami i w ogóle o niebie. Ciekawa jestem, która gwiazda jest moja, powiedziała Lorentyna i spojrzała w górę. Proszę sobie którąś wybrać, zaproponował profesor. Zrobił to tak poważnie, jakby niebo było rzeczywiście w jego gestii. Ta, zawołała Lorentyna bez namysłu, i w tym momencie mała zielona gwiazda, jej gwiazda, zadrżała nagle, zamrugała i spadła, jak w animowanym filmie głupia historia. Nikt się z Lorentyny nie śmiał. Ani nikt jej nie współczuł. Nie zauważono, kiedy gwiazda spadła, nie znano sprawy. Ale Lorentynę to przeraziło. Czy nie za wcześnie na pierwszy dzwonek, na jakieś niegrzeczne ostrzeżenia? Poza tym żal jej było gwiazdki z nieba wyglądała na nową, nierozpakowaną jeszcze zabawkę. Lorentyna zaczęła pić wino, raz i drugi zaśmiała się hałaśliwie. Nikt na to nie zwracał uwagi, w końcu była tu tylko miłą buzią. Zresztą wszyscy hałasowali. Około pierwszej został już sam profesor i ten młody, nieokreślony jakby nagle wytrzeźwiał. Delikatny wiatr gasił świece. Wszyscy zainteresowali się nagle pracą Joanny. Wypytywali ją, jak to jest mieć dwadzieścia lat i być wychowawczynią na koloniach, i to na takich koloniach, na które przyjeżdżają dzieci z domów dziecka. Opowiadała, jak się Lorentynie zdawało, bardzo swobodnie i grzecznie. Nic nie wspomniała o chłopach. Mówiła, że te wszystkie dzieci są okaleczone, poturbowane w środku, jak wypatroszone lalki. Trzeba z nimi dużo być, zwłaszcza wieczorem, wtedy przestają kraść i mniej niszczą rzeczy. Trzeba z nimi dużo rozmawiać, a w każdym razie dużo do nich mówić, bo na ich zwierzenia nie ma co liczyć, nie wolno im opowiadać bajek. Dobrze jest dziko się z nimi bawić na świeżym powietrzu, ale bawić się naprawdę ostro, do utraty tchu, do bójki. Kiedy krew się rozgrzewa i mocno kipi, można o niejednym zapomnieć, a nawet chrapliwie parsknąć śmiechem oczywiście nie na długo. Człowiek w końcu nie jest w stanie zapomnieć, że przyszedł znikąd. Przez chwilę Lorentynie wydawało się, że za płotem zamajaczyła biała twarz Meg. O mało nie krzyknęła, tak nagle ta twarz się wynurzyła, ale to wszystko z widy, za dużo wina. Robiło się późno i chłodno. Inne gwiazdy też chyba pospadały, zresztą wszystko jedno. Piotr wstał i wyszedł przed ganek. Zniknął na chwilę gdzieś za drzewami. Czy poszedł poszeptać z meg, czy jednak tam była? Ale po co? Nina dyskretnie zaczęła zmywać naczynia, ale profesor, lekko już zaczerwieniony, podobny trochę do świętego Mikołaja ze złych rysunków, zadał Joannie jeszcze jedno pytanie. Skąd tak to dobrze wszystko wiesz? Sama jestem stamtąd, powiedziała spokojnie, i w taki sposób, jakby jej to wcale nie obeszło. Ale kiedy profesor wychodził, pokazała mu język. Było ciemno i czarno, kiedy zostały same. Nina posłała im na górce, gdzie nocowała kiedyś Lorentyna. Znajomy Kontek był jakoś solidnie wysprzątany, coś przybyło, coś zniknęło. Spały na pachnących siennikach w sumie nie było im źle. Rozdział 17. o dziesiątej skrzypnęła furtka, Piotr i Nina wybierali się do lasu. Była mowa o jakichś koszach i słojach i szczególnie wielkich amerykańskich jagodach. Lorentyna poczuła znajome ukłucie porannej paniki. Wczorajszy wieczór zobaczyła w białym, mroźnym filtrze. Dlaczego Piotr tak mało mówił? Czy był na nią wściekły? Postanowiła zagadać strach. Usłyszała, że głos jej brzmi sztucznie, ale brnęła. Szkoda, Joanno, że Piotr nic wczoraj nie opowiadał. Chciałabym, żebyś go lepiej poznała. Bardzo. Daj spokój, nudziarstwo. Tak mówisz, jakbyś go znała. Przecież go znam, o tyle o ile. Joanna zaśmiała się figlarnie i gardłowo, trochę tak jak śmieje się Piotr. Nie znoszę tych jego historyjek. Afryki? Ptasiej strony świata? Lorentyna kipiała oburzeniem licealistki. To bajki dla dzieci, nigdy tam nie byli. Biegasz za nim, a nie wiesz kto to jest. A ty uważasz, że co? Że kto to jest? spytała ze złym spokojem Lorentyna. Główniasz! Starzejący się, miły gówniarz. Joanna przybrała jakiś brzydki, pogardliwie czuły wyraz. Wiesz coś o nim? Mówiłam ci, tylko ty nie słuchasz, nie widzisz. To chłopiec z falenicy, sierotka. Przez jakiś czas pracował w zoo, czyścił klatki z małpami. Jedna prostytutka razem z nim na każdą małpę wołała jaćka. Zaganiali je spać długim kijem, potem nie wiem co było, potem czymś tam zarządzał. Zrobił zaoczne studia, sam się przede mną wygadał. Kiedyś w lesie. Może był pijany. Znaleźliśmy prawdziwka. Znowu śmiech. Lorentyna zaczęła płakać. Głuche spazmy wstrząsały jej dziecinnymi, miękkimi plecami. Prawie, że widziała siebie z zewnątrz, drżała, jakby była poduszką na trzepaku. Ale dlaczego? Dlaczego? Nie wiem dlaczego, lubi kłamać. Miał blade życie, nie lubi siebie, nie wiem. Ale dlaczego? Uradziła go jakaś szara myszka, nic nie wiedziała, niczego nie umiała. Mąż odszedł od niej, kiedy nasz przyjaciel miał trzy lata. Lepiej późno niż wcale. Gdzieś się skrył, w jakiejś Patagonii, może stamtąd czerpiemy natchnienie. Kiedyś przysłał jej sto dolarów i w końcu na dobre zniknął z horyzontu. A potem i ona zginęła. Zginęła? Tak, w wypadku. Rozsypał się gołębnik z swalenicy. Wtedy Piotrka zabrali, tak? Tak samo jak ciebie? Dokładnie. Wszystkie dzieci są nasze. O Boże. Jesteś rozczarowana? Daj spokój, nie chciałam ci psuć zabawy, jeżeli jest miły w łóżku. Myślisz, że mu się to śni? Idiotka, jak może się nie śnić? Lorentyna znowu zaczęła szlochać. Jej własne życie wydało jej się nagle poważnym wykroczeniem. Te 16, nie, 17 tortów, tymczasem Piotr tam, przez pół życia. Zwracam ci uwagę, niektórzy to wytrzymali, zresztą nie zawsze był tam, wakacje podobno spędzał tutaj. To jest dom jakiejś ich kuzynki czy ciotki. Chcesz, pomyszkujemy. To cię zawsze bawiło. To prawda. Lorentyna z hałasem wytarła nos. Zawsze lubiła szperać w czyichś rzeczach. Suche kwiaty, listy, wyrzucone drewniane chodaki. To wszystko coś opowiadało, coś wyjaśniało lub zaciemniało. To miało swoją mamę i dziadka. A teraz w dodatku jego rzeczy, jego zapachy. Poczuła znajomą rozkosz przestępstwa i coś jeszcze, o czym nie chciała myśleć. To było związane z Joanną. Najpierw przejrzały stertę pożółkłych firanek. Potem zainteresowały się kulawą skrzypiącą szafką. Drzwiczki otworzyły się bez trudu. Wypadł z nich stary, pomarańczowy brulion. – Boję się – powiedziała Lorentyna. – Wygląda na pamiętnik. – Bo to jest pamiętnik, na pewno. Coś mi o tym wspominał. Zapiski jego matki. O swojej matce Piotr jej opowiadał? O tej prawdziwej Joannie opowiadał? Dlaczego Joannie? Dlaczego wszyscy się jej zwierzają? Jakie to wszystko zagmatwane – Nagle przemknął Lorentynie pod powiekami obraz białej kobiety siedzącej na werandzie wśród kiczowatych sahibów w Kenii. Na ten wyraźny i czysty rysunek nałożyły się szare kartki pamiętnika, pokryte nierównymi literami, a czasem ozdobione nieostrym zdjęciem. Pismo na piśmie. Na martwej morskiej fali niekiedy mewy kreślą skrzydłami takie hieroglify. Rysunki na rysunkach. Pamiątki zrobione z pamiątek. No tak, myszka pisała pamiętnik. Lorentyna zapragnęła nagle, żeby to wszystko można było cofnąć. Gdyby tak dostać migreny i uciec. Ale nie. Joanna by ją wyśmiała, albo by się zaczęła mądrze nią opiekować, jak piegowatym Fryderykiem, i to byłoby dopiero nieznośne. Lorentyna otworzyła brulion. Był nieoczekiwanie twardy. Pod datą 17 lutego zaczęła czytać. Wyszłam na dwór. Chodzę między wypłukanymi ogródkami. A kiedy szłam do szpitala, był śnieg. Wszyscy pytają o dziecko, mówią, żeby tylko nie miało skazy, winszują, że chłopiec. Wszędzie jeszcze szaro, ale drewniane domy otwierają już oczy. Chochoły się przeciągają, koty buszują w śmietnikach, powietrze pachnie mokrą grudą. Współdzielnik, kierownik nie pozwala telefonować. Była u mnie kobieta z rejonu, objeżdża falenice na rowerze. Jaka będzie ta wiosna? Nikt mnie nie całuje, boję się. Z tego wszystkiego znów zaczęłam palić. Śnił mi się sen. Tego już było za dużo. Sen weśnie. Lorentyna nerwowo odłożyła pamiętnik nieżyjącej kobiety. Ziewnęła nerwowo, zaczęła drżeć. Skuliła się z nosem wciśniętym w poduszkę, tak jak to czynią małe lisy w norach. Lisy są nie tylko w Afryce, w falenicy też. Pomarańczowy brulion powoli zamieniał się w daszek ratownika. To nic, to nic, bo i tak, ale co i tak nie wiadomo. Joanna zaczęła ją głaskać, zdaje się, że pocałowała w kark, ale to nie było potrzebne. Lorentyna toczyła się już wyboistą drogą w stronę niewiadomego. Słychać było daleki rytm pośpiesznego pociągu. Po drodze mignął znak drogowy, dotyczy również chomika. Rozdział osiemnasty. Lorentyna obudziła się koło południa. Wyraźnie czuła, że na dole ktoś czeka, a ściślej czyjeś intensywne czekanie obudziło ją, jak spojrzenie. Ale to nie na nią czekano, lecz na Joannę. Są tacy ludzie, dookoła których zawsze coś się dzieje. Ojciec musiał grać w warcaby, bo dookoła niego nic się nie działo, albo niczego nie kusił. Widocznie Joanna, niewiele mówiąc, kusi to coś. Na samym środku ścieżki, w jaskrawym świetle godziny dwunastej, stał siedmioletni, niewiarygodnie chudy i potargany chłopczyk. Wszystko byłoby w nim brzydkie, gdyby nie uśmiech. Rozkoszny i szczerbaty uśmiech wieloryba. Fryderyk, przemknęła Lorentynie przez głowę, i nagle zaczęła się już układać jakaś rozsypanka, układanka. A więc Fryderyk, chłopak z domu dziecka. Tyle razy uciekał sam, czemuż by nie miał uciec za Joanną? Będzie miała niespodziankę, ale nie, stop. To chyba nie żadna niespodzianka. Czyż nie byli oni umówieni? Czy to nie na Fryderyka czekała Joanna? Boże na kogoś w dębkach czekała, patrząc na wszystkie inne twarze przez firankę obojętności? To było jasne, tak, tak. Wszystko się zgadza. Joanna wykradła dziecko z przytułku. Może nie wykradła, może adoptowała. Jest taka nieobliczalna, a może jest odpowiedzialna? Takie rzeczy nie mieściły się w kodeksie Lorentyny. Z trudem walczyła o miejsce dla siebie, siedemnastoletniej, ale Joanna nie jest Lorentyną. Dla niej świat nie kończy się na salonie gier, ani na biedronkach, ani na tej miłości, którą jak kroplomierzem dawkują mężczyźni. No, oczywiście czekała na Fryderyka. Czy nie dlatego uciekła nagle z karwi, zostawiając niedopitą szklankę szampana? Czy nie dlatego snuła się koło rozklekotanego telefonu i koło pocztowego wagonu? Lorentyna spojrzała uważnie na chłopca. Czy to jest ktoś, kto umiałby wysłać depeszę? Fryderyk milczał czujnie, jak zwierzę, które nie uczyni pierwszego ruchu. Ale nie było w nim lepkiej lękliwości. Było w nim coś, co upodobniało go do Joanny. Jakaś buta, może nawet pycha, stał jak skamieniała figura okryta szarymi szmatkami. Gdzieś głęboko w środku była naprężona sprężynka, zawsze gotowa do skoku. Lorentyna poczuła mocne bicie serca, niezręczność i ciekawość, jakby znalazła się u obcych ludzi w łóżku. Ale nie odwróciła się. Patrzyła jak na kryminalny film z własnego życia. Czy kiedyś Pan Bóg. Puści im wszystkim wideo. Ale oto Joanna wytoczyła się z za rogu ukrytego w modrzewiach. Wytoczyła się pośpiesznie, ale skocznie, w wielkich, męskich drewniakach i była jak sama radość, jak ostateczność. Obok niej, utykając w piachu, szedł jakiś nie wiedzieć czemu zupełnie nieważny policjant. Przystanęli koło Fryderyka. Policjant wręczył Joannie szary tobołek. Pewno rzeczy małego, a Joanna podpisała dokument. Policjant odwrócił się jak kukułka i w półobrocie zasalutował. Fryderyk też zasalutował. Przyłożył rękę do niewiarygodnie nastroszonych strąków, a z ust wypuścił triumfalny balon gumy. Zaraz potem skulił się, nadał policzki i, jak małpa, wskoczył Joannie na ramiona. Nie ugięła się pod tym ciężarem. Wydała z siebie nieokreślony okrzyk wojownika i niczym juczny dromader ruszyła z małym w stronę plaży. Lorentyna nie zawołała za nimi, ani nie pobiegła. W głowie miała czarną watę. Bardzo potrzebowała morza. W ogóle potrzebowała wody. Być w wodzie, pić wodę. Mimo to nie wiedzieć czemu wybrała najdłuższą drogę tę koło kaplicy. Suchość sosen ustępowała tam łagodnym cieniem liściastych drzew. Najgłębszy, prawdziwie klasztorny cień znalazła pod dębami. Jedna tam tylko zabłąkała się jarzębina i przez jej wiotkie konary przeświecało słońce jak przez witraż. Lorentyna usiadła na małej, niby szkolnej ławce i potulnie złożyła ręce jak wtedy, kiedy higienistka oglądała paznokcie. Dlaczego Piotr ją oszukał? dlaczego przez cały czas ją oszukiwał? Czy tylko dziewczyny tak okłamywał, czy w ogóle wszystkich? Próbowała wyobrazić sobie, co się działo w jego głowie, kiedy mozolnie obmyślał sobie nową historię, a burzył starą. Czy czuł się źle, jak jakiś kupny redaktor, czy robił to bezwiednie, jak larwa, kiedy porzuca starą skórę? Czy czytał książki o Kenii? Zbierał zdjęcia? Dlaczego właśnie taką matkę wybrał, a nie inną, i dlaczego ptasią stronę świata? Czy dokuczył mu kolega w okrągłym białym kapeluszu? Czy ośmieszyła go tamta nieważna, mała matka, pachnąca ogórkową zupą? Dlaczego napisała w pamiętniku: Nikt mnie nie całuje? Anina? Czy gardzi nim za to? Czy otacza lepkim współczuciem? A może nic nie wie? No nie, musi wiedzieć. Przecież wypełniają wspólnie jakieś formularze, wyrabiają dokumenty. A może, a może, a może. Lorentyna już nie wiedziała, o co jej chodziło. Bolesny strumyk szumiał w jej głowie i raz po raz przynosił to nieznane i zdradzieckie słówko, może. Była potwornie zmęczona. Okrutne słówko zamieniało się powoli w bezmyślną paplaninę. Może, może. A jak może, nie pomoże, to pomoże, może, może. Czy można to wytłumaczyć Franciszkowi? Ale czy w ogóle można cokolwiek komukolwiek wytłumaczyć? Rozdział dziewiętnasty. Postanowiła pójść na plażę i rozmówić się z Piotrem. Ale co to właściwie znaczy rozmówić się? Jaki to okropny tekst. To pani Uta tak doradzała mamie, kiedy jeszcze ojciec był w domu. Musisz się z nim rozmówić, kochana. Straszne. Lorentyna spojrzała na swoje ręce. W cieniu kościelnych dębów, złożone na pulpicie ławki, wyglądały poważnie i ciemno, jakby była ikoną. A jednak po jej serdecznym palcu spacerowała Boża Krówka, jak rubinowy wędrowny pierścionek, jak przesyłka sprzed dwóch tygodni, ależ to było dawno. Wstała i próbując nie spłoszyć biedronki, powędrowała wolno w stronę morza. Za drzewami widziała przez chwilę Joannę i Fryderyka. Po płytkiej wodzie wlekli ciężki, bury ponton, pewno pożyczony od żołnierzy. Joanna wyglądała jak olbrzymka. Widać było, jak się będzie wzmacniać z każdym dniem, jak będzie potężnieć i zapominać. Już jej nikt nie będzie mógł zranić. Już jej nikt nie powie, że jest nieważna. Już nie będzie mogła pomyśleć przed snem, że się boi, przecież. bo przecież ona sama ma teraz na głowie coś ważniejszego niż strach. Może sobie na wszystko inne bimbać, tylko że pewno nie o to jej chodzi. Lorentyna nie rozumiała jeszcze do końca, o co jej właściwie chodzi. Czuła się porzucona i zdradzona, a jednocześnie nie mogła się na tym skupić. Już nie była częścią Joanny. Patrzyła jak tamta odchodzi. Oczy ją dziwnie swędziały, ale serce było martwe, jak znieczulony policzek u dentysty. Ten Fryderyk, malarz ichtiozaurów. Fryderyk wyglądał przy Joannie jeszcze bardziej chudziutki i drobny i przeraźliwie biały, żeby tylko nie dostał wstrząsu termicznego, pomyślała prawie na głos i niedorzecznie się roześmiała. Tym wstrząsem termicznym straszył ją zawsze Rafał, kiedy chciał ją mieć przy sobie, a ona wypływała na materacu Bóg wie jak daleko, byle tylko pogrążyć się w rozkoszy bycia samej. Byle się tulić bezkarnie do wielkiej własnej przestrzeni między niebem a wodą. Zobaczysz, zaśniesz, spadniesz i co ja będę bez ciebie robił, marudził Rafał jak niańka i nie wiedział, że to on zniknie w nieprzytulnej ciemności, a ona co będzie bez niego robiła. Wstrząs termiczny. Lodowaty szok? e tam, Fryderykowi to nie grozi. On już nigdy. Joanna już nigdy. Lorentyna nie chciała dłużej myśleć o tych dwojgu. Nie zawołano jej przecież, nie zaczekano, nie zatroskano się o nią. Zresztą, czy to odpowiednia chwila, żeby być we trójkę? W blasku pustej plaży, na gigantycznym materacu, pod opieką słońca, jak przy opiekuńczym słoniu, Joanna rodzi sobie dziecko i opiekuna – a Fryderyk na nowo jest rodzony. Tak czynią młodzieńcy z Nowej Gwinei, kiedy z ich potencją coś jest nie tak. Można mieć piętnaście i dwadzieścia lat i być na nowo rodzonym. Wystarczy wczołgać się pod spódnicę odpowiedniej kobiety, a ona inscenizuje poród. I bardzo dobrze. Ale co ma do tego ona, Lorentyna? Skryła się za pniem drzewa, ściągnęła Adidasy, odczekała chwilę, i wreszcie boso uparcie podążyła w stronę ich miejsca. Och, niepotrzebnie tak wcześnie uznała to miejsce za gniazdo. Działała jak jakiś pomylony bocian. No ale trudno, teraz nie może już się dziać nic innego niż to, co się dzieje. Żwawy rytm biegu zbudził biedronkę. Opuściła miejsce postoju i przestała być pierścionkiem. Och, Lorentyna miała tyle spraw na głowie, a teraz jeszcze i to. Szła energicznie samym brzegiem plaży. Wilgotny piasek chłodził rozgrzane stopy, chłodził ją całą. Szła szybko i gniewnie, jakby miała coś do załatwienia. Ale co właściwie? Im bardziej było morsko i wietrznie, im bardziej błękitniała mewa na horyzoncie, tym bardziej gniew Lorentyny stawał się mniej gniewny. Powróciła pokrętna działalność filtrów. Cała wczorajsza noc pojawiła się nagle w mglistym filtrze wątpliwości i łaski. Pomarańczowy brulion przestawał krwawić przykro i skandalicznie. Zwolna stawał się beżowy, a może nawet płowiał poczciwie jak zeszłoroczny zeszyt w kiosku. Cóż to właściwie się stało takiego? Czy człowiek, kiedy mu smutno, nie ma prawa zmyślić sobie własnej Afryki? Czy nie jedno dziecko nie wolałoby skryć się w ptasiej stronie niż w czarnym, dajmy na to, pokoju? A nawet jeśli przyjąć, że Piotr nie jest dzieckiem to czy nie ma prawa postawić sobie złotej kulki na zakurzonym biurku urzędnika? Obie jego matki, czy nie są jednakowo miłe? Ta w białej sukni wyczekująca na tarasie i ta niedość całowana, tuląca do piersi małego, być może wilkołaka? Przecież mówiła listonoszka, że są wilkołaki na świecie. Wszystko powoli nabierało tempa, aż w końcu zawirowało jak w kalejdoskopie. Lorentyna zaczęła biec, gnała, aż słońce zakołysało się uprzejmie. Biedronka odleciała, ale to głupstwo. Już wiadomo, co Lorentyna zrobi. Przebaczy Piotrowi. To, że przeczytała cudzy pamiętnik, nie trapiło jej teraz ani trochę. Ostatecznie, ostatecznie wszyscy są tacy. Rozdział 20. Piotr biegł brzegiem morza, biegł rytmicznie, jak lekko atleta i Lorentynie wydawało się, że słyszy z daleka jego wypoczęty oddech. Nie widział jej. Patrzył gdzieś przed siebie w stronę błahych obłoczków. Nagle Lorentynie zrobiło się lżej, jakby spadły z jej pleców jakieś kamyki i poczuła, że morze pachnie. Rzuciła się w stronę Piotra i zamiast powiedzieć dzień dobry, zaczęła go boksować. A masz, a masz, a masz. Tłukła go bezradnie, tak jak to robią aktorki w filmowych komediach. A masz! Piotr poddawał się ciosom, najpierw rozbawiony, potem zniecierpliwiony, a potem już tylko znudzony. Lorentyna pomyślała, że on czuje się winny. Winny? Ale dlaczego? Przecież jeszcze nie wiedział, że ona wie, że rozgryzła jego tajemnicę. Nie dawał jej nawet komfortu przebaczenia, komfortu wybaczania sobie nawzajem. No, ma się rozumieć jego wykroczenia, jego zbrodnie są cięższego kalibru niż Lorentyny. Ofiarował jej fałszywych rodziców i fałszywą Afrykę, tak jak dzieciom ofiarowuje się sztuczne błyskotki w pudełku po złotym zegarku. I nie dość na tym, że przeskrobał. Nie pozwolił się przyłapać na gorącym uczynku, nie tłumaczył się, nie przepraszał, nie dał jej okazji do wielkiej sceny wybaczenia zrozumiałaby go, przytuliłaby i uścisnęła na zgodę tym mądrym uściskiem dorosłych już dobrze, dobrze od tego mnie masz, mój drogi tymczasem Piotr zamiast się znaleźć w tarapatach udaje lekko atletę to niesłychane, tak sobie po prostu biec w słońcu ach ty, ach ty, ach ty Piotr przewrócił ją na plecy i obezwładnił jak rozszalałego szczeniaka potem zaniósł do wody Pieścili się brutalnie i Lorentyna pomyślała wilkołak. I to było dobre, że tak pomyślała. Odprężyła się i otworzyła oczy. Pod wodą było jasno, prawie szmaragdowo. Byli oboje wielkimi rybami w akwarium. Czego tu się bać? Dopiero długo, długo potem, kiedy odpoczywali na piasku, niepokój zaatakował ją z nową mocą. Kolejne filtry znów zaczęły wszystko przesłaniać i przeinaczać. I Joannę, i Mek. Bo czy to naprawdę przypadek, że się znalazła w wiosce i przede wszystkim Piotra? Dziś rano na przykład sposób, w jaki Piotr biegł. Czy naprawdę biegł za kulistymi obłoczkami na horyzoncie? A może biegł za czymś, za kimś, do kogoś? Lorentyna przyłapała go na tym. Czuł się przyłapany. Nie mogła uwolnić się od dźwięków łap, 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 chlap, chlap. Zbyt blisko ma brotały fale. Stanowczo zbyt blisko. Lorentyna przytuliła usta do ciemnego, gorącego ramienia. Lepiej, ulga. Z głębi krótkiego snu wyłoniła się mama z landrynkami. Jej opanowany głos, jej szczupłe palce, zupełnie inne, niż pulchne palce Lorentyny. Mama stała nad nią i mówiła Umyj ręce, te cukierki są lepkie, będziesz się cała lepiła. Mama nigdy nie upiłaby się rozpaczliwie jak Ninka, nie tańczyłaby w spadających pantoflach. Mama prawdopodobnie wie, że starzejąca się kobieta, o ile nie jest wróżką, nie ma nic do roboty w dyskotece. Och, za mamę nie byłoby wstyd. Chociaż na przykład Paryż, mały skwer nad sztucznym jeziorkiem, paradujące dumne kaczki z granatowymi grzbietami, dekoracyjne koguty, zapach dobrej benzyny i perfum. I tam. François zamyślony z fajką albo z sensacyjną książką uciekający z domu pełnego burych kopert z Polski telefonów obcych ludzi bez mapy metra bez niczego ludzi z kiepskimi zębami hałasy, szepty no i te zapachy mama nie umiała Franciszka dostatecznie do siebie przyciągnąć nie umiała ani pięknie ani wstrętnie ani ciekawie zburzyć jego spokoju próbowała go więc przynajmniej zranić czy można zranić spokój Lorentyna wie, że to było dokładnie tak. Mama prowadziła z Franciszkiem walkę na zapachy. Ona, Anna. Ta sama Anna, która potrafiła żywić się gruszkami i słabym winem, teraz od rana do nocy Pitra siła. Gorąca słonina, grochówka, gołąbki, to były te kadzidła, które miały objąć Franciszka swoiście przyjąć do kręgu. Kończyło się na tym, że wychodził coraz częściej do traktierni na rogu. A Lorentyna tyła. Smutne to było. Któregoś dnia do zapachu koperku dołączył się zapach klęski. Ciekawe, czy matka Piotra nabiłaby sobie takiego guza. Tak, ale która? Ta w fantastycznym dzipie i w płóciennym kapeluszu, koniecznie płóciennym, czy ta w ślepej kuchni, w pogawędce z inkasentem. Lorentyna leniwie otworzyła oczy. W pierwszej chwili poczuła. Że ma mokre włosy i że te włosy chłodzą jej twarz jak deszcz. Ale to nie było to. Poczuła na twarzy cień. Przed nimi, a raczej nad nimi, stały dwie kobiety: Nina i Mek. Nina wyglądała, jakby miała świnkę. Spuchnięta twarz była pokryta grudkami marnego pudru. Może ugryzła ją pszczoła? Nie patrzyła wcale na Lorentynę. Nie odnotowała chyba tego, że leżeli z Piotrem we dwoje prawie nadzy z odrzuconym niestarannie prześcieradłem morza. — Choć Piotrze — powiedziała i nie wiedzieć czemu spojrzała na zegarek. Była ubrana, tylko niedorzeczne plażowe pantofle trzymała w rękach. Meg odwróciła się za maszyście i ruszyła w stronę skał i majestatycznej sylwetki wraku. — To mi przypomina Normandię — mruknęła. Lorentyna odruchowo pomaszerowała za nią. Szły w milczeniu. Meg, w ciasnym białym kostiumie, żelasta i sucha, przypominała starą skautkę. Z tą swoją twardą, północną francuszczyzną, z głową, nie pasowała do tego zmysłowego sierpnia i do jaskrawej plaży, gdzie, jak na tacy, podawali się sobie nawzajem smagli młodzi ludzie. Jedni niestarannie i komicznie grali w piłkę, inni błaznowali w wodzie, jeszcze inni, ociekający ciepłą żółtą oranżadą, przyciągali do siebie leniwe dziewczyny o dużych biustach. Nie gniewaj się, że cię wyciągnęłam. Przed rozwodem muszą być chwilę sami. Przed rozwodem? No właśnie. Widzę, że jesteście sobie wszyscy troje bardzo bliscy, ale jednak ty jesteś bardzo intensywna. Potrzebne im tetatet. Bliscy. Tak, tak. Kiedy ciebie poznałam, potraktowałaś mnie jak intruza. Lorentyna zaśmiała się nieszczerze. Mek ciągnęła. Gdybym miała czas, pozwoliłabym ci na to. Na co? Na małe zwycięstwo. Teraz ona wykrzywiła twarz. Lorentyna zamilkła. Coś się działo. Właściwie... Nie tak, coś bardzo prędko zaczynało się dziać, gdzieś w głębi, gdzieś nie wiadomo za którym filtrem. Tasowały się jakieś karty, zmieniała się ostrość w aparatach, występowały mgły i zamglenia, to znowu gazety, przynosiły rozwiązanie krzyżówki z zeszłego tygodnia. Co to było, co to jest? Przepraszam cię, jeżeli byłam wtedy brutalna. Widziałam, że bardzo chcesz być z nimi, że coś cię pociąga diabelnie w tej parze ludzi. Walczyłeś ze mną jak dzielne wilczątko, to zrozumiałe. Są tacy piękni. Można się od nich wiele nauczyć, wzmocnić się przy nich, świetnie zabawić, tak czy nie? A tu przychodzi jakaś jędza i wszystko burzy, kunsztowny układ trojga ludzi. Trójka, jakie to tajemnicze. Normalnie Lorentyna byłaby wściekła, tłumaczyłaby się jak w szkole z zaciętą miną, albo próbowałaby uciec, ale ten chłód, ten obezwładniający chłód pod stopami. Maszerowała więc obok Meg jak przykuta. Czekała na historyjkę. Bo że ją otrzyma, że nastąpi długie opowiadanie, tego była pewna. Więc tak. Meg poznała rodziców Piotra dawno temu, jeszcze w Kenii. W Kenii? Tak, w Kenii. Więc znowu trzeba będzie cofnąć taśmę. Meg grzebie w białej marynarskiej torbie przewieszonej przez ramię. Ma masę zdjęć z tamtych czasów. O, proszę, tu. Widzisz, ten, Dryblas, to jego ojciec, a ta szczupła dama, ledwie widoczna, bo skryta za kamerą, to matka Piotra. Była już wtedy bardzo chora, ale jeździła konno i fotografowała. A ten chłopczyk tutaj, który bawi się z wyżłem, to Piotr. Piotr? No, naturalnie, że Piotr. Ten sam zniecierpliwiony grymas. Szklanka, lemoniady, białe buty, typowy, bogaty chłopiec. Te myśli przerwała jej nowa biedronka. Wędrowała bez trosko po ramieniu w stronę przeznaczenia. Mek także ją zauważyła. Mrówka po tobie chodzi. Chyba czerwona mrówka. Są bardzo niebezpieczne, powiedziała i trzepnęła Lorentynę energicznie, jakby pasowała ją na rycerza. To biedronka. Przepraszam, nie wzięłam okularów. Filtry plątały się szare z czerwonymi i wpadały do milczącego morza. Pies, wyżył. – Co to za pies? Jego matki? A tamci wszyscy ludzie w obszernych kapeluszach, co to za ludzie. Tymczasem Mek mówiła dalej: Że w Kenii, że długo, że świetnie było, a że ona jest taka ruchliwa, więc znowu do Francji i wciąż praca dużo pracy, praca z narkomanami, praca ze staruszkami, wreszcie praca z dziećmi. A teraz ten wyjazd do Polski, spotkania z przyjaciółmi niespodzianki. Ach, taki ciekawy kraj. I wreszcie to, co najważniejsze, radość z kariery Piotra. Takie rezultaty w krótkim stosunkowo czasie. No, no, powiedziałaś: kariera? Naturalnie, kariera. Te jego prace z psychologii zwierząt, bardzo znane, bardzo czytane we Francji szczególnie, bardzo, bardzo. Tutaj może tak tego nie zauważono, nie doceniono, to się zdarza. Nikt nie jest prorokiem, no ale jednak sama rozumiesz, prawda? Założę się, że i ty to czytałaś jednym tchem. Lorentyna zagryzła wargi więc po prostu streszczał jej swoje prace, nie wiadomo śmiać się czy płakać och, gdyby tylko teraz wpadł jej w ręce pogryzłaby go jak kuna ale Meg, wyrzucając nogi przed siebie jak wartownik ciągnęła niezmordowanie i wartko z doświadczeniem sprytnej gaduły teraz dla odmiany rozprawiała o Piotra talentach pedagogicznych o jego kontakcie z młodzieżą no tak, o tym Lorentyna coś wiedziała Och, jak przykro, coraz bardziej przykro i coraz bardziej zimno się robi. No więc tak, jego kontakt z dziećmi jest fantastyczny. Z dziećmi? Bien sûr. Te parę lekcji, które słyszała gdzieś tam w świecie, to po prostu niagara pomysłów. Tak powiedziała, niagara pomysłów. Niezapomniane wrażenia. Meg uważa, że Piotr się marnuje. Lorentyna, nie wiedzieć czemu, zaśmiała się głupio. Pomyślała o ciemnym podbrzuszu Piotra, o prawie granatowym cieniu wieczoru. Ta jego praca w jakiejś firmie bez sensu. Mek chce go ściągnąć. Wyciągnąć właściwie, pardon, bo po to tu przyjechała. Chce mu zaproponować pracę, bardzo odpowiedzialną, wspaniałą, charyzmatyczną pracę. Pracę gdzie? O, u niej, u mek, w jej własnej szkole. Eksperyment w eksperymencie. To szkoła dla bardzo szczególnych dzieci: dla dzieci, które bardzo dużo przeżyły, dla dzieci, które dużo widziały mali bandyci, świadkowie morderstw i wojen. Takie dzieci nie chcą słuchać. Nie chcą się niczego dowiadywać, ode mnie od Ciebie. Do takich dzieci trzeba mówić inaczej, trzeba mówić z talentem. trzeba je przekonać, że świat jest wart ich uwagi. Wszystkie dzieci są wyjątkowe. Ja też. Meg spojrzała na Lorentynę jak na trójkową uczennicę, która rada by dostać cacko. Zawsze myślisz tylko o sobie, Wyglądasz na jedynaczkę. Lorentynie nie chciało się wdawać w spory z tykwą. Pójdzie z nią aż do skałek, a tam się pożegna. Zresztą i tak uczestniczyła w tym wszystkim jedną piątą głowy. Ważny jest oczywiście tylko Piotr. Więc jak to? Piotr miałby wyjechać? To niemożliwe. O tym nigdy nie było mowy. Gdyby Lorentyna była kotką, sierść zjeżyłaby się na jej plecach z przeczuwanej grozy. Miałaby go nie widywać, czy chociażby nie móc usłyszeć w telefonie. Przecież to śmieszne. No nie, śmieszne to nie jest. Przecież ich świat ograniczał się dotąd do małej pustyni plaży. Stąd w każdej chwili mógł ich strącić samolot przypadku. Byle jakiego przypadku? Jak starczy, z stacy, z jak stafli. Ale plaża moja taflo. Przecież przypadek można okiełznać. Tymczasem przychodzi ta czarownica i co? Gra w jakieś pośpieszne szachy. E, tam, Piotr nigdy się na to nie zgodzi. Nie zgodzi się, bo. Bo co? Inne słówko wypłynęło spod niagary pomysłów. Rozwód? Cóż to znaczy? Tymczasem mek to Do takich dzieci, z takimi dziećmi. To prawda, takie dzieci nie chcą słuchać. Czy Lorentyna, wbrew ironicznym spojrzeniom tykwy, jest takim dzieckiem? A co, jeżeli jest? Przecież tyle godzin przebywa w życiu sama, za wcześnie, stanowczo za wcześnie. Kiedy mama wychodziła wczesnym wieczorem, Lorentyna wszystko słyszała. Nie była wcale śpiąca, tylko nieruchoma. Otwierała oczy w ciemności, z firanek wychodziły czarne bociany, ze ściany sypały się czarne dźwięki, a z kąta wynurzał się ponury biurowy wieszak przebrany w szlafrok pana Astmy. Drżała wtedy, szczękała zębami. Szkoda, że Rafał nie chciał z nią spać. Może by się wcześniej od tego uwolniła, ale Rafał, wiadomo jaki był Rafał. Może za bardzo ją kochał, z jaką goryczą napisał jej ostatnią dedykację: Dziewczynie, która na głos czytała mi Norwida. To było wtedy, kiedy pierwszy raz wyjechała z Gośką i jeszcze tylko list był: Przeszłaś przeze mnie jak przez szatnię. Szkoda, ale Lorentyna nie mogła inaczej. Musiała wszystkiego próbować. Zresztą od wyjazdów z goścą też nie przeszło to lękliwe nocne drżenie. A tacy chłopcy jak czarna kurtka, od ich spoconych łap jeszcze się drżenie wzmaga. Dopiero teraz, dopiero w ramionach Piotra, u stóp niewidocznej wydmy, zapomina się o wszystkim. Jest gorąco i bezpiecznie, jak w środku chleba. A co będzie, jeśli Piotr wyjedzie? Bzdura nie wyjedzie. Będzie się bał przegranej. Lorentyna, jakoś tak chytrze w głębi wyobraźni, zatarła rączki i zaraz przeraziła się samej siebie. Przecież zaczęła rozumować jak podstępna żona. Biła na to, że mężczyzna jest słaby. W jego słabości upatrywała pole dla siebie. Nie, tak nie wolno. Cofnęła się na dawne pozycje jak w Chińczyku i zaczęła mobilizować ufną czułość. I wtedy to właśnie otrzymała cios, od którego runęła ta cała ledwo sklecona konstrukcja, złożona z pożądania, zamętu i tkliwości. Ale najpierw Meg zatrzymała się w sportowym marszu i spojrzała na Lorentynę, jakby w oczach miała lasery. No cóż, odkąd Piotr pokochał Joannę, nie jest tym samym człowiekiem, jak to Joannę. Jakim prawem, Joannę? O czym ta kobieta mówi? Lód pod stopami Lorentyny roztopił się. Zewsząd buchnęły na nią upały. Czuła, że palą ją policzki i ręce, a nawet włosy. A oczy? Tam chyba jest źródło ognia. Musiała dziwnie wyglądać, bo Meg w tym swoim białym kostiumie, na białej skórze odwróciła się raptownie jak duch, jak kostucha, i wymamrotała potulnie. Przepraszam. Zdaje się, że zrobiłem coś złego. I odeszła szybko, zamykając piaszczystą przestrzeń między Lorentyną a sobą, tak jak się zatrzaskuje drzwi. Lorentyna ruszyła pędem przed siebie. Słońce rozguśtało się jak lampa i poruszyło przypadkowe obrazy. Matka z tym swoim arytmetycznym chłodkiem podająca metalowy pieniądz żebrakowi i ten żebrak, który na nią splunął. Nieruchomy chłopiec wyłowiony z morza materac malowany w różowe ptaki, i dziewczyna obok niego, i jej wargi szepczące coś, co brzmiało jak modlitwa wstrząs termiczny. I znowu matka, blado uśmiechnięta, z niepotrzebnymi kluczami do mieszkania Franciszka, pouczająca Lorentynę, że gruszki klapsy należy jeść tylko w kąpieli. Chłodny pulpit ławki w kaplicy, dzieci niosące bukiety kwiatów do poświęcenia. Ostatnia biedronka strzepnięta ręką mek, żołnierz straży granicznej, ślepi muzykanci, jabłko jakieś całe w zmarszczkach jak stary Indianin, biały wilk ze snu, ojciec, znaki drogowe, stróż. Lorentyna dobiegła do bramy kempingu, minęła ją, obijając się o czyjeś plecaki i nie wiedząc ani po co to robi, ani w czyim imieniu działa, stanęła pod namiotem Joanny. Nie było nikogo. Na szarej, zmiętej trawie, która nie zdążyła jeszcze się podnieść, leżały resztki ludzkiego gospodarstwa, gospodarstwa Joanny. Sfatygowany czajniczek z bambusową rączką, fioletowe gumki, którymi Joanna ściągała swoje mocne włosy, jakieś sieroce, szare skarpety Fryderyka. Śpieszyli się. Parę kroków dalej na łysawym piachu majaczył okrągły ślad ogniska. Tuż obok, ciśnięty niedbale i nadpalony, zmięty w kulę, leżał list. Piotr pisał. Joanno, ukochana moja, błagam cię, nie uciekaj ode mnie. Wiem, że myślisz o ucieczce. Mało tego, wiem, że przyjechałaś po to, żeby uciec. Kochana moja, zostań ze mną. Powiesz... Że nie jesteś moja. Powiesz, że jesteś niczyja. Pamiętam, jak w zeszłym roku mówiłaś: Jestem niczyjakiem. Nie godzę się na to. Powiesz, że bredzę. No to bredzę. Miłość bredzi. Dlaczego jesteś taka dumna? Dlaczego nie chcesz kochać mnie za nic? Dlaczego w Twojej cudownej głowie pracuje jakiś zawzięty młot, który wciąż mnie miażdży i punktuje? Dlaczego mnie podsumowujesz? Stawiasz mi stopnie? Dlaczego jesteś sędzią? Zgoda, wygłupiłem się. Jak idiota podrzuciłem ci pamiętnik tej nieszczęsnej kobiety, znaleziony na strychu, żeby. no nie wiem, żeby pomniejszyć w Twoich oczach moją matkę, żeby zasłużyć na Twoje współczujące spojrzenie, licho wie na co. Przepraszam cię. Teraz wiem, że uważasz to za żałosny kicz, ale czy to jest naprawdę takie ważne? Wyparłem się mojej galanteryjnej Afryki, bo wydawało mi się przez chwilę, że potrzebne ci jest wywyższenie, że drażnią cię ludzie z korzeniami, że ich przewagi cię bolą, a ja zawsze będę w twoich oczach mamin synkiem. Już po paru godzinach domyśliłem się, że przejrzałaś moją żałosną grę. A więc jesteś, jak ja, znaleziony na śmietniku, kiedy to wczoraj powiedziałaś, wiedziałem już wszystko, że palnąłem błąd, i że ciebie stracę. Ale zrozum, zrozum, zrozum. Obraziłem cię po to, żeby ciebie zatrzymać. Czy to jest takie dla ciebie nieznośne, Joasiu? Czy nie możesz zamazać tego jak napisu na piasku? Przepraszam cię, słyszysz? Przepraszam. Chciałem porozmawiać o tym z twoją przyjaciółką, prosić, żeby mi pomogła dotrzeć do ciebie, ale to jeszcze zwierzątko. Chce się tylko bawić w kobietę i mężczyznę i błaga o korepetycję. Kiedy zaczynałem już mówić, wrzuciła mnie do wody. Jeśli całowałaś kiedyś jej piersi, a nigdy nie mówiłaś mi, że nie całowałaś, to wiesz, jak łakomie domaga się pieszczoty. I sama podaje się, jak cukierek. Czy mówiła ci, jak ją poznałem? Pocałowałem jej plecy, myślałem, że już przyjechałaś. Joanno, najdroższa moja, nie uciekaj ode mnie. Nigdy nie kochałem nikogo tak jak ciebie kocham. Zawsze wyznaczałem kobiecie ograniczone miejsce. Z tobą jest inaczej. Chcę uczestniczyć w całym twoim życiu, i w dobrym i w złym. I chcę, żebyś ty w moim uczestniczyła. Jeżeli nie możesz kochać mojej mądrości, to spróbuj pokochać moją głupotę. Joanno, proszę cię, wyjedźmy. Przecież wiesz, mam wspaniałą pracę we Francji, będę pracował. Będziemy oboje pracowali. Założę się, że osiągniesz w EE wspaniały sukces. Przecież to praca z dziećmi i to z jakimi dziećmi. Zresztą Mek ci o wszystkim opowiedziała. Specjalnie ją tu sprowadziłem, żebyście się poznały. Jest z tobą olśniona. Joanno, zaufaj mi. Nie odstąpię już ciebie ani na krok. Jeżeli chcesz, weźmiemy ze sobą Fryderyka, w mieszkaniu, które dla nas wynajmujemy, czeka na ciebie niespodzianka. To jest ptaszek, nazywa się gołąbek diamentowy. Na pewno spodoba się Fryderykowi, będziemy mieli syna, a potem drugiego, trzeciego, ilu będziesz chciała, będziemy spać w ogromnym łóżku, wypędzę z twojej głowy wszystkie złe sny, znam w końcu metody najwspanialszych czarowników. Nie chcę słyszeć twojego jęku w nocy i nie chcę w dzień widzieć, jak siedzisz po indiańsku w kucki i patrzysz w okno. Nienawidzę tej martwoty, tych twoich napadów potwornego spokoju. Kochana, kochana moja. Nina wie już wszystko. Papiery wysłane. Ty myślisz, że ona jest głupia, ale to nieprawda. Nie poniża ciebie litością, ciebie ani nikogo. Ona po prostu taka jest, lubi ludzi, a im się to wydaje podejrzane. Jasieńko, nie uciekaj przede mną. Całuję twoje, przecudowne ręce, Piotr. Lorentyna ciężko dźwigała się z klęczek, bo czytała ten list na klęczkach, tak jak powinno się go czytać nawet jeśli się czytało potajemnie. I krokiem robota zaczęła iść w stronę morza, jak zawsze o tej porze. Zresztą, wszystko jedno jej było, w którym idzie kierunku. Przeszłości nie ma. A przeszłość to jest pismo na piśmie. Przypomniał jej się ten mężczyzna, który kiedyś ukrywał się u matki. Bardzo potrzebował pisać, i wciąż brakowało mu papieru. Najpierw gryzmolił coś na odwrocie cudzych, niepotrzebnych maszynopisów, wyniesionych przez mamę z biura, a potem na marginesach, a potem jeszcze raz między wierszami, a potem maczkiem wszędzie, gdzie się dało i w końcu tam, gdzie się robił potworny tłok, pisał na własnych literach. Zresztą wszyscy tak czynimy, piszemy na kartkach rozdanych nam przez pana Boga. I on na nas pisze. I jedni na drugich piszemy. Potem on to podlicza. Może zbiera swoistą dokumentację, a może potrzebne mu to tylko do wystawiania ocen. Gorzej, kiedy w papierach powstanie straszliwy galimatias, wtedy niebo się gniewa. Być może on się gniewa. Życie Lorentyny, jak podejrzewała, przypominało wypracowanie nieudolnego ucznia. Uczeń kreśli zawzięcie, kreśli i kreśli, a w końcu drze zeszyt i wrzuca go do pieca. Nic z tego nie będzie. Przecięła na uko dymiącą wydmę i niepewna swoich nóg, jak chory źrebak, zatrzymała się przed przeszkodą. To Nina na nią patrzyła. Więc i ona, ona też próbowała patrzeć na Ninę. To była właściwie piękna kobieta. Dorodna. Jej ciemne, bujne ciało wynurzało się z kostiumu, jak żyzna ziemia, i z pewnością nadawało się jeszcze do miłości. Kobieta przygarnęła dziewczynę i trzymała w mocnym uścisku, jakby ją chciała w siebie wchłonąć. Lorentyna zamknęła oczy. Pachniało chlebem, upałem i waniliowym olejkiem do opalania. Skóra była wilgotna, a lekki pot wymieszałby się łatwo ze łzami, gdyby tylko mogła płakać. Może można urodzić się po raz drugi z jakiejś innej matki, chlebowej i gorącej. Ale nie, to wszystko nie ma najmniejszego sensu. Płacz się nie udawał, a uścisk zamierał w bezruchu powoli, niepewny sam siebie. Wszystko jest nie tak, powtarzała Nina, szeptała w kółko to samo jak dobroduszną kołysankę. Jak to nie tak, skoro tak? Jak to nie tak? Znowu nie tak? Filtry zawirowały bezradnie. Zepsuł się motorek w kalejdoskopie. Lorentyna wyrwała się z chlebowych objęć. Przed sobą zobaczyła ciężki wojskowy ponton, był pusty, wolny. Wskoczyła i odepchnęła się drewnianym wiosłem, raz, drugi, trzeci. Potem długo leżała na brzuchu. Wiał chłodny, zdecydowany wiatr i unosił ją coraz bardziej od nienawistnego, krzywo zapisanego brzegu. Widziała różowe latarki medus, ławice małych ryb podobne do nut i plamy słońca wynurzające się stopieli. Potem zawieszoną w głębinie zobaczyła gruszkę, zieloną gruszkę, wielką jak balon. Wystarczyło po nią wyciągnąć rękę. Przecież takie gruszki należy jeść w wannie. A czy może nie było wanną? Ta gruszka jest taka soczysta i siedzi na niej zielony ptaszek i mówi, nazywam się Gołąbek Diamentowy. Ładny jesteś, wypadałoby odpowiedzieć. W Lorentynie coś stuknęło. Coś zagruchotało, jakby odpiął się wielki zatrzask. Pachniało roztopioną gumą i niewyraźnie bolało, a potem była już tylko łagodna, przebaczliwa jama, pełna niczego. Pa! rozdział 21. Kiedy otworzyła oczy, zobaczyła nad sobą obraz złożony z wielu głów. Czy to lalki? Czy ona też jest lalką? To straszne, że kiedy się jest lalką, to wciąż się otwiera i zamyka oczy. No więc otworzyła je, zamknęła i znów otworzyła. Małe niebo nad nią, pełne było wykrzywionych twarzy. Niebo dudniło, kłębiono się tam, kogoś o coś proszono, na kogoś się gniewano, z niezliczonych czarnych ust, bo chyba wszystko to było czarne. Wydobywał się zwielokrotniony, nudny jak echo okrzyk. Wstrząs termiczny, wstrząs termiczny. Ale gdzież do licha jesteśmy, jeżeli jesteśmy? Gdzieś pod lasem? Gdzieś koło drewnianej kaplicy ozdobionej czerwoną jarzębiną? Na jakiejś drodze pełnej migotliwych cieni? Nie, to jednak las. Drzewa są niewyraźne i ciemnobrązowe. Czy to już zima? Całe szczęście, że ktoś powolutku zaczyna nastawiać obiektyw. Jakiś kotek, coś szepce, coś się wygładza, niebieska szmatka. Była gdzieś kiedyś taka niebieska szmatka albo torebka. Tunel. Jedziemy pośpiesznym pociągiem przez tunel, zaraz przyjedziemy. Jeszcze chwila, potrzebna jest jeszcze chwila. Daleko. W białej przecince między drzewami, tam, gdzie zaczynają pachnieć sosny, zamajaczyła wysoka sylwetka. Cyt. Stoi, Nie, rusza się! Mama przyjechała. Dębki 1989, choryniec 1990. Koniec powieści Agnieszki Osieckiej pod tytułem „Salon Gier. Czytała „Barbara Kobrzyńska,